William Shakespeare. Hamlet. Królewicz Duński. Tłumaczenie. Józef Paszkowski. Czyta Mikołaj-Rosun. Osoby: Klaudiusz. Król Duński. Hamlet. Syn poprzedniego a synowiec teraźniejszego króla. Poloniusz. Szambelan. Horacy. Przyjaciel Hamleta. Laertes, syn Poloniusza Woltymand, Korneliusz, Rosenkrantz, Gildenstern, Ozryk, dworzanie Ksiądz Marcelus, Bernardo, oficerowie Francisco, żołnierz Reinold, sługa Poloniusza, rotmistrz, poseł Duch, ojca Hamleta Fortinbras, książę norweski Gertruda, królowa duńska, matka Hamleta Ofelia, córka Poloniusza Panowie, damy, oficerowie, żołnierze, aktorowie, grabarze, majtkowie, posłowie i inne osoby. Rzecz się odbywa w Elzynorze. Akt pierwszy. Scena pierwsza. Taras przed zamkiem. Francisco na warcie. Bernardo zbliża się ku niemu. Bernardo. Kto tu? Francisco. Nie. Pierwej ty sam mi odpowiedz. Stój. Wymień hasło. Niech Bóg chroni króla. Bernardo? Ten sam. Bardzo akuratnie stawiacie się na czas, panie Bernardo. Tylko co biła dwunasta. Idź, spocznij, Francisco. Wdzięcznym wam za zluzowanie, bom zziął i głupio mi na sercu. Miałżeś spokojną wartę? Ani mysz nie przeszła. Dobranoc, jeśli napotkasz Marcella i Horacego, z którymi tej nocy straż mam odbywać, powiedz niech się śpieszą. Horacy i Marcellus wchodzą. Francisco. zdaje mi się, że ich słyszę. Stój. Kto idzie? Marcellus. Lennicy króla. Horacy. Przyjaciele kraju. Francisco. A zatem dobrej nocy, Marcellus. Bądź zdrów, stary. Kto cię zluzował? Bernardo. Dobranoc. Odchodzi. Marcelus. Hola, Bernardo. Bernardo. ho, czy to Horacy z tobą, Marcelu? Horacy. Niby on. Bernardo. Witajcie. Horacy. I cóż, czy owa postać i tej nocy dała się widzieć? Bernardo. Ja nic nie widziałem. Marcelus. Horacy mówi, że to przywidzenie i nie chce wierzyć wieści o tym strasznym, dwa razy przez nas widzianym zjawisku. Uprosiłem go przeto, aby z nami przepędził część tej nocy dla sprawdzenia świadectwa naszych oczu i zbadania tego widziadła, jeżeli znów przyjdzie. Horacy. Nic z tego ręczę, że nie przyjdzie. Bernardo. Usiądź i ścierp, że jeszcze raz zaszturmujemy do Twego ucha, które tak jest mocno obwarowane przeciw opisowi tego, czegośmy przez dwie nocy byli świadkami. Horacy. Dobrze, usiądźmy. Bernardo. Powiedz, jak to było? W przeszłej nocy, gdy owa jasna gwiazda na zachodzie, tę samą stronę nieba oświecała, gdzie teraz błyszczy i zamkowy zegar bił pierwszą, Marcel i ja ujrzeliśmy Marcellus. Przestań! Spojrzyjcie tam, nadchodzi znowu. Duch się ukazuje. Bernardo. Zupełnie postać nieboszczyka króla. Marcelus. Choracy przemów doń, uczony jesteś. Bernardo. Możesz być w większe podobieństwo, powiedz, choracy. Prawda słupie jest trwogi i zdumienia. Bernardo, Zdawałoby się, że chce, aby który z nas doń przemówił. Marcellus, Przemów doń, choracy! Horacy, ktoś ty, co nocnej pory nadużywasz i śmiesz przywłaszczać sobie tę wspaniałą wojenną postać, którą... Pogrzebiony duński monarcha za życia przybierał. Zaklinam cię na Boga, odpowiadaj. To mu się nie podoba. Patrz, odchodzi. Stój, mów, zaklinam cię, mów. Duch znika. Już go nie ma. I cóż, choracy? Pobladłeś, drżysz cały. Powiesz, że jeszcze, że to urojenie? Co myślisz o tym? Bóg świadkiem, że nigdy nie byłbym temu wierzył, gdyby nie to tak jawne, dotykalne przeświadczenie własnych mych oczu. Nie jest, że to widmo podobne powiedz do zmarłego króla? Jak ty do siebie. Taką właśnie zbroję miał wtedy, kiedy Norweszczyka pobił. Tak samo pomnę. Marszczył czoło wtedy, kiedy po bitwie, zaciętej na lodach, rozbił tabory Polaków. Rzecz dziwna. Tak to dwa razy punkt o tejże samej godzinie przeszło marsowymi kroki. To widmo mimo naszych posterunków. Co by to w gruncie mogło znaczyć, nie wiem, a i wedle kalibru i skali mojego sądu jest to prognostykiem jakichś szczególnych wstrząśnień w naszym kraju. że i niech mi powie kto świadomy, na co te ciągłe i tak ścisłe warty poddanych w kraju noc w noc niepokoją? Na co to lanie dział i skupywanie po obcych targach narzędzi wojennych? Ten ruch w warsztatach okrętowych, kędy trud robotnika nie zna odróżnienia między niedzielą a resztą tygodnia. Co powoduje ten gwałtowny pośpiech, dający dniowi noc za towarzyszkę? Objaśnisz mi to kto? Horacy, ja ci objaśnię. Przynajmniej wieści chodzą w taki sposób. Ostatni duński monarcha, którego obraz dopiero co nam się ukazał, był, jak wiadomo, zmuszony do boju przez norweskiego króla Fortinbrasa, zazdroszczącego mu jego potęgi. Mężny nasz Hamlet, jako taki bowiem słynie w tej stronie znajomego świata. Położył trupem tego Fortenbrasa, który na mocy aktu pieczęciami zatwierdzonego i uświęconego wojennym prawem był obowiązany części swych krajów ustąpić zwycięzcy, tak jak nawzajem nasz król na zasadzie klauzuli tegoż samego układu, byłby był musiał odpowiednią porcję swych dzierżaw oddać na wieczne dziedzictwo Fortenbrasowi, gdyby ten był przemógł. Owóż syn tego panie. Brasa, awanturniczym pobudzony szałem zgromadził teraz, zebraną po różnych kątach Norwegii za strawę i jurgielt, tłuszcze bezdomnych wagabundów w celu, który bynajmniej nie trąci tchórzostwem, a który, jak to nasz rząd odgaduje, nie na czym innym się zasadza jeno na odebraniu nam siłą oręża w drodze przemocy wyż rzeczonych krain, które utracił był jego poprzednik. I to jak mi się zdaje, jest przyczyną owych uzbrojeń, powodem czat naszych i źródłem tego wrzenia w całym kraju. Bernardo, i ja tak samo sądzę, tym ci bardziej, że to zjawisko w wojennym przyborze odwiedza nasze czaty i przebiera na siebie postać nieboszczyka króla, który tych wojen był i jest sprężyną. Horacy, znak to dla oczu ducha płodny w groźbę, gdy Rzym na szczycie stał swojej potęgi, krótko przed śmiercią wielkiego Juliusza otworzyły się groby i umarli, błądzili, jęcząc po ulicach Rzymu. Widziane były różne dziwowiska, jako to gwiazdy z ogonem, deszcz krwawy, plamy na słońcu i owa wilgotna gwiazda, rządząca państwami Neptuna, zmierzchła, jak gdyby na sąd ostateczny. I otóż, jest samy poprzedniki smutnych wypadków, które jako gońce biegną przed losem albo są prologiem wróżb przyjść mających. Nieba i podziemia zsyłają teraz i naszemu państwu. Duch powraca. Patrzcie. Znów idzie. Zastąpię mu drogę, choćbym miał zdrowiem przepłacić. Stój, Maro! Możesz mi wydać głos albo przynajmniej dźwięk, jakikolwiek przystępny dla ucha. To mów, jest li czyn, jaki do spełnienia zdolny do pomóc tobie, a mnie przynieść zaszczyt? To mów, masz li świadomość losów tego kraju, które wprzód znając można by odwrócić? To mów, albo li może za życia pogrzebałeś to nieprawy sposób zgromadzone skarby, za co wy, duchy bywacie, jak mówią, skazane nieraz tułać się po śmierci? Kurpieje. Mów, stój! Mów! Zabierz mu drogę, Marcelu. Marcelus. Mamże na ani natrzeć halabardą? Natrzyj, jeśli nie stanie. Tu jest! Tu jest! Duch znika. Marcelus. Zniknął. Krzywdzi mi tę postać tak majestatyczną. Chcąc ją przemocą zatrzymać! Powietrze tylko chwytamy, i czcza nasza groźba złośliwym tylko jest urągowiskiem. Bernardo chciał coś podobno mówić, gdy kur zapiał. Choracy. Wtem nagle wzdrygnął się, jak winowajca, na głos strasznego apelu. Słyszałem, że kur, ten trębacz zwiastujący ranek, swoim donośnym, przerażliwym głosem przebudza bóstwo dnia, i na to hasło wszelki duch, czy to błądzący na ziemi, czy w wodzie, w ogniu, czy w powietrzu. Śpiesznie wraca, skąd wyszedł A że to jest prawdą, dowodem właśnie to Cośmy widzieli Marcelus Zadrżał i rozwiał się Skoro kur zapiał Mówią, że ranny ten ptak w owej porze Kiedy święcimy narodzenie Pana Po całych nocach zwykł śpiewać I wtedy żaden duch Nie śmie wyjść ze swego siedliska Noce są zdrowe Gwiazdy nieszkodliwe Złe śpi Ustają czarodziejskie wpływy tak święty jest ten czas i dobroczynny. Słyszałem i ja o tym i po części sam daję temu wiarę, ale patrzcie, już dzień w różanym płaszczu strząsa rosę na owym wzgórgu wschodnim. Zejdźmy zwarty, moja zaś rada, abyśmy niezwłocznie o tym, czegośmy tu świadkami byli, uwiadomili młodego Hamleta, bo prawie pewien jestem, że to widmo milczące dla nas przemówi do niego. Czy się zgadzacie na to, co nam zrobić zarówno serce, jak powinność każe Jak najzupełniej. I wiem nawet, gdzie go na osobności zdybiemy dziś z rana. Wychodzą. Scena druga. Sala audiencjonalna w zamku. Król, królowa, Hamlet, Poloniusz, Laertes, Woltymant, Korneliusz, panowie i Orszak. Król. Jakkolwiek świeżo tkwi w naszej pamięci zgon kochanego, drogiego naszego brata Hamleta. Jakkolwiek by przeto sercu naszemu godziło się w ciężkim żalu pogrążyć, a całemu państwu zawrzeć się w jeden fałd Kiru. O tyle jednak rozwaga czyni gwałt naturze, że pomnąc o Nim, nie zapominamy o sobie samych. Dlatego z zatrutą, że tak powiemy, od smutku radością, z pogodą w jednym, a łzą w drugim oku, z bukietem w ręku, a jękiem na ustach, na równi ważąc wesele i boleść, połączyliśmy się małżeńskim węzłem z tą niegdyś siostrą naszą, a następnie dziedziczką tego wojennego państwa. Co wszakże czyniąc, nie postąpiliśmy wbrew świetlejszemu waszemu uznaniu, które swobodnie objawione dało temu krokowi sankcje. Dzięki za to, a teraz wiedzcie, że młody Fortinbras, czyli to naszą lekceważąc wartość, czyli to sądząc, że z śmiercią drogiego brata naszego w królestwie tym znajdzie nieład i bezrząd i na tym jedynie budując płonną nadzieję korzyści, nie zaniedbuje naglić nas przez posłów o zwrot tych krain, które prawomocnie za sprawą świętej pamięci Hamleta, brata naszego z rąk jego rodzica, przeszły na własność danim. Tyle o nim, teraz że o nas i o celu, w jakim tu się zeszliśmy. Wzywamy tym pismem: stryja młodego Fortnbrasa, dzisiaj króla Norwegii, który z sił opadły, obłożnie chory. Może i nie słyszał o tych zabiegach swojego synowca, aby powstrzymał go od dalszych kroków w tej sprawie, aby mu wzbronił zbierania wojsk zaciągów złożonych wszak z jego wiernych poddanych. Wam zaś, Corneliuszu i Woltymandzie, poruczamy zanieść to pismo, łącznie z pozdrowieniem naszym, władcy Norwegii, nie upoważniając was do wchodzenia z nim w nic więcej nad to, co treść powyższych słów nakreśla. Bywajcie nam więc zdrowi, i niech pośpiech chwali gorliwość Waszą. Korneliusz i Woltymant. Jak we wszystkim, tak i w tym starać się będziemy jej dowieść. Nie wątpię o tym. Bywajcież nam zdrowi. Korneliusz i Woltymant wychodzą. Miałeś nas o coś prosić, Laertesie. Jakiż jest przedmiot tej prośby? Mów śmiało. Nie traci próżno słów, kto się udaje ze słusznym żądaniem do monarchydanii. Czegoż byś pragnął? Czego bym nie gotów spełnić w przód jeszcze, niżeliś zapragnął? Głowa nie bliżej jest pokrewna sercu. Ręka nie skorsza ku przysłudze ustom, jak tron nasz ojcu twemu, Laertesie. Czegoż więc żądasz, Lartes? Pozwolenia Waszej Królewskiej Mości na powrót do Francji. Skąd chętnie wprawdzie tu przybyłem, aby złożyć powinny hołd przy koronacji Waszej Królewskiej Mości. Ale teraz, gdym już dopełnił tego obowiązku, życzenia mojej myśli wyznaje, ciągnął mnie znowu do Francji, ku czemu o przychylenie się i przebaczenie. Kornie śmiem waszą królewską mość błagać. Król. Cóż, na to ojciec wasz mości przystajesz na to Poloniuszu? Usilnymi prośby puty kołatał do mojego serca, ażem do życzenia jego, mimo chętnie przyłożył pieczęć zezwolenia. Racz mu wasza królewska mość nie bronić jechać. Jedź więc. Rozrządzaj według woli czasem i łaską naszą. Do ciebie się teraz zwracam, kochany synowcze, Hamlecie, synu mój. Hamlet, na stronie trochę więcej niż synowcze, a mniej niż synu. Jakiż tego powód, że czarne chmury wciąż cię otaczają? I owszem, panie, jestem. Wystawiony bardzo na słońce Królowa Kochany Hamlecie Zrzuć tę ponurą barwę i przyjaźnie Wypogodzonym okiem spójrz na danie Przestań powieki ustawicznie spuszczać w ziemię O drogim ojcu rozmyślając Co żyje, musi umrzeć Dziś tu gości, a jutro w progu przechodzi wieczności To pospolita rzecz W istocie pani zbyt pospolita gdy wszystkim jest wspólna, czemuż się Tobie zdaje tak szczególna? Zdaje się, pani, bynajmniej jest raczej u mnie nic żadne zdaje się, nie znaczy. Niczym sam przez sie ten, oczom widzialny czarnej żałoby strój konwencjonalny, wietrzne z trudnością wydawane tchnienie, obficie z oczu ciekące strumienie, żałość na widok stawiana obliczem Miną gestami? To wszystko jest niczem, to tylko zdaje się, bo potajemnie można być obcym temu. Ale we mnie jest coś, co w ramę oznak się nie mieści, w tę larwę żalu, w liberię boleści. Godzien pochwały hamlecie ten smutek, którym oddajesz cześć pamięci ojca. Lecz wiedz, że ojciec twój miał także ojca, i że go także utracił tak samo jak tamten swego. Dobry syn powinien jakiś czas boleć po śmierci rodzica, lecz uporczywie trwać w utryskiwaniach. Jest to bezbożny okazywać upór sprzeciwiający się wyrokom niebios. Jest to niemęskie okazywać sercem, niesforny umysł i płochą rozwagę, bo skoro wiemy, że coś jest zwyczajnym. Jak każda inna rzecz, najpowszedniejsza, na cóż, stawiając opór konieczności, brać to do serca. Wstyd się. Jest to grzechem przeciw naturze, przeciw niebu, przeciw zmarłemu nawet. Jest to na ostatek wbrew rozumowi, który od skonania pierwszego z ludzi, aż do śmierci tego, którego świeżą opłakuję stratę, ciągle i ciągle woła. Tak być musi. Rzuć więc, prosimy cię, te płonne żale i pomnij, że masz w nas drugiego ojca. Niechaj się dowie świat, żeś ty najbliższym naszego tronu i naszego serca. Co się zaś tyczy twojego zamiaru wrócenia nazad do szkół witenberskich? Jest on życzeniom naszym wręcz przeciwny, przeto wzywamy cię, abyś się zgodził na pozostanie tu pod czułą pieczą naszego oka. Jako nasz najmilszy dworzanin, krewny i syn, królowa. O, Hamlecie, nie daj się matce prosić nadaremnie, pozostań z nami, porzuć myśl jechania do Wittenbergi. Hamlet, ze wszystkich sił moich będę ci posłusznym, pani. To mi piękna to się nazywa synowska odpowiedź. Pójdź, ukochana żono ta uprzejma. Nieprzymuszona powolność Hamleta rozpromieniła mi serce, dlatego każdy wzniesiony dziś na zamku toast, moździerze wzbiją w obłoki niebo, wtórząc radosnym królewskim wiwatom odpowie ziemi równym grzmotem. Idźmy, król, królowa, i wszyscy prócz Hamleta wychodzą. Hamlet. Bogdaj to trwałe, zbyt wytrwałe ciało. Stopniało. W lotną parę się rozwiało. Lub Bogdaj ten. Tam w niebie nie był karą, zagroził samobójcy. Boże, Boże, jak nudnym, nędznym, lichym i jałowym zda mi się cały obrót tego świata. To nie pielony ogród. Samym tylko bujnie krzewiącym się chwastem porosły. O wstydzie. Że też mogło przyjść do tego. Parę miesięcy dopiero jak umarł. Nie, nie. I tego nie ma. Taki dobry, taki anielski król. Naprzeciw tego istny Hyperion. Naprzeciw satyra. A tak do matki mojej przywiązany, że nie mógł ścierpieć nawet, aby lada przyostry powiew dotknął się jej twarzy. Ona zaś, trzebaż, abym to pamiętał. Wieszała mu się uszy i tak chciwie. Jakby w niej rosła żądza pieszczot w miarę zaspokajania jej i w miesiąc potem precz tą myślą, słabości, nazwisko twoje, kobieta. W jeden marny miesiąc nim jeszcze zdarła te trzewiki, w których szła za biednego mego ojca ciałem zalana łzami jako niobe. Patrzcie. Boże mój, zwierzę, bezrozumne zwierzę dłużej by czuło żal. Zostaje żoną mojego stryja, brata mego ojca, lecz który tak jest do brata podobny jak ja do Herkulesa. W jeden miesiąc, nim jeszcze słony osad łez nieszczerych zaczerwienionych powiek jej ustąpił. Została żoną innego, tak prędko, tak lekko skoczyć w kazirodne łoże. Nie jest to. Dobrym ani wyjść nie może na dobre, ale pękaj serce moje, bo usta milczeć muszą. Horacy Bernardo i Marcelus wchodzą. Horacy: Przyjm pozdrowienie, nasze drogi książę. Hamlet: Miło mi widzieć panów w dobrym zdrowiu. Wszak to horacy albo zapomniałem, jak się sam zowie ten sam, jak zawsze. Królewiczowskiej mości biedny sługa. Dobry przyjaciel, raczej. Weź to, mianowicie, mnie daj tamto. Cóż cię z Wittenbergi sprowadza? Wszak to Marcelus. Marcelus, tak, panie. Bardzo m'rad widzieć pana. Dobry wieczór. Ale na serio, powiedz mi, Choracy, co cię przywiodło z Wittenbergi? Skłonność do próżniackiego życia, mości książe tego by nie śmiał mi powiedzieć nawet twój nieprzyjaciel i sam też źle czynisz chcąc ucho moje przymusić do wiary w własne zeznanie twoje przeciw tobie wiem żeś nie próżniak jakiż więc być może cel przebywania twego w elzynorze nauczysz się tu pić tego przybyłem na pogrzeb ojca twego mości książę nie żartuj ze mnie szkolny towarzyszu Przybyłeś raczej na ślub matki mojej. W istocie prędko nastąpił po tamtym. Oszczędność, bracie, oszczędność. Przygrzane resztki przysmaków z pogrzebowej stypy dały traktament na ucztę weselną. O, mój choracy, wolałbym był ujrzeć najzawziętszego mego wroga w niebie, niż dożyć tego dnia. Mój biedny ojciec. Zda mi się. Że go widzę. Gdzie? Przed duszy, mojej oczyma. Widziałem go niegdyś. Był to król. Jakich mało? Człowiek, powiedz. Chociażby wszystko w tym fałszywym świecie było tym, czym się na pozór wydaje, jeszcze by drugi taki się nie znalazł. Zda mi się, że go widziałem tej nocy. Widziałeś? Kogo? Króla ojca w waszej książęcej mości. Króla? Mego ojca? zawieś na chwilę zdumienie, o panie, i bacznym uchem racz wysłuchać tego nadzwyczajnego doniesienia, które zgodnie z świadectwem tych dwóch zacnych ludzi mam ci uczynić. Mów na miłość boską! Przez dwie już noce po sobie idące wśród głuchej ciszy północnej cisz sami oficerowie, Marcel i Bernardo straż odbywając przy zamku, miewają następujące widzenie. Postać podobna do świętej pamięci Ojca Twojego, panie, uzbrojona jak najkompletniej od stóp aż do głowy, staje przed nimi uroczystym krokiem, przechodzi mimo, zwolna i poważnie, trzykroć przeciąga przed ich zdumiałymi i struchlałymi oczyma tak blisko, że ich nieledwie buławą dotyka. Oni zaś stoją. Jak wryć, jakby z galareceni przerażeniem nie śmiał przemówić do niej ani słowa, mając wieść o tym sobie przez nich udzieloną jak najtajemniej udałem się z nimi następnej nocy samotrzeć na wartę. I rzeczywiście o tym samym czasie w taki sam sposób co do joty, zgodnie z przywiedzionymi szczegółami przyszło widziadło, znałem Ojca Twego, Panie. Te ręce mniej są do siebie podobne. Gdzie się to działo? Na tarasie panie. Nie przemówił żeś do tego zjawiska? I owszem, ale żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Raz tylko podniosło głowę i zdało się chcieć coś powiedzieć, ale w tej chwili zapiał kur poranny, na głos którego zerwało się nagle i znikło nam sprzed oczu. Osobliwe jak żyw tu stoję, mości książę. Jest to rzetelna prawda, i mieliśmy sobie za to obowiązek donieść o tym Waszej książęcej mości. Zaprawdę to widmo niespokojność mnie nabawia. Macież tej nocy warte? Wszyscy trzej. Mamy, mości, Mamy, mości, mości książę. książę. Było więc uzbrojone? Wszyscy trzej. Tak jest, panie. Tak, tak jest, panie. Od stóp. Do głowy? Wszyscy trzej. Od czaszki do, Od kos czaszki czaszki do kostek. kostek. Nie widzieliście więc jego oblicza? Horacy. I owszem, miało przyłbicę wyzniesioną. Groźnież na twarzy wyglądało? Smutno. Bardziej niż gniewnie. Blado czy rumiano? O, blado, blado. I wzrok was wlepiało? Nieporuszenie. Szkoda, żem tam nie był. Byłbyś, był panie? osłupiał. Być może, być może. Długoż bawiło? Tak długo, jak długo by ktoś przy średnim pośpiechu sto musiał liczyć Marcellus i Bernardo o dłużej. Nie wtedy, kiedy ja byłem Hamlet siwąż miało brodę Horacy. — zupełnie taką, jaką zmarłego króla widziałem. Czarną, posrebrzoną. Będę dziś z wami nawarcie. Być może, iż przyjdzie znowu. Przyjdzie niezawodnie. Skoro przybiera postać mego ojca, muszę z nim mówić. Choćby całe piekło rozwarłszy paszczę, milczeć mi kazało. Co do was, moi panowie, jeśliście tę okoliczność dotąd zataili. Trzymajcie ją i nadal pod zamknięciem, i co bądź zdarzy się tej nocy, bierzcie wszystko na rozum, ale nie na język. Nagrodzę Wam tę dobroć. Bądźcie zdrowi. Pomiędzy 11 a 12 zejdziemy się na tarasie. Wszyscy trzej, słudzy Waszej książęcej mości. Bądźcie przyjaciółmi tak jak ja jestem waszym. Do widzenia. Horacy, Marcellus, Bernardo wychodzą. Duch mego ojca? Uzbrojony. Coś tu złego się święci, coś tu krzywo idzie, oby już była noc. Tymczasem jednak, milcz. Serce moje zbrodnie i z podziemi wychodzą, aby stać się widomemi. Wychodzi. Scena trzecia. Pokój w domu Poloniusza. Laertes i Ofelia. Laertes. Już rzeczy moje zniesione na pokład. Bądź zdrowa, siostro, a gdy wiatr przyjaźnie zadmie od brzegu i który z okrętów zdejmie kotwicę. Nie zasypiaj wtedy, lecz donoś mi o sobie. Ofelia, wątpisz o tym, co się zaś tyczy Hamleta i pustych jego zalotów. Uważaj je jako mamiący pozór kaprys krwi gorącej. Jako fiołek młodocianej wiosny, wczesny lecz wątły, luby lecz nietrwały. Woń, kilka tylko chwil upajającą, nic więcej. Więcej nic? Nie myśl inaczej. Natura ludzka kiedy się rozwija, nie tylko rośnie co do form zewnętrznych, jak w budującej się świątyni. Służba duszy i ducha zwiększa się w niej także. Być może i on... Ciebie teraz kocha, że czystość jego chęci jest bez plamy, ale zważywszy jego stopień, pomnij, że jego wola nie jest jego własną. On sam jest rodu swego niewolnikiem. Nie może jako podrzędni wybierać dla siebie tylko od jego wyboru. Zależy bowiem bezpieczeństwo, dobro całego państwa. Przeto też i jego wybór koniecznie musi być zależny od życzeń i od... Przyzwolenia tego wielkiego ciała, którego jest głową Jeżeli zatem mówi, że cię kocha Rozwadzę twojej przystoi mu wierzyć O tyle tylko, o ile on zgodnie ze stanowiskiem Przez się zajmowanym będzie mógł słowa swojego dotrzymać To jest, o ile powszechny głos dani przystanie na to Uważ, jaka hańba grozi twojej sławie Jeśli łatwowiernie po jego podasz ucho Serce sobie uwięzisz I skarb niewinności otworzysz jego zapędą wozy. Strzeż się, Ofelio Strzeż się, luba siostro I stój w odwodzie twojej skłonności zdala od niebezpieczeństw i napaści pokus Wstydliwe dziewczę za wiele już waży Gdy przed księżycem wdzięki swe odsyłania Na samą cnotę... Padardza obmowy, robak zbyt często toczy dzieci wiosny, nim jeszcze pączki zdążyły otworzyć. I kiedy rosa wilży młodość chorzą, Wpływy złośliwych miazm najbardziej grożą. Strzeż się więc, tarczą najlepszą w tej próbie Niedowierzanie nawet samej sobie. Treść tej nauki postawię na straży mojego serca. Nie idź jednak, bracie! Za śladem owych fałszywych doradców, którzy nam stromą i ciernistą ścieżkę cnoty wskazują, a sami tymczasem kroczą kwiecistym szlakiem błędów, własnych rad niepamiętni. Bądź o mnie spokojna i bądź mi zdrowa. Lecz oto nasz ojciec, Poloniusz, wchodzi. Podwójne błogosławieństwo, podwójne szczęście przynosi. Szczęśliwe spotkanie, które mi zdarza sposobność ku temu. Poloniusz, Laertes jeszcze tu? Dalej na okręt, wiatr wzdyma żagle, czekają na ciebie, raz jeszcze daję ci błogosławieństwo na drogę. Kładzie rękę na głowę synowi, weź jej, wraź sobie w pamięć tylko tych kilka przestrug. Nie bądź skorem myśli wprowadzać w słowa, a zamiarów w czyny. Bądź popularnym, ale nigdy gminnym. Przyjaciół, których doświadczysz, a których wybór okaże się być ciebie godnym, przykuj do siebie żelaznymi klamry ale nie pluga w sobie rąk uściskiem dłoni pierwszego, lepszego socjusza. Strzeż się zatargów, jeśli zaś w nie zajdziesz, tak się w nich znajduj, aby twój przeciwnik nadal się ciebie strzec musiał. Miej zawsze ucho otworem, ale rzadko kiedy otwieraj usta. Chwytaj zdania drugich, ale sąd własny zatrzymuj przy sobie. no się kosztownie, o ile ci na to mieszek pozwoli, ale bez przesady. Wytwornie, ale nie wybrednie, często bowiem ubranie zdradza grunt człowieka. I pod tym względem Francuzi szczególniej są pełni taktu. Nie pożyczaj drugim ani od drugich, bo pożyczkę daną tracim najczęściej razem z przyjacielem, a... Braną psuję rząd potrzebny w domu. Słowem, rzetelnym bądź sam względem siebie. A jako po dniu noc z porządku idzie, tak za tym pójdzie, że i względem drugich będziesz rzetelnym. Bądź zdrów, niechcie moje błogosławieństwo utwierdzi w tej mierze. Z pokorą żegnam Cię, ojcze i panie. Idź już, czas nagli. Wszystko w pogotowiu. Bądź zdrowa, siostro, i pamiętaj na to, co ci powiedział. Zamknęłam to w sercu, a ty masz klucz do niego. Laertes, bądź mi zdrowa. Wychodzi. Poloniusz. Cóż on tobie powiedział, Ofelio? Ofelia, coś, co tyczyło się księcia Hamleta. W porę mi o tym wspominasz. Słyszałem, że on cię często nawiedzał w tych czasach i że. Znajdował z swojej strony przystęp łatwy i chętny. Jeżeli tak było, a udzielono mi o tym wiadomość jako przestrogę, muszę ci powiedzieć, że się nie cenisz tak, jakby przystało dbałej o sławę córcy Poloniusza. Jakież wy macie stosunki, mów prawdę, oświadczył mi się ojcze ze swoją skłonnością. Z skłonnością. <grym> Mówisz jak dzierlatka niedoświadczona w rzeczach niebezpiecznych. Wierzysz li tym tak zwanym oświadczeniom? Nie wiem, co myśleć mam, mój ojcze. Nie wiesz. To ja ci powiem. Masz myśleć, żeś dziecko, gdy oświadczenia te bez poświadczenia rozsądku bierzesz za dobrą monetę, nie radzę ci się z nim świadczyć. Inaczej, że tej igraszki słów jeszcze użyję doświadczysz następstw. Niedobrych. Wynurzał mi swoją miłość bardzo obyczajnie. Tak, tak, bo czynić to jest obyczajem. I słowa swoje stwierdził najświętszymi, jakie być mogą przysięgami. Flewy, na młode wróble, wiem, jak gdy krew kipi, jak wtedy dusza hojną jest w kładzeniu przysiąg na usta. Nie bierz tych wybuchów za ogień, więcej z nich światła niż ciepła, a i to światło gaśnie w okamgnieniu. Bądź odtąd trochę skąpsza w przystępności. I więcej sobie wasz rozmowę swoją, niż wyzywanie drugich do rozmowy. Co się zaś księcia Hamleta dotyczy, bacz na to, że on jeszcze młodzieniaszek i że mu więcej jest wolno niż tobie. Może być wolno kiedykolwiek. Słowem, nie ufaj jego przysięgom, bo one są jak kuglarze czym innym, niż szaty ich pokazują. Orędownicami bezbożnych huci, biorącymi pozór świętości, aby tym łatwiej usiedlić naiwne serca. Krótko mówiąc, nie chcę, abyś od dnia czas swój marnowała na zadawanie się z księciem Hamletem. Pamiętaj, nie chcę tego. Możesz odejść. Ofelia. Pędęć posłuszną, panie. Wychodzą. Scena czwarta. Taras zamkowy. Wchodzą. Hamlet, Horacy i Marcelus. Hamlet. Ostry wiatr wieje. Przejmujące zimno. Horacy. W istocie bardzo szczypiące powietrze. Która godzina? Dwunasta dochodzi. Marcelus. Dwunasta biła już. Horacy. Już? Nie słyszałem. Zbliża się zatem czas, o którym widmo zwykło się jawić. Odgłos trąb i wystrzałów za sceną. Co to znaczy, panie Hamlet? To znaczy, że król czuwa z czarą w ręku, zgraje opilców dworskich przepijając. Każdy zaś taki sygnał trąb i kotłów jest triumfalnym hasłem nowej miary przezeń spełnionej. Czy to taki zwyczaj? Zwyczaj zaiste. Moim jednak zdaniem lubą tu zrodzonych z tym oswojonych. Lubniej byłoby taki zwyczaj łamać niż zachowywać. Te biby na zabój w pośmiech i wzgardy tylko nas podają u innych ludów. Beczkami nas mienią i trzodzie lewnej i właściwy przydomek hańbi nazwisko nasze. W rzeczy samej, choćbyśmy zresztą byli bez zarzutu, to jedno już by starło z naszych czynów zaszczytną cechę ich wnętrznej wartości. I pojedynczym ludziom się to zdarza. Nie jeden skutkiem naturalnych przywar, czyli to rodu, czemu nic nie winien, bo któż obiera sobie pochodzenie czy to jakiegoś krwi usposobienia, które częstokroć rwietem rozumu czy to nałogu przeciwnego formom przyzwoitości nie jeden, powiadam. Upośledzony w taki sposób, jaką szczególną wadą bądź to organicznie, bądź przypadkowo choćby jego cnoty były skądinąd jako kryształ czyste i mnogie jako być mogą w człowieku Tą jedną skazą zarażony będzie w opinii ludzi Jedna drachma złego Niweczy wszelkie szlachetne pierwiastki Duch wchodzi Horacy, widzisz go, panie? Hamlet Aniołowie pana, zastępów, miejcie mnie w swojej opiece Błogosławiony, śtyczy, potępiony Tchniesz litchem tchem, czy wyziewem piekieł Masz li zamiary zgubne czy przyjazne? Przychodzisz w takiej postaci, że muszę wydobyć z ciebie głos. Hamlecie, królu, ojcze mój, władco Danii, odpowiadaj! Pozostawiej mnie w nieświadomości. Powiedz, dlaczego święte kości twoje na wieki w trumnie złożone przebiły śmiertelny całun? Dlaczego grobowiec, w którym widzieli im cię, zstępującego, podniósł swe ciężkie marmurowe wieko, żeby cię zwrócić ziemi? Co to znaczy, że ty trup znowu w kompletnym rynsztunku podksiężycowy ten padł odwiedzasz, czyniąc noc straszną i nas, niedołężnych synów tej ziemi, wstrząsając myślami przechodzącymi metę naszych pojęć. O, powiedz, co to jest? Co za cel tego? Czego chcesz od nas? Horacy, daję ci znak, panie, abyś z nim poszedł, jakby chciał sam na sam pomówić z tobą. Marcelus, jak uprzejmym gestem wzywa cię, panie. W ustronniejsze miejsce. Nie idź z nim jednak. Horacy, nie chodź mości książę. Hamlet, chce ze mną mówić. Pójdę. Horacy, nie czyń tego. Łaskawy panie. Czekłż bym się lękał. To życie szpilki złamanej niewarte, a dusza moja jak on nieśmiertelna. Patrz, znowu na mnie kiwa. Pójdę za nim. A gdyby on cię zaprowadził, panie, nad przepaść, na brzeg owej groźnej skały. Która się stromo spuszcza w morską otchłań, i tam przedzierzgnął się w inne postacie, jeszcze straszniejsze, które by ci mogły odjąć o panie, przytomność umysłu i w obłąkanie Cię wprawić, zważ tylko. Już samo tamto miejsce bez żadnego innego wpływu budzi rozpaczliwe usposobienie w każdym, kto spostrzeże morze. Na tyle sążni tuż pod sobą i słyszy jego huk. Wciąż na mnie kiwa. Idź już, idź. Pójdę z tobą. Marcellus, zostań, panie. Hamlet. Puśćcie mnie. Wstrzymaj się, panie, pozostań. Los mój mnie woła i najmniejszą żyłkę mojego ciała czyni tak potężną, jak najsilniejszy nerw lwa nemejskiego. Duch nie przestaje kiwać. Ciągle mnie wzywa: puśćcie mnie. Wyrywając się, Ach, na Boga w upiora zmienię tego, co mnie dłużej wstrzymywać będzie. Idź! Śpieszę za tobą. Duch i Hamlet wychodzą. Choracy, imaginacja wszał go w prawie. Marcelus, idźmy w trop, zanim tu nie w porę posłuszeństwo. Idźmy, na czymże się to skończy? Widno, jest coś chorobliwego w państwie duńskim. Niebo zaradzi temu. Spieszmy za nim. Wychodzą. Scena piąta. Oddalona część tarasu. Wchodzą duch i Hamlet. Hamlet. Gdzie mnie prowadzisz? Mów. Nie pójdę dalej. Słuchaj mnie. Słucham. Zbliża się godzina, o której w srogie, siarczyste płomienie muszę powrócić znowu. Biedny duchu. Nie lituj się nade mną, ale bacznym uchem ogarnij to. Co ci mam odkryć? Mów. Powinnością moją słuchać ciebie. Jak nie mniej zemścić się, gdy mnie wysłuchasz. Zemścić się? Jestem duchem twego ojca, skazanym tułać się nocą po świecie, a przez dzień jęczeć w ogniu, póki wszystek, kał popełnionych za żywota grzechów nie wypali się we mnie. Gdybym miejsca mojej pokuty sekret mógł wyjawić, takie bym rzeczy ci opisał, których najmniejszy szczegół rozdarłby ci duszę. Młodą krew twoją zmroził, oczy twoje jak gwiazdy z posad wydobył, zwinięte, gładkie kędziory twoje wyprostował tak, że ich każdy włos. Stanąłby dębem jako na jeżu kolce, ale takich podań nie znosi ludzkie ucho. Słuchaj, o, słuchaj, słuchaj, jeśli choć cokolwiek kochałeś twego ojca. Przebóg! Pomści. Śmierć jego, dzieło ohydnego mordu. Mordu? Tak. Mordu, wszelki mord ohydny, lecz ten był nadzwyczajny, niesłychany. Dla Boga wymień go, wymień czym prędzej, abym na skrzydłach chyżych, jak modlitwa lub myśl kochanka, podążył ku zemście. Zdajesz się pełen dobrych chęci. Byłbyś też nikcze mniejszy niż najlichsze ziele, wegetujące nad brzegami lety, gdybyś pozostał na to obojętny. Słuchaj więc, słuchaj, Hamlecie! puszczono rozgłos, że podczas mego snu w ogrodzie wąż mnie ukończył. Takim to skłamanym powolem śmierci mej zwiedziono Danie, dowiedz się bowiem, szlachetny młodzieńcze, że ów małż, który zabił twego ojca, nosi dziś jego koronę. O nieba, stryj, nie zawiotły mnie przeczucia moje. Ten to bezwstydny, cudzołożny potwór. Zdradnymi dary czarami wymowy, Przeklęte dary, przeklęta wymowa, Która tak może złudzić. Ku sromocie potrafił skłonić wolę mojej niby cnotliwej żony o Hamlecie. Cóż to był za upadek Ode mnie, którego miłość Statecznie chodziła dłoń w dłoni Z ślubną przysięgą. W objęcia nędznika, którego dary przyrodzone były, naprzeciw moich tak liche, lecz jako cnota pozostaje czystą. Choćby ją sprośność w postaci niebianki usiłowała skusić, tak zła żądza, choćby ją łączył ślub z aniołem nawet, Prędko uprzykrzy sobie święte łoże i rzuci się na baróg, ale dość tego. Już powietrze ranne, a czuć mi się zdaje, muszę kończyć. Kiedy raz po południu, jak zwykle w ogrodzie, bezpiecznie zasnął, wkradł się stryj twój z flaszką zawierającą blekotowe krople. I wlał mi w ucho ten zabójczy rozczyn, którego siła tak jest nieprzyjazna ludzkiej naturze, że, jako żywe srebro, przybiega nagle wszystkie drogi, wszystkie kanały ciała, i jako sok kwaśny, wlany do mleka, ścina wnet i zgęszcza wszystką krew zdrową. Tak było i z moją, i wraz plugawy trąd, jak u Łazarza, wystąpił na mnie i brzydką skorupą pokrył mi całe ciało. Tak to śpiąc, ręką brata pozbawiony, dostałem życia berła i małżonki, skoszony w samym kwiecie moich grzechów. Bez namaszczenia, bez przygotowania, bez... Po rachunku z sobą wyprawiony, zdać porachunek z win jeszcze niezmytych o to okropne, okropne, okropne. Maszli iskierkę czucia, nie ścierp tego. Nie pozwól, że władców Danii było ohydnym gniazdem wszeteczeństwa Jakkolwiek jednak czyn ten pomścić zechcesz, Nie kalaj swojej duszy, nie czyń przeciw matce zamachów, Pozostaw ją niebu i owym cierniom, Które w głębi łona występnych siedzą, Zrobią one swoje. Bądź strów. Świecący robaczek oznajmia, że ranek już jest bliski, Wątłe bowiem światełko jego znacznie już pobladło. Żegnam cię, żegnam cię. Pamiętaj o mnie. Znika. Hamlet. O wy niebieskie potęgi! O ziemio! Cóż więcej! Mamże piekło jeszcze wezwać? Nie, nie! Krzep się, krzep się serce moje! Prężcie się nerwy! Pamiętać o tobie! Biedny duchu, stanie ci się zadość Dopóki tylko w tej znękanej głowie Pamięć żyć będzie Pamiętać o tobie Wraz pamięć moja z tablic swych Wykreśli wszelkie powszednie, tuzinkowe myśli Książkową mądrość, obrazy, wrażenia Płody młodości lub zastanowienia Wszystko, co związek ma z przyszłym mym bytem To coś mi zlecił to tylko wyrytem w księdze mojego mózgu pozostanie. Tak mi dopomóż, wiekuisty panie. O wiarłom na niewiasto, o łotrze uśmiechający się, bezszczelny łotrze. Muszę to sobie zapisać, że można nosić na ustach uśmiech i być łotrem. W Danii przynajmniej. Wyjmuję pugilares i zapisuje. Tak, siedź tu, stryjaszku. Teraz, że duszo moja pilnuj hasła, a tym jest, żegnam cię, pamiętaj o mnie. Przysiągłem mu być wiernym. Horacy za sceną. Królewiczu. Marcelus, podobnież. Książę Hamlecie. Chroń go, panie. Hamlet. Amen. Marcelus. Hop, 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 mości książe. Hamlet. Hop, hop, chłopcze. Tu, tu, mój ptaszku. Horacy i Marcelus wchodzą. Horacy. I cóż? Marcelus. I cóż, panie? Hamlet. Dziwy. Horacy. Opowiedz nam to, panie. Właśnie. Żebyście potem roztrąbili? Horacy. Jażbym mógł to uczynić? Marcelus. O. Ani ja pewnie. Hamlet. Cóż wy powiecie na to? Któż by sądził, ale... Będziecie milczeć. Horacy i Marcellus. Jak Bóg, Jak Bóg, Bóg w, niebie. w niebie. Nie ma na całą danie nikczemnika, który by nie był kompletnym ladaco. Horacy. Do objawienia nam tego nie trzeba, żeby aż duchy wychodziły z grobu. W istocie... Macie słuszność, Oh, już wtedy nie pozostaje nam teraz nic więcej jeno bez żadnych dalszych korowodów. Uścisnąć sobie dłonie i pójść z Bogiem. Wy idźcie, gdzie wam, każe iść interes lub skłonność. Każdy bowiem na tym świecie ma jakąś skłonność lub interes. Ja zaś w prostocie mojej pójdę się pomodlić. To są czcze tylko słowa mości książę. Przykro mi, żeście obrażeni. Z serca w istocie, z serca przykro. Mość książę, nie ma tu żadnej obrazy! I owszem, zaprawdę mówię wam, jest tu obraza i wielka! Co się tyczy tego ducha, jest to duch dobry. Poprzestańcie na tym, co zaś pomiędzy nim a mną tu zaszło. Ciekawość swoją w tej mierze przytłumcie całą możliwą dozą rezygnacji. A teraz, moi mili przyjaciele, w imię przyjaźni, w imię koleżeństwa, zróbcie mi jedną grzeczność. Jaką Panie, nie mówcie, coście widzieli tej nocy. Horace i Marcellus. Nie powiem, panie. Nie powiem, panie. Przysiążcie mi na to. Na honor. Nic nie powiem. I ja także. Na honor. Na ten miecz, raczej, przysiążcie. Jużeśmy, panie, przysięgli. Przysiążcie na ten miecz. Na ten miecz, mówię. Duch z pod ziemi. Przysiążcie. Hamlet. Ha, to ty stamtąd odzywasz się, stary? Słyszycie tego kipra tam w piwnicy? Przysiążcież, choracy. Na cóż mamy przysiądz, panie, że o tym, co się widzieli nikomu, nigdy, a nigdy nie powiecie słowa? Przysiążcież na ten miecz. Przysiążcie! Znowu, Ike tu Odmieńmy więc miejsce. Pójdźcie tu, moi panowie. Połóżcie na moim mieczu palce i przysiążcie, że o tym, coście słyszeli, nikomu nic nie powiecie. Przysiążcie. Krecie, tak prędko umiesz szybować pod ziemią? Wyborny z ciebie minier. No, panowie, horacy, na boga to są rzeczy niepojęte, Hamlet. Chciał, żebyś wszystko pojąć, o choracy: więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom. Pójdźcie tu, jak pierwej w imię Boga, przysiążcie, że jakkolwiek bym się kiedy wydawał dzikim, dziwacznym w obejściu, być bowiem może, że mi się na przyszłość wyda stosownym przybrać taką postać, że mówię: widząc mnie takim żaden z Was. Ani potrząsaniem głowy, ani wzruszeniem ramion, ani wreszcie jakimikolwiek wątpliwymi słowy. Jak to mm, wiem, ja albo mógłbym, gdybym chciał, albo gdybym był gadułą, albo są tacy, co by mogli. Zgoła niczym dwuznacznym nie da się domyślić, że wie coś o mnie. Poprzysiążcież na to, jeśli pragniecie, aby się nad Wami w nieszczęściu Pan Bóg zmiłował. Przysiążcie! Ukuj się, ukój, rozdrażnione duchu. Pomnijcie, że na wasz ślub, mili panowie, a przez to tylko taki biedny człowiek jak Hamlet będzie wam zdolny okazać swoją życzliwość. To was nie ominie. Teraz rozejdźmy się, świat wyszedł z formy i mnież to trzeba wracać go do normy. Wychodzą. Akt drugi. Scena pierwsza Pokój w domu Poloniusza Poloniusz i Reynold Poloniusz Reynoldzie, oddasz mu wasz mość, to pismo i te pieniądze Reynold Nie omieszkam, panie Zanim się jednak doń udasz, Reynoldzie, mądrze byś zrobił, abyś poprzednio o jego sprawowaniu się wiedział Tak też myślałem, panie Dobrześ myślał Bardzoś roztropnie myślał. Przede wszystkim wypytasz mi się najdokładniej, jacy są Duńczykowie w Paryżu, jak który i z czego żyje, gdzie bywa i jakie z kim ma stosunki. Gdy zaś skutkiem takich pytań, krętobadawczych, manowcowych pytań dojdziesz, że oni znają mego syna, wtedy przystąpisz do materii o nim bliżej niżeli w poprzednich pytaniach. Powiesz na przykład, udając, jakobyś znał go z daleka znam jego familię, jego przyjaciół a w części jego. Rozumiesz mnie, Reinholdzie? Najzupełniej. I jego w części wprawdzie dodać możesz niewiele, jestli on wszakże tym samym, o którym myślę, Wietrznik to, rozpustnik, skłonny do tego i tego. Zwal wtedy, co ci się żywnie podoba na niego. Jednakże nic takiego, co by mogło szwank przynieść Jego sławie. Tego strzeż się. Takie jedynie przypisz mu wybryki, jakie z młodością i krewkością w parze zazwyczaj chodzą. Więc na przykład hazard? Tak. Albo pochop do zwad, kląt w pijatyk, gahostwa wreszcie. Tak daleko możesz posunąć swoje kłamstwa. Ależ, panie, to by już Jego sławie szwang przyniosło. Bynajmniej, jeśli tylko będziesz umiał wziąć się do rzeczy Nie trzeba ci dawać do zrozumienia, że on w rządzach swoich jest rozpasany Tego nie chce, wytknij jego usterki tak subtelnie Żeby one się zdały tylko nadużyciem wolności Duszy ognistej wybuchem Obłędem wrzącej krwi Słowem, pustotą, właściwą wszystkim młodym Radbym wiedzieć, łaskawy panie do czego to wszystko? Tak, panie. Zaraz ci powiem. Mój zamiar uzasadniony i, jak się spodziewam, niepłonną skutku dający rękojmie. Skoro na mego syna złożysz waszmość te drobne chyby, niby skazy, którym ulega każda rzecz, gdy się wyrabia, wtedy, jeżeli tylko ten, którego za język ciągnąć, będziesz kiedykolwiek młodzieńca w mowę będącego widział jednej z powyższych praktyk oddanego... Ten ktoś, bądź pewien, przywtórzy ci zaraz w ten sposób. Mości Dobrodzieju, albo mój miły panie, albo widzisz pan. stosownie do zwyczaju miejscowego lub w miarę swojej atencji. Rozumiem. Skoro zaś to ci powie, powie potem. Cóżem to dalej miał mówić? Do licha. Miałem powiedzieć coś, nam. Czymżem stanął? Na tym podobno, że ktoś mi przywtórzy. Że ci przywtórzy, a! Tak więc wtedy ten ktoś przywtórzy ci pewnie w ten sposób. Znam tego pana, widziałem go wczoraj albo owego dnia, wtedy a wtedy. A z tym, a z tym i w istocie grał wysoko albo pokłócił się albo miał w czubku albo... — Widziałem, jak wchodził do domu podejrzanego i tak dalej. Tak to na wędę fałszu złowisz karpia prawnym. Tak to rozumni, zręczni ludzie, boczkiem, rzemiennym dyszlem zachodząc, umieją trafić do celu. I tak samo wasz mość, według wskazówki instrukcji, jaką ci udzieliłem, poweźmiesz językę o moim synu. Wiesz już, o co idzie. — Wiem, panie. Jedź więc, niech cię Bóg prowadzi. Dziękuję. Zresztą sam śledź jego kroki. Dopełnię tego. A niech mi się ćwiczy w muzyce. Dobrze, panie. Wychodzi. Wchodzi Ofelia. Bądź zdrów, ważność. Co ci to jest, Ofelio? Co się stało? Panie, takem strasznie się przelękła. Czego dla Boga? Siedziałam przy krosnach w moim pokoju, gdy wtem książę Hamlet z odkrytą głową, rozpięty w obwisłych brudnych pończochach, blady jak koszulach, chwiejący się na nogach, z tak okropnym wyrazem twarzy, jakby się wydostał z piekła i jego zgrozę chciał obwieścić, stanął przede mną. Czyliżby z miłości oszalał? Nie wiem, ale się obawiam. Cóż ci powiedział? Ujął mnie za rękę, nie mówiąc słowa i silnie ją trzymał. Cofnął się potem na długość ramienia i drugą rękę, przytknąwszy do czoła, w twarz moją wlepił oczy tak badawczo, jak gdyby ją chciał narysować. Długo tak stał, nareszcie lekko potrząsając moim ramieniem i kiwając głową, wydał tak ciężkie, żałosne westchnienie, że się stawało, iż mu piersi pękną i życie z niego uleci. Odstąpił wtedy ode mnie i powolnym krokiem szedł z odwróconą głową poza siebie, kierując się ku drzwiom. Przeszedł w ten sposób przez cały pokój bez pomocy oczu i wyszedł, ciągle wpatrując się we mnie. Muszę natychmiast udać się do króla. Są to objawy gwałtowne miłości, która się trawi w sobie i prowadzi do rozpaczliwych kroków tak jak każda inna namiętność trapiąca ród ludzki. Boleję nad tym. Możeś ty mi czasy przykre mu, jakie słowo powiedziała. Nie, panie, tylko tak, jak rozkazałeś, odesłałam mu listy i wzbroniłam dalszych odwiedzin. To go w szał wprawiło. Boleję nad tym, że mi jego skłonności dokładniej... pilniej nie zbadał. Myślałem, że... On cię duży, przywieść chce o zgubę. Przeklinam teraz moją podejrzliwość. Zdaje się, że nam starym jest właściwe przybierać w miarę w przezorności, tak jak nawzajem młodym mało jej posiadać. Biegnę do króla. Zatajenie tego więcej niż rozgłos zrządzić może złego. Pójdź. Wychodzą. Scena druga. Sala w zamku: Król, Królowa, Rozenkranz, Gildensztern i Orszak. Król. Witaj, Rozenkranz, witaj, Gildenszternie. Pośpiechu, z jakim was tu wezwaliśmy, nie sama tylko chęć widzenia panów była przyczyną, ale i potrzeba waszej pomocy. Wiecie już o dziwnym przeistoczeniu się Hamleta. Mówię przeistoczeniu, bo nic w nim tak wewnątrz, jak i na zewnątrz nie jest tym, czym było. Co by innego, jak śmierć ojca, mogło do tego stopnia wywieźć go za obręb jego natury, nie pojmuję wcale. Proszę was, przeto was, coście z nim wzrośli i z bliska z jego wiekiem i myślami sąsiadujecie, abyście. Czas jakiś raczyli u nas zostać, by Hamleta trochę rozerwać, a przy tej okazji zbadać powody obcego nam smutku. Na który, gdyby stał się nam wiadomym, znaleźlibyśmy może jakiś środek. Królowa. Często on o was wspominał, panowie, i wiem, że nie ma na tym świecie dwóch ludzi bardziej mu niż wymiłych. Jeśli w dowód życzliwych chęci i uczuciu przejmych zechcecie trochę czasu tu przepędzić i wesprzeć nasze nadzieje, możecie liczyć na taką wdzięczność z naszej strony, jaka przystoi monarchom. Rosenkrantz. Obojgu waszym królewskim mościom służy prawo. Z mocy najwyższej ich władzy nad nami. Wolę swą w rozkaz przyoblegać raczej niż w prośbę. Gildenstern. Będziemy jednakże posłuszni i dobrowolnie na rozkazy Waszych królewskich mości u stóp ich składamy nasze usługi. Król. Dzięki Ci za to, Rozenkranz, i Tobie, kochany Gildenszternie. Królowa. Dzięki Ci za to, Gildensztern, i Tobie, kochany Rozenkranz, idźcie natychmiast do mego syna, do dworzan. Niech tam, który wskaże tym panom, gdzie jest Hamlet. Gildensztern. Oby nieba nie uczyniły naszych usiłowań bezowocnymi, królowa. Daj to. Dobry Boże. Rosenkranz, Gildensztern, jeden z dworzan wychodzą. Wchodzi Poloniusz. Poloniusz. Panie, wysłane do Norwegii, posły. Szczęśliwie są już w tej chwili z powrotem. Król. Zawsześ był, wać pan, ojcem dobrych nowin. Poloniusz. Bądź przekonany, miłościwy panie, że obowiązki moje względem Boga i mego władcy, tak samo jak duszę, trzymam w porządku. Jako zdaje mi się, jeżeli tylko ten mózg nie zszedł na bok z drogi trafności, którą zwykł był kroczyć, że ostatecznie nie jest mi już obcym, skąd bierze źródło szaleństwa Hamleta. Król, mów. O tym chcemy wiedzieć przede wszystkim. Poloniusz, daj, panie. Pierwej posłuchanie posłom, wieść moja będzie nawet po uczcie. Zróbże im zaszczyt i sam ich tu wprowadź. Wychodzi Poloniusz. On utrzymuje, kochana Gertruda, że odkrył powód tej zmiany Hamleta. Królowa. Nie jest nim, moim zdaniem, nic innego. Tylko śmierć ojca i nasz rychły związek. Poloniusz wraca. A wraz z nim wchodzą Korneliusz i Woltymant. Król. Dojdziemy do tego. Witajcie panowie. Cóż, nam śle przez was nasz brat, król norweski Voltymand. Najuprzejmniejszych pozdrowień zamianę. Na przełożenie nasze kazał zaraz wstrzymać, zaciągi swojego synowca, któremu zdały się być wymierzone przeciw Polakom, które jednak bliżej poznawszy znalazł zwróconymi przeciw waszej królewskiej mości. Rozjątrzony takim niegodnym korzystaniem z jego późnego wieku i niemocy, kazał zatrzymać gońcom Fortenbrasa, który z pokorą stawił się i wysłuchawszy na stryja, przysiągł wobec niego, że póki życia nigdy przeciw waszej królewskiej mości nie wzniesie oręża. Czym ucieszony starzec trzy tysiące koron intraty rocznej mu przeznaczył i owe wojska przezeń zwerbowane, użyć pozwolił mu przeciw Polakom. Nam zaś doręczył ten list, którym prosi, podaje papier. Waszą królewską mość o pozwolenie przejścia tym wojskom przez duńskie dzierżawy przy zapewnieniu im bezpieczeństw w liście tym wymienionych. Król. Poprzestałem na tym. W wolniejszym czasie przejrzymy to pismo. Pomyślim nad nim. Odpowiemy na nie. Tymczasem Wasz mość, panom, dziękujemy za ich skuteczne trudy. Idźcie spocząć. Będziemy dzisiaj wieczerzali razem. Miło nam widzieć was z powrotem. Woltymant i Korneliusz wychodzą. Poloniusz. To się dobrze powiodło. Miłościwe panie i miłościwa pani, chcieć określić, czym jest majestat, czym... Powinność sługi, dlaczego dzień jest dniem, a noc jest nocą, a czas jest czasem, byłoby to jedno, co chcieć zmarnować dzień, noc i czas, drogi, z tego powodu, ile że treściwość jest duszą mowy, a rozwlekłość ciałem i powierzchownym tylko bawidełkiem. Chcę być treściwym. Cny, Wasz syn. Oszalał, oszalał, mówię! Ściśle bowiem biorąc, szaleństwo czymże jest, jeśli nie stanem człowieka szalonego? Królowa, więcej treści w mniej sztucznych frazach. Przysięgam o pani, że się bynajmniej o sztukę nie silę. Syn wasz oszalał, i jest to prawda, prawda, że to nieszczęście i nieszczęście wzajem że to jest prawda. Otóż się. Skleiła dziwna figura jakaś retoryczna. Bodaj to licho zabierz sztuczne frazy. Stanąłem tedy na tym, że dostojny syn wasz sfiksował. Dobrze, idzie teraz o wyśledzenie przyczyn tej fiksacji, która, nie będąc fikcją, już tym samym nie może nie mieć przyczyn. To rzecz pewna. W jaki zaś sposób pewna i o ile? Rozważcie państwo sami. Mam córkę. Mam ją, ponieważ jest moja. Ta tedy dziewka, pomna obowiązku i rozkazowi mojemu powolna, oddała mi ten świstek. Posłuchajcie i konkludujcie, państwo. Czyta. Do niebiańskiego bóstwa mojej duszy, tysiącem wdzięków okraszonej ofeli. To niestosowne wyrażenie, trywialne wyrażenie. Okraszony? Nie jest-że wyrażeniem trywialnym? Ale idźmy dalej. Czyta. Twojemu cudnie białemu łonu powierzam tych kilka wyrazów. Królowa. Czy to Hamlet do niej pisał? W cierpliwości, miłościwa pani, niczego nie zataję. Czyta. Wątp, czy gwiazdy lśnią na niebie. Wątp o tym, czy słońce wschodzi. Wątp czy prawd blask nie zwodzi. Lecz nie wątp, że kocham ciebie. O najmilsza Ofelio, nie biegłym w rymowaniu. Nie umiem skandować westchnień moich, ale że cię bardzo, a bardzo kocham, temu wiesz. Bądź zdrową. Twój na zawsze, dopóki ta machina pozostanie jego własnością, Hamlet. To mi... Posłuszna pokazała córka i uszą moim odkryła zarazem, tak co do czasu miejsca jak sposobu, wszystkie zaloty jego król. Ale jakże ona przyjęła tego zaloty? Cóż o mnie myślisz, mości królu? Myślę, żeś wać pan prawy honorowy człowiek. Takim starałem się zawsze okazać. Cóż byś mógł sobie o mnie myśleć, Panie, gdybym tę miłość tak namiętną widział, był w jej zarodzie, a mówiąc nawiasem, dostrzegłem ją, był pierwej, nim mi o niej doniosła moja córka. Cóż by sobie królowa Pani mogła o mnie myśleć, gdybym był wtedy spokojnie odegrał rolę koperty lub pugilaresu lub serce moje zrobił głuchoniemym i gnuśnym okiem patrzał na tę miłość. Cóż byście Państwo mogli byli sobie o mnie pomyśleć? Jam sprawę nie zaspał i wnet dziewczynie mojej powiedziałem: Hamlet jest księciem nad waściną sfery, nie będzie z tego nic. Dałem jej przy tym surowe upomnienia, aby odtąd nie przyjmowała ani jego wizyt, ani biletów, ani podarunków. Takem mu czynił. Ona usłuchała, a on, on. Krótko mówiąc, zawieziony w swoich nadziejach, popadł najprzód w smutek, potem w bezcenność, potem w wstręt dojadła, następnie w niemoc, następnie w gorączkę, i tak stopniami aż w szaleństwo, które trawi go teraz z wielkim naszym żalem. Król, cóż mówisz na to? Królowa, <śm> to by być mogło. Poloniusz, czyż się zdarzyło kiedy radbym wiedzieć, abym tam, gdzie ja powiedziałem, tak jest, w istocie było inaczej? Król. Nie pomnę. Poloniusz wskazuje na kark i głowę. Zdejmę cię to z tego, jeżeli tak nie jest. Skoro sposobność posłuży, wykryje, gdzie siedzi prawda. Chociażby się kryła w wnętrznościach ziemi. Król. Jakże byśmy mogli sprawdzić to? Poloniusz. Wiecie państwo, że on czasem przez kilka godzin zwykł się w tej galerii przechadzać. Królowa. W rzeczy samej zwykł to czynić. Poloniusz. Tak więc, porę upatrzywszy, kiedy prowadzę tutaj moją córkę, wasze królewskie mości będą mogły wtedy ukryć się ze mną, Mowdzie, za obiciem i być świadkami ich spotkania. Jeśli on jej nie kocha i nieskutkiem tego utracił zmysły, to niech z Szambelana zostanę prostym chłopem albo klechą. Wchodzi Hamlet czytając. Królowa. Patrzcie, jak smutno biedny chłopiec z książką zbliża się tutaj. Poloniusz. Oddalcie się, państwo, Błagam was, ja z nim pomówię. Pozwólcie. Król i królowa wychodzą ze swym orszakiem. Jakże się miewa, mój łaskawy książę Hamlet. Hamlet Dobrze. Dzięki Bogu. Poloniusz Wiesz, li, kto jestem, panie? Wiem doskonale. Jesteś rybak. Zaprawdę nie jestem nim. Tym ci gorzej. Radbym. Żebyś był tak uczciwym człowiekiem. E, uczciwym, mości książę? Tak jest, mości panie. Być uczciwym w dziejach tego świata na jedno wychodzi. Co być wybranym między tysiącami. Masz wielką słuszność, mości książę. Jeżeli bowiem słońce płodzi wzdechłym zdechłym psie robaki, promienie bóstwa ścierwo całują... Czy masz wać pan córkę? Mam, panie. Nie pozwalaj jej chodzić po słońcu. Wprawdzie poczęcie jej błogosławieństwem, ale gdyby twoja córka poczęła, na pewno byś jej nie błogosławił. Miej to na względzie, mój przyjacielu. Co przez to rozumiesz, mości książę? Do siebie. Zawsze mu się marzy moja córka, a jednak nie poznał mnie zrazu, wziął mnie za rybaka. Daleko z nimi już zaszło, daleko zaszło i mnie, prawdę mówiąc, za młodą miłość przeprowadziła do ostateczności podobnych prawie. Muszę go jeszcze raz zagabnąć głośno. Cóż to czytasz, w mości książę? Słowa, słowa, słowa. A. O treść czy mogę zapytać? Czyją? Z tej książki, którą książę czytasz. Po twarzy, mój panie, same po twarzy. Ten łotr satyryk utrzymuje, że starze ludzie mają siwe brody i zmarszczki na twarzy, że im ambra i kalafonia ciecze z oczu, że mają zupełny brak do wcipu obok wielkiego wycieńczenia łydek. Lubo ja temu wszystkiemu najsilniej i najpotężniej daje wiarę. Przecież nie sądzę, aby o tym pisać przystało, bo... Wasz mość sam stałbyś się pewnie jak ja, starym. Gdybyś mógł jak rak w tył kroczyć. Chociaż to wariacja. Nie jestem jednakże bez metody. Może byś chciał zejść, mość książę? Z tego świata? W rzeczy samej byłoby to zejściem do siebie. Jak trafne ma czasem odpowiedzi. Darten często bywa udziałem szalonych, gdy tymczasem przytomni i rozumni nie zawsze są zarówno szczęśliwi. Muszę go już opuścić i niezwłocznie pomyśleć o sposobach, jakby się on i moja córka zejść mogli. Głośno. Miłościwy książę, zmuszony jestem pozbawić waszą mość dłuższej mojej obecności. Nie możesz mnie, mój panie, pozbawić niczego, czego chętniej się nie wyrzekł. Wyjąwszy życia, wyjąwszy życia, żegnam cię, mój łaskawy książę. Hamlet. Nudni, starzy głupcy. Rosencrantz i Guildenstern wchodzą. Poloniusz. Szukacie, panowie księcia Hamleta. Oto jest... Wychodzi. Rosenkrantz do Poloniusza. Bogu Cię polecamy, Gildensztern. Miłościwy książę, Rosenkrantz drogi nasz książę, Hamlet. Kochani, dobrzy przyjaciele, jak się masz, Gildenszternie? Rosenkrantz jak się macie, moi chłopcy? Rosenkrantz Zwyczajnie, jak nic nieznaczący ludzie. Gildenstern. Szczęśliwi przez to, że niezbyt szczęśliwi. Czepca fortuny, nie jesteśmy guzem. Hamlet. Ale i nie podeszwą jej trzewików. Rosencrantz. Nie, mości książę. Hamlet. A więc mieszkacie u jej pasa, albo raczej w centrum jej łask? Gildenstern. Niby tak, w jej prywatnych apartamentach. Hamlet czyli w apartamentach wstydliwych. Słusznie. Fortuna to nie lada dziewka. I cóż tam nowego? Rosenkranz. Nic, panie, wyjąwszy, że świat spoczciwiał Hamlet. Więc bliski jest dzień sądu. Ale wiadomość wasza nieprawdziwa. A teraz pytanie bardziej szczegółowe. Powiedzcie mi, w Trzymyście tak przeskrobali fortunie, że was tu do więzienia wtrąciła? Guildenstern. Do więzienia? Hamlet. Dania jest więzieniem. Rosencrantz. Więc nim i świat jest także. Hamlet. Oh, I wielkim, pełnym turm, lochów i ciemnic. Dania jest jednym z najgorszych. Nie myślimy tak, mości książę. Więc dla was nie jest taką. W rzeczy samej nic nie jest złem ani dobrem samo przez się, tylko myśl nasza czyni to i owo takim. Dla mnie dania jest więzieniem. Skutek to chyba, panie, twojej ambicji. Dania jest dla niej za ciasna. O Boże! I abym mógł być zamknięty w łupinie orzecha. Jeszcze bym się sądził panem niezmierzonej przestrzeni. Gdybym tylko złych snów nie miewał. Guildenstern. A te sny są właśnie wytworem ambicji. Istota bowiem ambicji nie jest czym innym tylko snów cieniem. Hamlet. Same już sny nie są czym innym tylko cieniem. Rosencrantz. Zapewne. Ambicja zaś w moich oczach jest tak powietrznej i znikomej natury, że można ją nazwać cieniem cienia. Takim sposobem że żebracy są ciałami, a nasi monarchowie i nadęci bohaterowie cieniami żebraków. Nie poszlibyśmyż do dworu, bo doprawdy nie umiem rozumować. Służymy Waszej Książęcej Mości. Służymy Waszej Książęcej Mości. Dajmy pokój temu. Nie chcę Was. Liczyć do rzędu sług moich, bo zaprawdę przysługują mi się okropnie. Ale powiedzcie mi tak po przyjacielsku, co porabiacie w Elzynorze? Chcieliśmy cię odwiedzić, mości książę. Innego celu nie mamy. Taki ze mnie nędzarz, żem nawet w podzięki ubogi. Dziękuję wam jednak. Chociaż to podziękowanie wierzcie mi, kochani przyjaciele, nie warte i pół szeląga. Czy nie posyłano po was? Przybyliścież mnie odwiedzić. Z własnego popędu? Z dobrej woli? Powiedzcie mi. Powiedzcie. Bądźcie szczerzy. I cóż? Cóż mamy powiedzieć, mości książę? Co bądź, byle się stosowało do rzeczy. Posyłano po was, widzę w waszych oczach pewien rodzaj wyznania, które skromność wasza na próżno usiłuje pokryć. Wiem, że miłościwy król i miłościwa królowa posyłali po was. W jakimże celu, mości książę? Tego cię od was chcę dowiedzieć, ale zaklinam Was na prawa naszego koleżeństwa, na współdźwięk młodych lat naszych, na obowiązki naszej statecznej przyjaźni, na wszystko, co jest najświętsze i na co lepszy mówca lepiej by Was niż ja mógł zakląć. Powiedzcie mi rzetelnie, otwarcie: posyłanoż po Was, czy nie posyłano? Rozenkranz do Gildensterna. Cóż ty na to? Hamlet na stronie. Przyszliście mnie więc wymacać głośno. Jeżeli mi dobrze życzycie, powiedzcie prawdę. W istocie posyłano po nas. Powiem wam w jakim celu tym sposobem domyślność moja uprzedzi waszą gadatliwość i dyskretność wasza nie będzie dyskredytowana. Od niejakiego czasu nie wiem skąd. Ze szczętem humor straciłem. Zarzuciłem dawne przywyknienia i w tak ponure popadłem sposobienie, że ten piękny obszar ziemski pustynią mi się wydaje. To wspaniałe sklepienie tam na górze, ten cudnie wiszący firmament, tam majestatyczna przestrzeń z złotymi obsypana iskrami, niczym innym nie jest w moich oczach jak tylko marnym, zaraźliwym zbiorem wyziewów. Jak doskonałym tworem jest... Człowiek, jak wielkim przez rozum, jak niewyczerpanym w swych zdolnościach, jak szlachetnym postawą i w poruszeniach czynami podobnym do anioła, pojętnością zbliżonym do bóstwa, ozdobą on i zaszczytem świata, arcytypem wszech jestestw, a przecież czymże jest, dla mnie ta kwintesencja prochu. Synowie ziemi nie pociągają mnie ani jej córki, jakkolwiek. Sądząc po waszym uśmiechu, zdajecie się to przypuszczać. Myśl taka, panie, nie przeszła mi przez głowę. Dlaczegoż się, wać pan, roześmiałeś, kiedy powiedział, że mnie synowie ziemi nie pociągają? Pan sobie pomyślał, jakie w takim razie przyjęcie znajdą aktorowie, których w drodze spotkali, a którzy tu dążą celem ofiarowania waszej książęcej mości usług swoich. Ten... Co gra króla, godnie będzie przyjęty. Jego królewska mość otrzyma ode mnie pamiątkę. Awanturniczy rycerz będzie mógł dowoli użyć tarczy i miecza. Kochanek nie będzie darmo wzdychał. Melancholik spokojnie odegra swoją rolę. Błazen pobudzi do śmiechu tych, co mają łechczywe płuca. Piękna dama swobodnie wywnętrzy swe uczucia. Jeśli nie będzie miała wstrętu do wiersza bez rymu. Cóż to za aktorowie? Ciż sami, którzy cię zwykli byli zadowalać, mości książę. Aktorowie tragiczni ze stolicy. Skądże im przyszło teraz po świecie wędrować? Na miejscu siedząc lepiej by wyszli, tak pod względem sławy jak korzyści. Przyczyną ich wędrowania były, jak się zdaje, świeżo zaszłe innowacje. Sąż oni jeszcze tak samo lubieni jak wtedy, kiedy był w stolicy? Zawsze szliczne mają publikum? Zaiste, teraz nie bardzo. Skądże to pochodzi? Czy się opuścili w sztuce? Bynajmniej. Usiłowania ich postępują zawsze równym krokiem, ale wylęgło się tam stado dzieci, małych indycząt, które piszczą jak opętane i gwałtowne za to odbierają oklaski. Te są teraz w modzie i tak dalece oczerniają teatr niższej klasy tak nazywają tamten że nie jeden z rapierem przy boku, bojąc się piór gęsich, nie śmie się już tam pokazać. Są li to dzieci naprawdę? Któż ich utrzymuje? Jak są płatni? Myślą, że oni tylko dopóty sztuki uprawiać, dopóki nie stracą dyszkantu? Nie powiedzą że wtedy, gdy sami spadną między niższą klasę, co jest bardzo prawdopodobne, jeśli ich sytuacja się nie poprawi. Że piszący dla nich krzywdę im wyrządzili, każąc im wykrzykiwać na ich własną przyszłość? Bądź co bądź, z obu stron niemało było hałasu i publiczność nie miała sobie za grzech podżegać ich nawzajem do kłótni. Przez czas jakiś nie można było grosza na żadnej sztuce zarobić, jeżeli autorzy i aktorzy załuby się w niej nie powiedli. Czy być może? Nie inaczej, Herkules zmuszony był kapitulować przed pigmejczykami. Nie ma w tym nic dziwnego, boć mój stryj jest królem duńskim i ciż sami, którzy mu za życia mego ojca wykrzywiali gęby... Dają teraz dwadzieścia, czterdzieści, pięćdziesiąt i sto dukatów za jego portret w miniaturze. To licha. Musi w tym być coś nadnaturalnego, gdyby to filozofia mogła wytłumaczyć. Odgłos trąb za sceną. Zapewne to aktorowie. Koledzy, miłymiście gośćmi w Elzynorze. Podajcie mi dłonie. Do orszaku gościnności należy etykieta i ceremonie winienem was przeto podjąć tym trybem. Inaczej, może obejście się z aktorami, które uprzedzam was, będzie się musiało ukazać uprzejme, wydałoby się gościnniejsze niż z wami. Zostaliście przyjęci z otwartymi rękoma, ale mój stryj ojciec i moja matka stryjenka zostali oszukani. Jakim sposobem, drogi książę? Szalony jestem tylko przy wietrze północno-zachodnim. Kiedy z południa wieje, umiem... Odróżnić jastrzębi od Czapli. Wchodzi Poloniusz. Poloniusz. Dobre nowiny, panowie, wesołe nowiny. Słuchaj go, gildenszterniej, ty także. Słuchajcie z tą uwagą. Ten wielki dzieciuch nie wyszedł jeszcze z pieluch. Chyba wszedł w nie powtórnie, bo mówią, że starze ludzie na nowo stają się dziećmi. Prorokuję wam, że przychodzi nam zwiastować aktorów. Uważcie tylko. Masz wać pan słuszność. Było to w poniedziałek z rana, w rzeczy samej. Mości książę, mam ci oznajmić coś nowego. Mości panie, mam ci oznajmić coś nowego. Gdy już w Rzymie był aktorem. Aktorowie przybyli, mości książę. Ejże, ejże. Na honor, mości książę. Hamlet śpiewając. Każdy więc aktor przyjechał na ośle. Są to aktorowie najlepsi w świecie, zdatni do wszelkiego rodzaju przedstawień tragicznych, komicznych, historyczno-sielankowych, tragiczno-historycznych, tragiczno-komiczno-historyczno-sielankowych. Czy to w scenach ciągłych, czy to w luźnym poemacie. Seneca nie jest dla nich za ciężki, ani plaut za lekki. Tak w recytowaniu, jak w improwizowaniu nie mają sobie równych. O Jefte, sędzio Izraela, jakiż to skarb posiadłeś. Jakiż on skarb posiadał, mości książę? Ba, córkę gładką, nic więcej, którą wielce miłował. Poloniusz na stronie. Zawsze mu się marzy moja córka. Nieprawdaż, stary Jefte? Jeżeli mnie nazywasz Jeftem, mości książę... To nie przeczę, iż posiadam córkę, którą wielce miłuję. Ależ to nie idzie za tym. Cóż za tym idzie, mości książę? Ba, to, co rzekomo Bogu wiadomo. A potem, jak wiesz, pan, stać się musiało, co znać się stało. Pierwszy dwuwiersz tej pobożnej pieśni więcej objaśni pana niż ja mogę, bo o to nadchodzi... Moja rozrywka chodzi czterech lub pięciu aktorów. Witam Was, mości panowie, witam. Cieszę się, że Cię oglądam w dobrym zdrowiu. Witajcie, przyjaciele. O stary, jaką Żeś sobie brodę wyhodował, odkąd Cię ostatni raz widziałem? Przyszedłeś mnie tu nią straszyć. A to Ty, piękna damo, szlachetna dziewico, dali Pan od czasu, jak Cię ostatni raz widziałem. Zbliżyłaś się ku niebu na całą wysokość korka. Nie daj Boże, aby głos Twój, jak dukat oberżnięty, wyszedł z obiegu. Witajcie nam wszyscy, bez wyjątku. Będziemy, jak francuscy łowcy, rzucać się na wszystko, co ujrzymy. Nie moglibyśmy usłyszeć czego zaraz? Dajcie nam próbkę swego talentu. Przedeklamujcie co patetycznego. Pierwszy aktor Co na przykład, panie? Słyszałem Cię raz. Deklamującego jeden ustęp, ustęp sztuki, która nigdy graną nie była, albo co najwięcej raz tylko, bo, ile pamiętam, nie podobała się publiczności. Był to kawior dla jej podniebień, moim jednak zdaniem i tych, którzy sąd o takich rzeczach równego z moim, był wzrostu była to sztuka wyborna, dobrze podzielona na sceny, ułożona z równą zręcznością, jak naturalnością. Przypominam sobie kogoś, co mówił, że braknie tym wierszom sosu dla dodania smaku osnowie i osnowy, która by pozwalała posądzić autora o uczucie. Przyznawał jej wszakże dobrą manierę. Jędrność w obrobieniu i piękność. Lubo bez wdzięku. W sztuce tej szczególnie lubiłem jeden ustęp. To jest opowiadanie Eneasza. Mianowicie owo miejsce, w którym ten bohater opisuje Dydonie śmierć Priama. Jeżeli je pamiętasz, to zacznij od tego wiersza. Zaraz, zaraz. Okrutny Pirrus, jak ów zwierz chirkański. Nie, nie tak się zaczyna, ale zawsze od Pirrusa. Okrutny Pirrus, którego zbrojca, czarna jak jego myśl, podobna była do owej nocy, gdy w złowrogim koniu. Chytrze ukryty leżał. powlukł teraz straszną swą postać, dzikszą jeszcze barwą. Od stóp do głowy czerwienią się odział, Zbroczon krwią ojców, matek, córek synów, spiekły od żaru płonącego miasta, które przeklętym blaskiem przeświecało mordercy swego Pana, rozpalony gniewem i ogniem i skrzepły zarazem od stęgłej na nim posoki. Oczyma jak karbunkuły, płomieniejącymi, szuka piekielny Pirrus, sędziwego starca Priama. Poloniusz. Jako żywo ślicznie deklamujesz, mości książę. Z doskonałym akcentem i spadkiem głosu. Pierwszy aktor. Znajduje go wreszcie. Słabo na Greków nacierającego, rdzawy miecz jego, zbuntowany przeciw jego ramieniu. Nieposłuszny woli. Płazem uderza, kędy spadnie. Z całą przewagą siły rzuca się na niego Pirrus. Z wściekłością próżny cios wymierza. Lecz sam już zamach, sam świst jego stali obala starca. Wtedy oto ilium, jak gdyby chciało nowy cios odwrócić, koronowaną płomieniami głowę chyli ku ziemi i, trzaskiem okropnym w niewolei i ma Pirrusowe ucho. Popatrzcie oto, zabójczy miecz jego. Nad mleczną głową czcigodnego starca, już, już wzniesiony, zda się, jakby nagle ugrzązł w powietrzu, jak kamienny posąg bóstwa zagłady, ważąc się pomiędzy czynem i wolą, stal czas jakiś, pirus i nie przedsiębrał niczego. Lecz, jako nieraz widzimy przed burzą ciszę na niebie, spokojność w obłokach, Wichry uśpione A na dole ziemię jak grób milczącą Wtem Przerażający piorun rozdziera chmurę Tak po chwili zbudzona zemsta podrzega na nowo za stałe ramię Pirusa I nigdy niemiłosiernie i ciężki Młot cyklopów nie spadł na Marsa Wiecznotrwałą zbroję jak teraz Krwawy miecz Pirusa Spada na sędziwego Priama Hańba ci, zmienna Fortuno Bogowie... Wy wszyscy, którzy zasiadacie owdzie w Radzie Olimpu, odejmcie jej władzę, połamcie szprychy i dzwona jej koła i stoczcie krągłą piastę z szczytu niebios w bezdenną otchłań piekię. Poloniusz, to za długie. Hamlet. Więc. Razem z twoją brodą pójdzie do Balwierza. Mów dalej, bracie. Jemu by trzeba jasełek lub fars plugawych inaczej zaśnie. Dalej, przejdź teraz do chykuby. Pierwszy aktor. Ale kto widział nieszczęsną królowę? Jak rozczochrana... Jak to rozczochrana? Poloniusz. To dobre wyrażenie. Rozczochrana królowa jest dobrym wyrażeniem. Pierwszy aktor. Jak rozczochrana, grożąca płomieniom łez potokami, biegła tu i owdzie. Boso z łachmanem na tej samej głowie, którą niedawno jeszcze diadem stroił. Odziana, miasto sukni, prześcieradłem w chwili popłochu schwyconym na prędce. O, kto by to był widział, ten zmaczanym w żółci językiem byłby był wyzioną przeciw fortunie ostatnie bluźnierstwa. A gdyby były ją widziały nieba, w tej chwili, kiedy ujrzała Pirusa z dziką radością siekącego mieczem, ciało jej męża, wybuch jej boleści byłby był z oczu ich promieniejących. Jeżeli tylko rzeczy tego świata mogą je wzruszyć, zdrój rosy wycisnął i współjęk z piersi bogów. Poloniusz, patrzcie, jak mu się twarz zmieniła i Łzy mu w oczach stanęły. Skończ już, wać pan. Hamlet. Dosyć tego. Dopowiesz mi resztę niebawem. Mości panie, zechciej dojrzeć, aby ci ich moście dobrze byli ugoszczeni. Słyszysz, wać pan? Niech znajdą dobre przyjęcie, bo oni są streszczoną, żywą kroniką czasu. Byłoby lepiej dla waćpana zyskać po śmierci niepochlebny napis na nagrobku, niż. Za życia niekorzystne ich świadectwo na scenie. Mości książę obejdę się z nimi stosownie do ich zasługi. Do paralusa znacznie lepiej. Gdybyśmy się obchodzili z każdym wedle jego zasług, któż by uniknął chłosty? Obchodź się z nimi, wać pan, odpowiednio do własnej, twej zacności i godności. Im mniej kto zasługuje na względy, tym więcej ma zasługi nasza względem niego uprzejmość odprowadź ich. Poloniusz, pójdźcie, panowie, wychodzi z kilkoma aktorami. Idźcie z nim, moi przyjaciele. Dacie nam jutro jakie przedstawienie? Słuchaj, no, stary, możecie grać zabójstwo Gonzagi? Pierwszy aktor możemy, panie to grajcie je jutro. Nie mógł, żebyś w potrzebie nauczyć się dwunastu do piętnastu wierszy, które bym napisał i wtrącił do twojej roli? Czemu nie, łaskawy panie. To dobrze. Udaj się za tamtym jego mościem, tylko. Nie drwi z niego, proszę cię. Wychodzi aktor. Kochani przyjaciele. Do rozemkręca i gilden Pozwólcie was pożegnać. Do zobaczenia wieczorem. Żegnamy nam się robi, książę. Wychodzą. Hamlet. Bóg z wami. Otóż nareszcie sam jestem. O, jakiż ze mnie głąb, jaki cię mięga. Czyliż to nie jest zgrozą, że ten aktor, niby w wzruszeniu w parodii uczucia, do tego stopnia mógł nagiąć swą duszę do swoich pojęć, że za jej zrządzeniem twarz mu pobladła, z oczu łzy pociekły, oblicze jego, głos, ruch. Cała postać zastosowała się do jego myśli. I gwoli komuż to, gwoli Hekubie. Cóż z nim Hekuba, on z nią ma wspólnego, żeby aż płakał nad jej losem. Cóż by ten człowiek czynił, gdyby miał podobny mojemu powód i bodziec do wrzenia? Zalałby łzami całą scenę? Rozdarł uszy słuchaczy rażącymi słowy, występnych rozpacz wzbudził dreszcz w niewinnych? Zmieszał prostaczków i sparaliżował ich wzrok pospołu ze słuchem, a ja ospały niedołęga, drzemię jak maciek, świętej niepamiętnej sprawy i ani usty ująć się nie umiem za tego króla, na którego włości i drogim życiu dokonany został najohydniejszy rozbój. Jestżem tchórzem? Któż mi zarzuci podłość? Któż mnie może wziąć za kark, za nos? Powieść w twarz mi splunąć, wyrzucić w oczy kłamstwo, któż to może. A jednak zasługiwałbym na to bo w istocie, muszę mieć chyba wnętrzności gołębia i brak zupełny żółci nadającej goryczy poczucia krzywdy, kiedym jeszcze nie napasał dotąd stada sępów ścierwem tego nędznika o bezwstydne łotrze, zakamieniały krwawy, sprośny łotrze. Bodajżem Mnież to przystoi synowi, jedynakowi, zamordowanego drogiego ojca, od nieba i piekła, powołanego do zemsty, jak baba, marny mi słowy, dawać folgę sercu i na przekleństwach czas trawić jak prosta, karczemna dziewka. fu fuj, gdzież moja głowa? Powiadają, że zatwardziali złoczyńcy, obecni na przedstawieniu okropnych widowisk. Tak silnym zdjęciem... Bywali wrażeniem, że sami swoje wyznawali zbrodnie. Mord bowiem, choćby ust nie miał, cudowny ma organ mowy. Każe tym aktorom coś podobnego do sceny zabójstwa ojca mojego odegrać przed stryjem. Patrzeć mu będę w oczy, śledzić będę najmniejszy jego ruch. Jeżeli zadrgnie, wiem, co mam uczynić. Ten duch, co go widział, mógł być szatanem. Bo szatan przybiera, jaką chce postać, i nadużywając mojej słabości i smętności, taki bowiem stan duszy bardzo mu dogodny, ciągnie mnie może w przepaść. Chcę pewniejszej niż ta rękojmi. Zamierzona sztuka będzie probierzem, którym jak wędę sumienie króla na wierzch, wydobędę. Wychodzi. Akt trzeci. Scena pierwsza. Pokój w zamku. Król, Królowa, Poloniusz, Ofelia, Rosencrantz i Guildenstern. Król. I nie mogliście wyrozumieć żadnym zwrotem rozmowy, skąd to rozprzężenie, któremu pokój zakłóca tak dzikim i niebezpiecznym rodzajem maniactwa? Rosencrantz. Przyznaję, że się czuję rozstrojony, lecz przez co... W żaden sposób wyznać nie chce. Gildenstern. — Nie znaleźliśmy go bynajmniej skłonnym do wywnętrzniania się. Zręcznym dziwactwem trzymał nas owszem z daleka od siebie, kiedyśmy chcieli z niego coś wyciągnąć. Królowa. Jakże was przyjął? Rozenkranz. Bardzo grzecznie. Gildenstern. — Ale nie bez przymusu. Rozenkranz. Skąp był w pytaniach, a w odpowiedziach odbiegał od rzeczy. Królowa. Nasunęliście mu jaką rozrywkę? Rosenkranz. Traf zrządził, żeśmy spotkali na drodze trupy aktorów. Wspomnieliśmy o tym księciu i to go trochę ucieszyło. Ci aktorowie już się tu znajdują. i Jak słyszałem, otrzymali rozkaz grania mu dzisiaj. Poloniusz. Tak jest, w rzeczy samej. I mnie on zlecił prosić najpokorniej wasze królewskie moście, by... Raczyły być obecnymi na tym widowisku. Król. Z największą chęcią serdecznie rad, że się do tego skłania. Wciąż go utrzymujcie, moi panowie, w tym usposobieniu i podniecajcie w nim gust do takiego rodzaju zabaw. Rosencrantz i Gildensztern uczyczynił to panie. panie. Wychodzą, król, oddal się także, kochana Gertrudo. Ułożyliśmy rzecz tak, aby Hamlet niby przypadkiem zszedł się tu z Ofelią. Ja i jej ojciec. Będzie to szpiegostwo godziwe. Tak się tu ulokujemy, abyśmy widząc niewidzialni sami o tym spotkaniu z bliska mogli sądzić i z zachowania się jego wnioskować. Czy to miłości wpływ, czy niemiłości tak go udręcza. Królowa. Jestem ci posłuszna, mój mężu. Dałby Bóg, luba Ofelio, aby potęga twoich wdzięków była błogim powodem tej zmiany Hamleta. Wtedy szlachetność twoja, mam nadzieję, na dawną by go sprowadziła drogę ku zaszczytowi was obojga. Ofelia, pragnę, aby tak było, miłościwa pani. Królowa wychodzi. Poloniusz. O Ofelio, chodź tu sobie. Najjaśniejszy my się umieścimy tutaj. Do ofeli. Czytaj tę książkę, aby ten pozór zajęcia ubarwił twoją samotność. Tak to my, grzesznicy, rzekomo świętą miną, uczynkami budującymi, podsłuchszamy nieraz samego diabła. Król na stronie. Prawda, jakże srodze bicz tych wyrazów chłoszcze mi sumienie. Twarz nierządnicy, różem upiększona, nie tak jest szpetna obok tej powłoki. Jak czyn mój obok po kostu słów moich. O, ciężkież moje brzemię. Poloniusz. Już nadchodzi. Śpieszmy na miejsce, miłościwy panie. Król i Poloniusz wychodzą. Hamlet wchodzi. Hamlet. Być. Albo... Nie być. Oto jest pytanie. Jestli w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy przez opór wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć? I na tym koniec. Gdybyśmy wiedzieli, że raz zasnąwszy, zakończy na zawsze boleści serca i owe tysiączne właściwe naszej naturze wstrząśnienia, kres taki byłby celem na tej ziemi najbożądańszym. Umrzeć. Zasnąć. Zasnąć. Może śnić? W tym sęk cały, Jakie bowiem w tym śnie śmiertelnym marzenia przejść mogą. Kiedy zrzucimy z siebie więzy ciała, to zastanawia nas i toć to czyni tak długo wieczną niedolę, bo któżby ścierpiał pogardę i zniewagi świata, krzywdy o obelgi dumnego, lekceważonej miłości męczarnie, odwłokę prawa, butę władz i owe upokorzenia, które nieustannie cichej zasługi stają się udziałem. Gdyby od tego kawałkiem żelaza mógł się uwolnić, któż by dźwigał ciężar nudnego życia i pocił się pod nim. Gdyby obawa czegoś poza grobem, obawa tego obcego nam kraju, skąd nikt nie wraca, nie wątliła woli i nie kazała nam Pędzić dni raczej w złem, już wiadomym, niż uchodząc przed nim popadać w inne, którego nie znamy. Tak to rozwaga czyni nas tchórzami. Przedsiębiorczości chorza cera blednie pod wpływem wahań, i zamiary pełne jędrności, zbite z wytkniętej kolei, tracą nazwisko czynu. Co widzę! Piękna Ofelia, nimfo w modłach swoich, pomnij o moich grzechach. Ofelia, jakże zdrowie Waszej książęcej mości od dni tylu? Dobre. Pokornie dziękuję, waćpannie. Mam jeszcze od Was, panie, kilka drobnych pamiątek, dawno zwrócić je pragnęłam. Odbierzcie je dziś, proszę. Jak żywo. Jam nigdy w życiu nic nie dałwać, Pan panie. Wiesz, dobrze mości książę, żeś to uczynił i upominki swoje ubarwiałeś takimi słowy, które wszelkiej rzeczy wartość podnoszą. Woń ich uleciała. Weź je na powrót, panie. W oczach bowiem każdej szlachetnie myślącej osoby najdroższe dary, lichy mi się stają, gdy dawca martwi. Oto są. <todgłosy> Jestżeś uczciwa? Właści książę, jestżeś piękna? Co znaczą te pytania? To, że jeżeli jesteś uczciwa i piękna, uczciwość twoja nie powinna mieć nic do czynienia z pięknością. Jak to, panie? Możesz piękność z czym lepszym chodzić w parze niż z uczciwością? Zapewne tylko, że. Potęga piękności prędzej obróci uczciwość w rajfurkę, niż wpływ uczciwości potrafi piękność na swoje kopyto przerobić. Było to niegdyś paradoksem, ale w nowszych czasach okazuje się pewnikiem. Kochałem dawniej wać pannę. W rzeczy samej. Dawałeś mi to książę do zrozumienia. Nie trzeba ci było tak rozumieć, bo cnota nie daje się w stary nasz pień wszczepić tak, żebyśmy trącić nim przestali. Nie kochałem Cię wcale. Tym bardziej więc zostałem zawiedziona. I dziwać do klasztoru. A co ci mnożyć grzeszników? Ja sam jako tako jestem uczciwy, a przecież mógłbym sobie zarzucić takie rzeczy, że lepiej, by było, gdybym mnie była matka na świat nie wydała. Jestem nadzwyczajnie dumny, mściwy, chciwy władzy. Więcej mam przywar niż władz umysłowych do ich poznania, niż wyobraźni, do dania o nich wyobrażenia i czasu do okazania ich w postępkach. Czego się takie figury tłuc mają pomiędzy ziemią a niebem? Jesteśmy arcyhultaje, wszyscy bez wyjątku. Żadnemu z nas nie ufaj. Idź prosto do klasztoru. Gdzie żywać panny ojciec? W domu, mości książę. Zamknij na klucz, aby nigdzie indziej nie grał roli błazna, tylko we własnym domu. Bądź zdrowa. Ofelia na stronie. Panie, zmiłuj się nad nim. Jeżeli za mąż chcesz pójść, dam ci w posagu tę przestrogę. Chociażbyś jak śnieg była czysta, jak lód nieskalana. Przecież nie ujdziesz obmowy. Wstąp do klasztoru. Adieu. Albo jeżeli koniecznie potrzebować będziesz wyjść za mąż, to wyjdź za głupca, bo rozsądni ludzie wiedzą bardzo dobrze, jakie z nich czynicie potwory. Idź, czym prędzej do klasztoru. Adie. Ofelia na stronie. O nieba, wesprzyjcie go swą łaską. Słyszałem też o malowaniu się waszym. Nie dość wam... Jednej twarzy otrzymanej od Boga Dorabiacie sobie drugą Sztafirujecie się, krygujecie Cedzicie słowa, przedrzeźniacie Boskie stworzenia i swawole Pokrywacie płaszczykiem naiwności Precz, precz Nie chcę już patrzeć na to To mnie we wściekłość wprawia Wara odtąd mężczyznom Żenić się ci, co się już pożenili Jednego wyjąwszy Niech żyją zdrowi, reszta Pozostać winna tak jak jest do klasztoru, do klasztoru! Wychodzi Ofelia. Jak szlachetny duch zwichnięty został. Dworaka, wodza, mędrca, ton, miecz, umysł, kwiat oczekiwań potężnego państwa, wzór, ukształcenia, zwierciadło, poloru, cel, zwracającej się, uwagi świata, wszystko to, wszystko liwacz niwecz obrócone. I ja ze wszystkich kobiet, najnędzniejsza, com. Sała nektar słodkich jego ślubów. Skazana teraz widzieć tę wspaniałą wybraną duszę jak spękany dzwonek, chrapliwie tylko wydająca dźwięki to czyste źródło bogatej młodości zmącone szałem, o czemuż musiałam ujrzeć, co widzę widzieć, co widziałam. Chodzą król i poloniusz król. Miłość nie takie są jego symptomata. To, co on mówił, choć trochę bez związku, cech szaleństwa nie nosiło wcale. Ponura jego smętność wysiaduje coś złowrogiego, co wylęgłe z jajka mogłoby stać się zgubne. Pragnąc przeto zapobiec złemu poświeżym na postanowiłem wysłać go niezwłocznie do Anglii, celem niby zażądania przynależnego mu haraczu. Może ta podróż... Widok różnych miejsc i rzeczy potrafi z jego serca wyrugować to coś, wokoło czego jego myśli, bijąc się ciągle i skrycie nurtując, tak go z właściwych wyrywają karbów. Służywać pan na to, Poloniusz. Może to być dobre. Rozumiem jednak zawsze, że prawdziwym jądrem i źródłem tej jego choroby jest bezwzajemna miłość. No, Ofelio. Nie potrzebujesz nam objawiać tego, co ci mówił książę Hamlet, bośmy sami wszystko słyszeli. Uczyń, co chcesz, panie. Jeżeli jednak uznasz to stosownym, niech po skończonym dzisiaj widowisku królowa matka w poufnej rozmowie prosi go, aby jej zwierzył swój smutek. Niechaj z nim mówi bez ogródki, ja zaś, jeśli się na to zgodzi wasza wielkość, przyłożę ucho do tego sam na sam. Nie wydobędzieli nic z niego, wtedy śli go do Anglii, panie, albo zamknij, gdzie mądrość twoja wskaże. Dobra rada, szalonych, możnych pilnie strzec wypada. Wychodzą. Scena druga. Wielka sala tamże. Wchodzi Hamlet z kilkoma aktorami. Hamlet: Proszę cię, recytuj ten kawałek tak. Jak ja ci go przepowiedziałem gładko, bez wysilenia. Ale jeżeli masz wrzeszczeć, tak jak to czynią niektórzy nasi aktorowie, to niech lepiej moje wiersze deklamuje miejski pochołek. Nie siecz też za bardzo ręką powietrza w taki sposób bądź raczej ruchu swoim panem, wśród największego bowiem potoku, i że tak powiem wiru namiętności, trzeba ci zachować umiarkowanie zdolne. Nadać wewnętrznej Twojej burzy pozór spokoju. Nie posiadam się z oburzenia, słysząc, jak siaki taki barczysty bur w peruce, w gałgany obraca uczucie, prawdziwy z niego łach robi, by zadowolić uszy narodku, który po największej części kocha się tylko w niezrozumiałych gestach i wrzawie. Oćwiczyć bym rad kazał takiego chama, by się bardziej hamował, gdy gra Heroda albo Termaganta. Proszę cię, chroncie tego! Pierwszy aktor. Zapewniam Waszą wysokość. Nie bądź też z drugiej strony za miękki. Niech własna Twoja rozwaga przewodnikiem ci będzie. Zastosuj akcję do słów, a słowa do akcji, mając przede wszystkim to na względzie, abyś nie przekroczył granic natury. Wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne jest intencjom teatru, którego przeznaczeniem, jak dawniej, tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno. Owóż przeholowanie tego celu lub niedosięgnięcie może wprawdzie rozśmieszyć prostaczków, ale znającym się na rzeczy musi pójść w niesmak. Nagana zaś jednego z tych ostatnich na waszych zasług przeważyć musi poklask całego tłumu pierwszych. Widziałem je ja aktorów i znaleźli się tacy, co ich chwalili, głośno nawet aktorów, którzy, bogobojnie mówiąc, ani z mowy, ani z ruchów, nie byli podobni do chrześcijan, ani do pogan, ani do ludzi. A rzucali się i ryczeli tak, iż pomyślałem sobie, że chyba jaki najemnik natury sfabrykował ludzkość, tak bezecnie ją naśladowali. Poklebiamy sobie, żeśmy się tego pozbyli cokolwiek. Pozbądźcie się tego ze szczętem. Tym zaś, co u Was grają, błaznów, zakażcie jak najsurowiej prawić co bądź więcej nad to, co stoi w ich roli. Są bowiem między nimi tacy, co się namawiają do śmiechu, aby w pewnej liczbie jałowych spektatorów także śmiech wzbudzić i to właśnie w chwili, kiedy przypada jakiś szczegół sztuki zasługujący na uwagę. To niegodziwość. Dowodząca politowania godnej próżności w błaźni, który tak czyni. Idźcie i bądźcie w pogotowiu. Aktorowie wychodzą. Wchodzą Poloniusz, Rosencrantz i Guildenstern. No i cóż, mości panie, czy król chce spożyć ten kęs widowiska? Poloniusz. Jego królewska mość przybędzie, królowa jej mość także i to zaraz. Powiedz, że wać pan aktorom, niech się śpieszą. Poloniusz wychodzi. A panowie to nie dopomożecie ich znaglić do pośpiechu? Rosencrantz i Guildenstern. I owszem, mości ciążę. Wychodzą. Hamlet. Horacy, Horacy! Horacy wchodzi. Co rozkażesz, panie? Horacy, ty... Najsprawiedliwszy z ludzi, z którymi kiedykolwiek przestawałem. O, panie. Nie myśl, że ci chcę pochlebić. Czegoż bym mógł się spodziewać od ciebie, który... Nic nie masz, krom, rzeźkości ducha, ku wyżywieniu się i ku ukryciu. Któż by pochlebiał biednym, niech jej w cukrze smażony język liże głupią pychę, Niech się zawiasy kolanu ginają tam, gdzie łaszenie się zdobywa korzyść. Słuchaj, od tej chwili, kiedy dusza moja mogła być panią swojego wyboru i ludzi, jednych przenosić nad drugich... Od owej chwili już się ona sobie upodobała, boś ty, wiele cierpiąc, takim był zawsze, jakbyś nic nie cierpiał. Boś ty fortunie zarówno był wdzięczny za jej umizgi i prześladowania, a błogosławiąc im krew z przekonaniem, tak są zmieszane, iż on palcom losu nie służy za flet do wydania dźwięków wedle kaprysu. Daj mi człowieka, niebędącego żądz swym niewolnikiem, a. W głębi mego serca go umieszczę, w sercu samego serca, tak jak ciebie. Za wiele tego już podobno. W sztuce, którą niebawem ma być przedstawiona, jest jedna scena zbliżona do tego, co ci o śmierci mego ojca zwierzył. Gdy się ta scena pertraktować będzie, zwróć proszę całą potęgę uwagi na mego stryja. Jeśli jego wina podczas tej sceny sama się nie zdradzi, Uw niby zacny duch był potem pieńcem, a moje myśli tak czarne jak sadza w kuźni wulkana. Nie spuszczaj go z oczu. Ja mój wzrok tak, że pilnie w twarz mu wryję, a potem zlejem nasze spostrzeżenia w stanowczą formę wniosku. No panie, jeżeli skradnie co mojej baczności i ujdzie cały, zapłacę te kradzież. Już idą. Muszę znowu zostać głupcem. Dalej na miejsce. Marsz, odgłos trąb. Król, królowa, Poloniusz, Ofelia, Rozenkranz, Guildenstern i inne osoby wchodzą. Król. Jakże się miewa nasz syn, Hamlet. Wybornie. Żyje jak kameleon, powietrzem nadzianym obietnicami. Kapłonów nie moglibyście lepiej tuczyć. Nie mam co zrobić z tą odpowiedzią. Te słowa nie do mnie należą. Ani do mnie już teraz, do Poloniusza. Wacz pan, grywałeś kiedyś na uniwersytecie, jeżeli się nie mylę? Poloniusz, tak jest, mości książę, i miałem sławę dobrego aktora. A cóżeś pan przedstawiał? Przedstawiałem Juliusza Cezara i zostałem zabity na kapitolu. Brutus mnie zabił? Cóż za brutalstwo było z jego strony, żeby tak kapitalne ciele tam zabijać? Czy. Aktorowie już na pogotowiu? Rosenkranz. Czekają, panie, na twoje rozkazy. Królowa. Pójdź tu, kochany Hamlet, siądź przy mnie. Wybacz, kochana matko, tu jest metal silniej pociągający. Poloniusz do króla. Słyszałeś, panie? Hamlet do Ofelii. Mogęż, o pani, lec na twoim łonie? Ofelia. Nie, mości książę. To jest na twoim łonie, głowę wsparłszy. Możesz, książę, Hamlet, kładąc się u jej nóg, sądzisz, że miał w myśli co innego? Ja nic nie sądzę. Co by był pomysł nie lada położyć się między nogami dziewczyny? Co takiego? Nic. Książę, dziś jesteś wesół. Kto? Ja? Nie inaczej. O, jestem. — Tylko twoim wesołkiem. Cóż zresztą człowiek ma czynić, jeżeli nie weselić się? Oto na przykład moja matka. Patrz, pani, jak promieniejąco wygląda. Chociaż mój ojciec zmarł przed dwiema godzinami. — Przed dwa razy dwoma miesiącami, mości książę. — Tak już dawno? Niechże się diabeł czarno nosi, ja przywdzieję sobole. Dla Boga! Od dwóch miesięcy zmarły i jeszcze niezapomniane. Jest więc nadzieja, że pamięć wielkich ludzi zdoła przetrwać ich żywot przez pół roku. Notabene, jeżeli ufundują kościoły. W przeciwnym razie niech się nie skarżą, jeżeli ich spotka los tego konika, któremu na nagrobku napisano: Konik zdechł, więc go wmiech. Odgłos trąb. Po czym? Następuje pantomima. Para królewskich małżonków w czułej komitywie wchodzi na scenę. Królowa ściska króla i on ją nawzajem. Klęka przed nimi z wyrazem najtkliwszego przywiązania. On ją podnosi głowę na jej piersi skłania. Kładzie się potem na kwicistej darni i zasypia. Ona widząc go uśpionego odchodzi. Po niejakiej chwili... Ukazuje się jakiś człowiek, zbliża się do śpiącego, zdejmuje mu z głowy koronę, całuje ją, wlewa potem w ucho królowi truciznę i wychodzi. Królowa powraca, znajduje króla nieżywego i bardzo rozpacza. Zabójca w towarzystwie dwóch czy trzech niemych osób wchodzi znowu i niby także lamentuje. Wynoszą trupa. Zabójca składa przed królową dary. I oświadcza jej swoją miłość. Ona okazuje zrazu wstręt i niechęć, w końcu jednak podaje mu rękę. Wychodzą. Ofelia. Co to było, mości książę? To był hultajski bigos, a oznacza zbrodnie. Zapewne ta pantomima zawierała w sobie treść sztuki. Wchodzi prolog. Hamlet. Dowiemy się od tego jego mościa. Aktorowie nie umieją trzymać języka za zębami. Muszą wszystko wypaplać. Ofelia, czy on nam odkryje znaczenie tego? Niezawodnie. Tak jak wszystko, co byś mu, pani, odkryła. Nie wstydź się tylko pokazać mu, co masz do pokazania. A on się nie powstydzi powiedzieć ci, co to znaczy. Lada co zwaści, lada co. Będę patrzeć na sztukę. Prolog. Czni panowie i cne damy, dla was i dla naszej dramy, kornie was o wzgląd błagamy. Hamlet: Prolog li to czy dewiza na sygnet? Ofelia: To było krótkie: Hamlet: Jak miłość kobiety. Wchodzą król-aktor i królowa aktorka król-aktor. Trzydzieści razy feba rumaki, obiegły krąg tellury i przestwór Neptuna, rozległy i trzydzieści kroć razy dwanaście na przemian, zapłonął i zbladł miesiąc nad głowami ziemian. Odkąd nam amor serca hymen złączył dłonie węzłem, który się chyba rozwiąże po zgonie. Królowa aktorka, obyśmy drugie tyle zmiany luny i słońca zliczyli, nim miłości dożyjemy końca, lecz... Już od pewnego czasu niezbadana w zdrowiu, w humorze Twoim, Panie, zaszła zmiana. Lękam się, niechaj jednak te niewieście trwogi nie przyczyniając ci cierpień. O, mężu drogi, obawy u płci naszej z miłości się rodzą, jak ta lub nie istnieją, lub miarę przechodzą. Czym moja miłość tego liczneś miał obawy, w jakim zaś stopniu miłość w takim i obawy? Gdzie wielka miłość, lada wątpliwość przeraża I z zwiększeniem się obaw miłość się pomnaża. Tak, najmilsza, opuszczę cię i to niedługo, Coraz już siły skąpszą, darzą mnie posługą, Ty zostaniesz, żyć będziesz na tym pięknym świecie, Szanowana, kochana i może ci splecie wieniec drugi małżonek. O, wstrzymaj te słowa. Zbrodnią by w moim łonie była myśl takowa. Obym przy drugim mężu była potępiona. Taka tylko drugiego może zostać żoną, co zabiła pierwszego. Hamlet, to topiołun. Królowa aktorka. Podłe tylko hucie kleją powtórne związki, lecz nigdy uczucie. Zabójczyni pierwszego powtórnie go zgładza, gdy nowego małżonka. W łoże swe wprowadza. Król aktor, że myślisz tak. Jak mówisz, najzupełniej wierzę. Nieraz jednak człowiek łamie to, co przedsiębierze. Zamiar jest niewolnikiem wyłącznym pamięci, nagle zrodzony, ale słabej konsystencji. Krzepko wisi, jak owoc nieźrzały u drzewa. Lecz gdy zmięknie, przed czasem lada wiatr go zwiewa, nie dziw, że... Nie pomnim wypłacać na dobie długu, któryśmy winni tylko samym sobie. To, co postanawiamy w chwili uniesienia, z uniesieniem minionym w parę, się zamienia. Zbytnia gwałtowność, czy to radości, czy smutku, sama własne swe chęci wydziedzicza z skutku, gdzie radość pusta, smutek przechodzi w rozpaczę, tam po chwili cieszy się smutek, radość płacze. Świat ten. Nie wiekuisty, ni się kto zdumiewa, że z przesileniem szczęścia i miłość omdlewa. Kwestia to bowiem jeszcze mieszcząca zawiłość, czy miłość jedna szczęście, czy też szczęście miłość. Możny runął, pieszchają wraz czcicieli zgraje. Biedny wzniósł się, a liści wróg dłoń mu podaje. Zdaje się więc, że miłość szczęściu jest służebna. Ma przyjaciół, komu ich miłość niepotrzebna, a kto w potrzebie niby przyjaciela wzywa, gotowego w nim sobie wroga wychowa. Słowem, skończyłbym na tym, od czego zacząłem. Chęć i moc nasza tak są odrębnym żywiołem, że najczęściej upada to, to człowiek zamierzy. Myśl nasza do nas, cel jej nie do nas należy. Tak i ta myśl, że z drugim nie będziesz złączona. Skona w tobie, gdy Pierwszy twój małżonek Skona Niech mi niebo odmówi światła Ziemia wody Noc nie da odpoczynku Dzień nie da swobody W rozpacz niech wszelka moja zmieni się pociecha Los tylko więźnia w lochu Niech mi się uśmiecha Wszystko to, co rumieniec przeistacza w bladość Niech będzie mym udziałem, gdy uczuję radość Tu i tam niech ponoszę kaźń co chwila nową, Jeśli żoną zostanę, Raz zostawszy wdową. Hamlet do Ofeli. Gdyby tę przysięgę miała złamać. Król aktor. Ślub to straszliwy. Luba, opuść mnie na chwilę. Myśli mi się mieszają. Może snem zasile znękane ciało. Zasypia. Królowa aktorka. Niech cię koło błogi, i wszelkie zło omija z dala nasze progi. Wychodzi. Hamlet do królowej. Jak ci się pani podoba ta sztuka? Królowa. Zdaje mi się, że ta dama przyrzeka za wiele. Hamlet. hm, ale dotrzyma słowa. Król. Przyzna wać pan treść tej sztuki. Nie mieścisz ona w sobie nic. Zdrożnego? Nic zgoła. Oni tylko żartują, trują żartem. Nic zdrożnego w świecie. Jakiż ta sztuka ma tytuł? Łapka na myszy. Skąd zaś taki? Przez przenośnie. Przedstawia ona morderstwo dokładnie w Wiedniu. Zamordowany książę nazywał się Gonzago, a jego żona Baptysta. Arceszelmowska to sprawka, jak zaraz zobaczymy, ale. Co nam do tego, wasza królewska mość i my wszyscy mamy spokojne sumienie. Nie może nas to dotknąć. Niech się drapie, kto ma liszaj. Nasza skóra zdrowa. Chodzi Lucjan. To jest niejaki Lucjan, synowiec króla. Ofelia. Objaśniasz, mości książę, tak dobrze jak chór starożytny. Hamlet. Mógłbym być pośrednikiem między panią a jej kochankiem. Gdybym tylko był świadkiem waszych igraszyk. Kolący masz dowcip, mości książę. Odpokutowałabyś pani niejednym jękiem, stępieniem i kolca. Coraz to lepiej, zarazem gorzej. Tak właśnie traktujecie swych mężów. Dalej, mordercą. Zrzuć twą przeklętą larwę i zaczynaj. Już kruk krakaniem. Do zemsty daję hasło. Myśl czarna, ręka pewna, płyn dzielny czas sprzyja. Nie tamuje zamiaru obecność niczyja. Szary wyskoków północ, z zbójczych ziół zebrany po trzykroć pod hekatyk lądwą gotowany. Władzę twą czarodziejską, straszną w swym rozwiciu, okaż niezwłocznie na tym zdrowym jeszcze życiu. Wlewa truciznę w ucho śpiącemu. Hamlet truje go w jego własnym ogrodzie dla zagrabienia jego państwa. Nazwisko tamtego jest Gonzago. Rzecz autentyczna i we włoskim tekście wybornie opisana. Teraz zobaczymy, jakim sposobem morderca pozyskuje miłość żony Gonzagi, Ofelia. Król powstaje. Jak to? Strwożony fałszywym alarmem? Królowa. Co ci jest, panie? Poloniusz. Niech skończą widowisko. Król. Światła. Wychodźmy. Światła. 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 Wszyscy wychodzą prócz Hamleta i Horacego. Hamlet. Niech ryczy z bólu ranny łoś. Zwierz zdrów. przebiega knieje. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. Powiedz mi, waćpan, czy ta komedia... Z dodatkiem lasu piór na głowie i pary prowansalskich róż u dziurawych trzewików. Nie powinna by, jeśli resztka mojego szczęścia mnie zawiedzie, zapewnić mi udziału w jakiej trupie aktorów? O, Horacy. Połowę udziału. Ależ cały. Wiedz bowiem, miły mój Damonie, że z raju dziś tu step, gdzie wczoraj Jowisz był na tronie. Tam dziś panuje... Pustka. Mogłeś dorymować, mości książę. Racy, słowa tego ducha złota warte czy. Widziałeś? Najwyraźniej. Kiedy była mowa o otruciu uważałem dobrze. Nie ma tam gdzie jakiego grajka? Hej! Bo, bo skoro król komedii nie lubi, pewnikiem król, jego mość komedii nie jest lubownikiem. A co są Grejkowie? Wchodzą Rozenkranc i Gildensztern. Gildensztern. Mości książę, niech nam wolno będzie powiedzieć jedno słowo. Ile ich jest w słowniku? Gildensztern. Mości książę, król. Cóż król porabia, mości panie? Od wyjścia stąd bardzo znie mógł. Z przepicia? Z wzburzenia żółci. Troskliwość pańska byłaby się była okazała trafniejsza, udając się w takim razie do doktora, bo gdybym ja mu zapisał na przeczyszczenie, mogłoby mu to jeszcze bardziej żółć wzburzyć. Racz, łaskawy panie, zamknąć swą mowę w pewne szranki i nie odskakiwać tak dziko od celu, w jakim tu przychodzim. Jestem już potulny. Mów, wadź pan. Królowa. Matka Waszej Książęcej Mości w najgłębszym rozżaleniu przysyła nas do ciebie, panie. Miło mi panów witać. Nie, mości Książę, te grzeczności nie w porę. Jeśli się Waszej Książęcej Mości podoba dać nam zdrową odpowiedź, wypełnimy polecenie jego matki, w przeciwnym razie przebaczenie Waszej Książęcej Mości i oddalenie się nasze będzie jedynym owocem naszego tu przybycia. Nie mogę. Doprawdy. Czego, mości książę? Dać panom zdrowie odpowiedzi, bo'm chory na głowę. Na jaką wszakże będę się mógł zdobyć, taką im służyć będę, albo raczej matce mojej. Dlatego przystąpmy wprost do rzeczy bez korowodów. Mówcie więc panowie, że moja matka... Nie taj, że postępowanie waszej książęcej mości w podziw ją i zdumienie wprawia. O, dziwny synu, który tak możesz zdumiewać matkę swoją. A czy nie ma tam czasem jakiego postscriptum pod tym macierzyńskim podziwem? Powiedzcie no, panowie, życzeniem jej jest, abyś się książę z nią widział w jej gabinecie, nim się udasz na spoczynek. Będę jej posłuszny, choćby była dziesięć razy moją matką. Czy macie, panowie, co więcej do powiedzenia? Mości książę, był czas, żeś mnie lubił. Na bakaj, Merkurego, i teraz jeszcze. Łaskawy książę, co cię udręcza? Dobrowolnie zamykasz drzwi swobodnie, ukrywając troski swoje przed przyjacielem. Nie mam widoków, mój panie. Jak to, kiedy sam król zapewnia Waszej książęcej mości następstwo duńskiego tronu. Tak, ale. Znasz pan przysłowie. Koń. Dostał owsa. Koniec trochę niesmaczny. Muzykanci wchodzą. Otóż i gęćba! Pozwól nam, bracie, swego fletu. Biorąc Gildenszterna na stronę. Dlaczego tak tropisz wokoło mnie, jak gdybyś mnie chciał w lisią jamę zapędzić? Gildensztern. Panie. Jeśli mnie żarliwość uczyniła za śmiałym przywiązanie moje, słusznie możesz nazwać nieokrzesanym. Nie rozumiem tego dobrze. Zagraj, no, proszę, na tym flecie. Nie umiem, mości książę. Proszę cię. Nie umiem, do prawdy. Jak mnie kochasz. Nie potrafię z niego wydobyć głosu, mości książę. To tak łatwo przecie jak kłamać. Przebieraj po tych dziurkach palcami, włóż ten koniec w usta i zadmij, a wydobędziesz ton najdźwięczniejszy. Patrz, tu są klapy. Ale ja ich użyć nie umiem do wydania jakiej bądź melodii. Nie znam się na tym. Patrzę teraz za jakiego mnie masz, baj bardzo. Chciałbyś grać na mnie, wmawiasz w siebie, że znasz mój mechanizm. Chciałbyś Wyrwać ze mnie rdzeń mej tajemnicy, wycisnąć ze mnie całą skaletonów od najniższej nuty aż do dyszkantu. A w tym tu marnym instrumencie tyle jest głosu, tyle harmonii, jednakże nie możesz go skłonić do przemówienia. Cóż u kata, i czy sądzisz, że na mnie łatwiej zagrać niż na flecie? Miej mnie za jaki chcesz instrument. Przedąć, rozstroić mnie potrafisz, ale zagrać na mnie... Nigdy. Wchodzi Poloniusz. Witam, weć pana dobrodzieja. Poloniusz. mości książe, królowa jej mości życzę sobie z waszą książęcą mością pomówić i, i to zaraz. Czy widzisz tam, weć pan tę chmurę z kształtu podobną do wielbłąda? Rzeczy samej... Istny wielbłąd. Zdaje mi się, że jest podobniejsza do łasicy. Prawda, z boku podobniejsza do łasicy, albo raczej wieloryba, bardzo podobna do wieloryba. No, to dobrze. Zaraz pójdę do matki. Z tymi głupcami trzeba by zgłupieć naprawdę. Zaraz idę. Śpiesza to powiedzieć, Hamlet. Zaraz łatwo da się powiedzieć. Zostawcie mnie, przyjaciele. Wychodzą Rosenkrantz, Guildenstern i choracy. Teraz jest właśnie ta straszna godzina nocy, w której się podnoszą groby i same piekła wyziewają na świat zarazę. Teraz bym gotów pić krew i takie rzeczy wykonywać, na których widok dzień by zbladł. Lecz teraz. Mam iść do matki? O, serce, nie zaprzecz naturze mojej, niech nigdy w to łono nie znajdzie wstępu Neronowa dusza. Niech będę srogim, ale niewyrodnym. Sztylety w ustach mam, ale nie w dłoni. Niechaj mój język będzie w tym spotkaniu obłudnym względem serca i jakkolwiek słowa nie będą miotać się i srożyć. Pieczęci, duszo. Nie daj doń przyłożyć. Wychodzi. Scena trzecia. Pokój tamże. Król, Rozenkranz i Guildenstern. Król. Nie można mu dowierzać. Nie byłoby nawet roztropnie, gdybyśmy mu dłużej wodze szaleństwa puszczać dali. Bądźcie więc w pogotowiu, skoro odbierzecie zlecenia już się przygotowujące, natychmiast jedźcie z nim do Anglii. Dobro naszego państwa nie pozwala cierpieć takiej bliskości hazardu, na który jego wybryki z każdą chwilą bardziej nas nastawiają. Gildenstern. Będziem w pogotowiu. Święta i bogobojna to troskliwość waszej królewskiej mości. Bo tu idzie o zachowanie bezpieczeństwa tylu tysięcy ludzi, które pod jej berłem żyją szczęśliwie. Rozenkrantz. Każdy pojedynczy prywatny żywot już jest w obowiązku wszelkimi siłami i z całą dzielnością chronić i bronić siebie od uszczerbku, o ileż więcej taki byt, na którym polega życie milionów, nie kończy nigdy majestat. Sam jeden dni swoich, jak spadający potok, chłonie z sobą wszystko, co było w pobliskości. Jest on niby potężnym kołem, przytwierdzonym do szczytu góry, przy którego dzwonach olbrzymich wiszą krocie przyczepionych drobiazgów. Jeśli to koło się toczy wraz z każda z owych podrzędnych jednostek, chyżą mknie w przepaść. Nigdy bez współdźwięku jęków ogólnych król nie wydał jęku. Śpiesznie gotujcie się do tej podróży. Trzeba nam spętać ten postrach, co teraz za bardzo hula. Będziemy się spieszyli. Będziemy się śpiesieli. Wychodzą. Wchodzi Poloniusz. Poloniusz. Ma przyjść niebawem do pokoju matki. Ja za obiciem stanę i wysłucham, co się tam będzie działo. Pewny jestem, że mu królowa jej mość zmyje głowę. Trzeba, Atoli, jak to bardzo mądrze wasza królewska mość zauważyła, aby krom matki, bo matki z natury są stronne. Jeszcze drugi, jakiś świadek był tam obecny. Idę więc i zanim wasza królewska mość pójdzie do łóżka, będę z powrotem, by zdać sprawę z tego, czego się dowiem. Dziękuję, ci, mój drogi. Wychodzi poloniusz. Kał mej zbrodni, cuchnie aż w niebiosa. Najstarsza klątwa na niej cięży. stygmat bratniego mordu, nie mogę się modlić, chociaż pragnienie dorównywa chęci, moc winy mojej kruszy moc mej woli. I jako człowiek rozdwojon w działaniu stoję wahając się, co mam w przód zacząć. I nic nie czynię. Jak to? Choćby nawet ta dłoń przeklęta była od krwi bratniej dwakroć tak brudna, czyliż miłosierne nieba nie mają dżdżu do jej obmycia, aby zbielała jak śnieg, na cóż łaska, jeśli nie na to, by przebaczać winnym. Czymże są modły, jeżeli nie ową podwójną siłą zdolną nas podeprzeć? Gdy mamy upaść, lub podnieść na nowo, kiedy upadniem, wzniosę to oczy. Błąd mój już minął, lecz jaki rodzaj modlitwy może być dla mnie pomocny? Przebacz mi moje ohydne morderstwo. To być nie może. Boć jeszcze posiadam to wszystko, co mnie wiodło do morderstwa. Koronę, władzę, żonę, brata. Możesz być rozgrzeszonym, kto dzierży plon grzechu. W praktykach tego zepsutego świata zdarza się zbrodni, pozłoconą ręką usuwać na bok sprawiedliwość. Nieraz widziano nawet prawo przekupione owocem gwałtu, ale. "Tam tak nie jest. Tam nie popłacasz żalbierstwo, tam czyny nago się jawią i człowiek stawiony naprzeciw swoich przestępstw oko w oko musi je wyznać. Cóż mi więc zostaj? Spróbować, czego żal dokaże, czegoż on nie dokaże, lecz czegoż dokaże, gdy winowajca nie może żałować. O straszna dolo! Serce jak śmierć czarne, spętana duszo, która usiłując być wolna, coraz okropniej się wikła. Przyjdźcie mi w pomoc, wy, aniołowie, zegnijcie się, kolana i ty, stalą, okute serce, zmięknij jako nerwy nowo narodzonego niemowlęcia. Jeszcze się wszystko da naprawić. Klęka. Wchodzi Hamlet. Hamlet modli się. Teraz mógłbym to uczynić, teraz uczynię, ale tym sposobem pójdzie do nieba. I toż będzie zemstą? Trzeba się nad tym zastanowić. Nędznik zabija mego ojca i ja za to, ja, syn jedyny zamordowanego, posyłam tegoż nędznika do nieba. Co by nagrodą było, a nie zemstą? On go tyrańsko zgładził w sennej dobie, w stanie sytości w maju jego grzechów. Jak tam rachunek jego stoi, Bogu wiadomo, sądząca dali po ludzku, źle z nim być musi, ażbym się zemścił, gdybym go zabił teraz, kiedy skruchą oczyszcza duszę przygotowanego, opatrzonego w podróż tego świata. Nie, czekaj mieczu, sposobniejszej pory. Kiedy pijany będzie we śnie, w gniewie albo wśród uciech kazirodnych. Kiedy grać lub kląć będzie lub co bądź innego czynić, co wcale nie pachnie zbawieniem. Wtedy go ugoć tak, żeby aż nogi za ku nie byłaby jego dusza. Tak wtedy była przeklęta i czarna jak piekło, w które pójdzie matka Czecha. Ten tylko kordiał śmierć twoją odwleka. Wychodzi. Król powstając. Słowa wzlatują, myśl w prochu się grzebie. Słów bez myśli nie przyjmują w niebie. Wychodzi. Scena czwarta. Inny pokój tamże. Królowa i Poloniusz. Poloniusz, przyjdzie wnet, mów z nim pani bez ogródki, powiedz mu, że się już, przebrała miarka jego wybryków, że wasza dostojność, za długo stoisz już jako parawan pomiędzy nim a ogniem, tu się skryje, tylko z nim ostro. Hamlet za sceną. O matko, matko. Królowa. Nie turbuj się waćpan. pan, zgromię go należycie. Wyjdź, już idzie. Poloniusz kryje się, Hamlet wchodzi. Jestem więc, matko, czego żądasz? Hamlecie, bardzoś zmartwił twego ojca. Matko, zmartwiłaś bardzo mego ojca. Przestań. Odpowiedź twoja bezrozumna. Przestań. Pytanie twoje bezbożne. Cóż to znaczy, mlecie? Czego żądasz, matko? Czy mnie już nie znasz? O, znam, na krucyfiks. Jesteś królową, żoną twego szwagra. Obyś nie była nią. Jesteś moją matką. Muszę więc kogo innego przywołać, co się rozmówi z tobą. Siadaj, pani. Nie wyjdziesz stąd. Na krok się stąd nie ruszysz, póki. Nie stawię przed tobą zwierciadła, w którym się przejrzysz z gruntu. Co chcesz czynić? Nie chcesz mnie zabić przecie! Ej, ratunku! Poloniusz za obiciem. Ratunku. Hamlet dobywając szpady. Cóż to, szczur! Bij, zabij szczura! Ten sztych duka Zadaje zadaje pchnięcie przez obicie. Poloniusz za obiciem. Zabity jestem. Pada i umiera. Królowa. Nieszczęsny. zny. uczynił? Hamlet. Za mnie wiem. Czy to król? Podnosi obicie i wyciąga Polinusza. Co za czyn zapamiętały. Zapamiętały czyn. W istocie matko. Tak samo prawie jak... Zgładzać ze świata króla, a potem iść za jego brata. Jak? zgładzać króla takem wyrzekł pani do Poloniusza Bądź zdrów, usłużno, ścipski, biedny, głupcze wziąłem cię za lepszego Znieś tą dole. Widzisz, że czasem źle być zbyt gorliwym nie łam rąk, pani siądź i ścierp że raczej ja serce twoje teraz łamać będę i skruszę je na Boga, jeśli nie jest z nieprzełomnego metalu, jeśli przeklęty nauk nie zrobił go wałem przeciw wszelkiemu wpływowi uczucia. Cóżem ja popełniła, że się ważysz tak obelżywą mową na mnie targać? Czyn, który kazi w dzięk i kwiat skromności, cnotę w obłudę zmienia, zdziera róże z chorzego czoła niewinnej miłości i... Sadza na nim wrzody, który święte małżeńskie śluby czyni fałszywymi, jako zaklęcia gracza, a religię czczą grą wyrazów. Płoni się twarz nieba i wiecznie trwały ten gmach, chorobliwą przybiera postać wobec tego czynu, jak gdyby w wilię dnia sądnego. Przebóg, jakiż to czyn tak grzmiący zarzut ściąga. Spójrz, pani, na ten portret i na tamten. Na ten konterfekt dwóch rodzonych braci. Patrz, ile wdzięku dzięku mieści to oblicze. Czoło Jowisza, Hyperiona włosy, wzrok Marsa, groźny i rozkazujący. Postawa godna Merkurego. Kiedy na niebotyczny szczyt góry zstępuje. Wszystko tu tak jest pełne, tak skończone, jakby dla dania pierwowzoru męża każdy Bóg swoją pieczęć był przyłożył na tym człowieku. To był twój małżonek. Patrz teraz, owdzie, to twój mąż dzisiejszy, jak zaśniedziały kłos, zarażający zdrowego brata. Maszli pani oczy, żeś mogła rzucić to górne pastwisko dla paszy na tym bagnie? Gdzie masz oczy? Nie możesz tego tłumaczyć miłością. Bo w Twoim wieku krew nie war, pokornie słucha rozwagi. A jakaż rozwaga mogłaby kazać przenieść to nad tamto? Masz Pani zmysły to pewna, boć przecie nie jesteś martwa, ale i to pewna, że zmysły te są zwichnięte, bo tu by nawet szalony nie zbłądził w wyborze, bo nigdy jeszcze żadne obłąkanie do tego stopnia nie stępiło zmysłów, aby im jakiś organ nie pozostał do namacania tak. Wielkiej różnicy. Jaki szulicha bies przy ciuciu babce tak cię zaślepia. Wzrok bez dotykania, czucie bez wzroku, słuch bez rąk i oczu, węch bez wszystkiego innego. Ba, nawet najłomniejsza część zdrowego zmysłu, tak by nie mogła się zmylić. O, wstydzie, gdzie twój rumieniec? Piekielny rokoszu, jeśli ty możesz płomień twój rozniecać w łonie matrony, to zaiste cnocie wrzącej młodości stać się trzeba woskiem i stopnieć w własnym ogniu. Niech się przeciw atakom pokus odtąd srom nie zbroi, skoro ląd płonie tak żywo i rozum rząd jest faktorem. O, przestali Hamlecie! Ty oczy moje zwracasz w głąb mej duszy. Widzę w niej. Czarne, szpetne plamy, których zmyć nie potrafię. <grystanie> tak, żyć w barłogu, kazirodnego łoża, gnić w sprośności, z śmietnika rozkosz chłeptać. Przestań, przestań, każde twoje słowo razi mnie jak sztylet. Przestań, hamlecie luby, zbój i podlec. Nikczemnik nie wart setnej części setki twego pierwszego męża rzezimieszek, który z wystawy ściągnął drogi diadem i w kieszeń schował. Przestań. Duch wchodzi. Hamlet. Król z postawy, z szmat i okrawek. Osłońcie mnie mi skrzydły, święte zastępy niebios. Czego żądasz, szanowna Maro? Niestety oszalał co cię sprowadza? Przychodzisz li zgromić opieszałego syna, że tak gnuśnie czas marnotrawi, odwłokę puszczając spełnienie twego strasznego rozkazu? Mów Pamiętaj na twoje przyrzeczenie. Przychodzę po to tylko. Żebym wzmocnił zwątlone nieco przedsięwzięcie Twoje. Ale patrz, w jakim stanie Twoja matka. O, stań pomiędzy nią a jej sumieniem, odbywającym walkę. Wyobraźnia najsilniej działa w słabym ciele. Przemów do niej. Hamlecie. Co, co ci jest, o pani? Niestety raczej ty powiedz co tobie, że tak upornie oczy w próżnię wlepiasz i z bezcielesnym rozmawiasz powietrzem. Dziko z twych oczu strzela wnętrzny płomień i gładkie włosy twoje jak żołnierze zbudzeni ze snu alarmem powstają i wyprężone stoją. O mój synu, skrop trawiącą cię gorączkę chłodem zastanowienia. W co się tak wpatrujesz? W niego. Tam. W niego. Patrz jaki on blady. Ach, jego postać. Jego sprawa... Zdolna byłaby wzruszyć głazy Nie patrz na mnie, bo od żałosnych tych spojrzeń Rozmięknie tęgość mej woli I wbrew zamiarowi nie krew pocieknie, ale łzy Do kogo zwracasz te słowa? Czy nic tam nie widzisz? Nic zgoła, chociaż wszystko, co jest, widzę I nic nie słyszysz, nic oprócz nas obojga Patrz tam, nie widzisz go? Już się oddala. Mój ojciec, on to w tejże samej szacie, w którą za życia lubił się przebierać. Patrz, już jest, blisko drzwi, już jest za progiem. Duch wychodzi. Płód to chorobliwego mózgu twego w tworzeniu tego rodzaju widziadeł. Gorączka bardzo jest biegła. Gorączka? Puls mój spokojnie bije i do taktu, tak jak twój, pani. W tym, co powiedziałem, nie było nic od rzeczy. Chcesz dowodu? To ci powtórzę każde moje słowo. A przecie tego wariat nie potrafi. O matko, matko, przez miłość zbawienia nie kładź po pochlebnej maści na twą duszę. Tą myślą, że to nie sumienie twoje, ale szaleństwo moje przemawiało. Ona by tylko zaciągnęła błoną i zabliźniła miejsca owrzodzone, ale zepsuta materia dlatego nie przestawałaby wewnątrz nurtować. Wyspowiadaj się niebu, żałuj tego, co przeszło, chroń się tego, co przyjść może, i nie pokrywaj chwastu mierzwą, aby rósł bujniej. Przebacz mi tę moją cnotę, bo w dychawicznym biegu tego świata przychodzi cnocie przepraszać występek. Korzyć się przed nimi, nieledwie żebrać o pozwolenie zrobienia mu dobrze. A mlecie, na pół rozdarłeś mi serce. O, rzuć precz pani, część jego pośrednią i zacznij z drugą, tym czyściejsze życie. Dobranoc, tylko nie wespu z mym stryjem. Pożycz choć cnoty, jeżeli jej nie masz. Nauk ten potwór i mający zmysły, w szatańskie pęta jest jednak aniołem przez to, że prawym szlachetnym popędom użycza także szat, które, wciągnąwszy, nie trudno nosić, wstrzymaj się dziś, pani, a umartwienie to uczynić łatwym jutrzejsze, dalsze jeszcze łatwiejszymi, bo przywyknienie zdolne jest nieledwie ...odmienić stempel natury i albo wciela szatana, albo go cudowną siłą wypędza. Jeszcze raz dobranoc. A gdy zapragniesz być błogosławiona, ja poproszę cię o błogosławieństwo. Co się dotyczy tego jego mościa, wskazując na Poloniusza? W istocie żal mi go, lecz widno nieba dla ukarania nas... Zobopólnego chłostym mnie swoje zrobiły narzędziem. Pogrzeb mu sprawię i odpłacę godnie śmierć mu zadaną. Dobranoc tymczasem. Miłość to moją, tak zatwardza duszę. Chcąc być łagodnym, okrutnym być muszę. A. Jeszcze parę słów. Cóż mam uczynić? Nic, pani, wcale. Owszem, nie masz czynić tego. Coś powiem, abyś uczyniła, gdy cię pijany król wezwie do łoża. Nazwie swą kotką, spieszczot w twarz uszczypnie, wtedy za parę tkliwych pocałunków albo łaskotek niecnych jego palców. Odkryj mu wszystko, coś tu usłyszała. Powiedz mu, że ja w gruncie nie szalony, tylko szalony przez podstęp. To byłby czyn budujący, bo któraż królowa piękna. Roztropna, dobrych obyczajów, coś podobnego mogłaby zataić przed nietoperzem, wygą, koczkodanem. Pytam się, która? Nie, wbrew rozumowi i wbrew dyskrecji, otwórz kosz na dachu. Wypuść zeń ptaki jako małpa w bajce, a potem sama w kosz wlazłszy dla próby. Ruń na złamanie karku. Bądź przekonany, że jeżeli. Słowa są tchnień, a tchnienia życia wynikłością. Nie mam dość życia do wydania w słowach tego wszystkiego, co mi powiedziałeś. Muszę do Anglii jechać, czy wiesz pani? Niestety zapomniałam tak podobno. Już są gotowe listy i dwóch moich koleżków, którym ufam, tak, jak żmiją, ma je wziąć. Misja ich polega na tym, żeby mi wskazać, gdzie raki zimują. Życzę im szczęścia. Idzie tu bowiem o to, żeby inżyniera własną jego petardą wysadzić w powietrze. A to sęk będzie właśnie, bo ja głębiej o parę sążni podkopię ich minę i puszczę ich aż pod księżyc. Bodaj to kiedy się przy jednym dziele z dwóch stron przeciwnych zejdą dwa fortele. Dobranoc, matko. Trzeba mi stąd sprzątnąć te bryłe mięsa. Coś teraz pan radca cichy, poważny. On, co był przed chwilą uosobioną, głośną krotochwilą. Wójdź, waszmość, musimy skończyć z sobą sprawę. Dobranoc, matko, wychodzi w czoło poloniusza. Akt czwarty. Scena pierwsza. Ten sam pokój co w końcu aktu poprzedniego. Królowa Rozenkrans i Gildensztern. Po chwili wchodzi król król. Tych głuchych jęków, tych przeciągłych westchnień musi być powód. Winniśmy go dociec. Gdzie jest twój pani? Królowa do Rosencrantza i Gildenszterna. Odstąpcie na chwilę. Tam ci odchodzą. Panie, cóżem widziała tej nocy? Cóżeś widziała, Gertrudom. Mów, co się dzieje z Hamletem? Szaleje jak morze i wicher, kiedy w zawody spór wiodą. Kto z nich silniejszy, usłyszawszy szelest poza obiciem, w niepohamowanym zapędzie, dobył szpady i wołając Szczur, przebił szpadą owdzie ukrytego, nieszczęśliwego starca. Co za ściekłość. tak samo, by się było stało ze mną, gdybym był tam się znalazł. Wolność Jego zagraża wszystkim mnie i Tobie samej. Niestety, jakież zadość uczynienie wymazać zdoła ten krwawy postępek. Moja to, moja wina, bo przezorność nakazywała mi wcześniej wziąć w kluby, poskromić tego, Młodego szaleńca, ale kochałem go, tak go kochałem, że nie chciał wejrzeć w tę smutną konieczność i, jak ktoś brzydką dotknięty chorobą, chcąc ją zataić, pozwoliłem złemu dojść aż do rdzenia życia. Gdzież on poszedł? Złożyć w ustroniu ciało zabitego, przy czym szaleństwo jego jako ruda drogiego kruszcu zmieszanego z podłym. Szlachetną stronę ukazało. Płakał nad tym, co zrobił. Wyjdźmy stąd, Gertrudo. Prędzej niż słońce, szczyty góro złoci, musi on wsiąść na okręt. Nam zaś trzeba całej powagi i zręczności użyć na ubarwienie i uniewinnienie tego niecnego czynu. Gildenszternie, wchodzą Rosenkranz i Gildensztern. Idźcie i weźcie ze sobą jeszcze kogo. Hamlet w szaleństwie zabił Poloniusza i gdzieś go powlukł z tego tu pokoju. Idźcie, wynajdźcie go, przemówcie grzecznie i każcie ciało zanieść do kaplicy. Spieszcie się, proszę Was. Wychodzą Rozenkrant i Gildensztern. Pójdźmy, Gertrudo, zgromadźmy naszych najlepszych przyjaciół i odkryjemy im tak to, co zaszło. Jak to, co czynić, zamierzamy. Może takim sposobem, po twarz, której podszept z jednego krańca świata do drugiego, szparko, jak działo do tarczy przenosi zatruty pocisk, minie nas i tylko nieczułe zrani powietrze. Pójdź, luba, trapi i trwoży mnie ta ciężka próba. Scena druga. Inny pokój tamże. Wchodzi Hamlet. Bezpiecznie schowany. Rozenkranz za sceną. Hamlecie, książę Hamlecie! Ale cicho, cóż to za hałas? Ktoś wołał Hamleta. A oni, wchodzą Rozenkranz i Gildensztern. Rozenkranz. przychodzi mi Cię zapytać, mości książę, gdzieś podział trupa. Złączyłem go z prochem, z którym najbliższe miał powinowactwo. Racz nam powiedzieć, panie, gdzie on leży, byśmy go mogli przenieść do kaplicy. Nie sądźcie tego. Czego, mości książę? Ażebym umiał być panem waszej tajemnicy, a swojej własnej nie umiał. Poza tym, kiedy pytanie czyni gąbka, jakąż odpowiedź ma dać syn królewski? Maszli mnie, książę, za gąbkę? Nie inaczej, za gąbkę, która wciąga w siebie królewskie fawory, nagrody i łaski, ale takie istoty wyświadczają ostatecznie samemuż królowi przysługę. Trzyma on je w gębie jak małpa i cmoka, aby je połknął potem. Skoro zapotrzebuje tego, co waść zbierzesz, Dość mu cię będzie ścisnąć, a wnet nasiąkła gąbka znów będzie słucha. Nie rozumiem tego, mości książę. Tym lepiej, gdy o łajdactwie mowa na dobie tępa głowa. Mości książę, trzeba, żebyś nam powiedział koniecznie, gdzie jest ciało, i poszedł z nami do króla. Ciało jest w posiadaniu króla, ale. Król nie jest w posiadaniu ciała. Król jest czymś. Gildenstern Jak to czymś? Niczym. Prowadźcie mnie do niego, lis, do nory, wszyscy za nim. Wychodzą. Scena trzecia inny pokój tamże król w towarzystwie kilku panów. Król. Kazałem szukać go i znaleźć ciało. Jak niebezpieczne jest pozostawienie tego młodzieńca na wolności. Sami widzimy teraz, niestety zbyt jasno. Nie nam tu jednak wypada surowe stosować środki. On ma zachowanie ul ludu, który nie bierze na rozum, ale na oko. Gdzie zaś to ma miejsce? Tam zwykle bywa ważona na szali, nie wina ale kara winowajcy. Trzeba dlatego, żeby to nagłe jego wysłanie wydało się krokiem od dawna ułożonym. Złe gwałtowne gwałtownym tylko leczy się lekarstwem lub żadnym. Wchodzi Rozenkrantz. I cóż to? Rozenkrantz. Gdzie złożone ciało wydobyć z niego nie mogliśmy, panie. Gdzież on jest? Czeka na rozkazy Waszej Królewskiej Mości w przyległym pokoju pod strażą. Niechaj wejdzie. Guildensternie, wprowadź tu księcia. Wchodzą Hamlet i Guildenstern. Hamlecie, gdzie Poloniusz? Na kolacji. Na kolacji. Gdzie? Nie tam, gdzie on je, ale tam, gdzie jego jedzą. Zebrał się właśnie koło niego kongres. Politycznych robaków. W gastronomii nie ma, panie, większego potentata jak robak. Tuczymy wszelkie istoty dla karmienia siebie. Siebie zaś tuczymy dla robaków. Tłusty król i chudy pachołek są to tylko różne potrawy dwa dania na jeden stół i basta. Niestety. Rybak może wsadzić na wędę robaka, który jego królewską mość pożywał, i spożyć rybę, która tego robaka zjadła. Co przez to rozumiesz? Nic. To tylko pokazuje, jakim sposobem król może odbyć podróż przez wnętrzności harłaka. Gdzie Poloniusz? W niebie. Każ go tam szukać, a jeżeli go posłowie twoi tam nie znajdą, Poszukaj go sam w innym miejscu. To pewna jednak, że jeżeli go nie znajdziecie w tym miesiącu, poczujecie go w następnym, na schodach prowadzących do galerii. Król, do kilku osób z orszaku idźcie go tam poszukać. Będzie czekał, aż przyjdziecie. Wychodzi kilka osób z orszaku Hamlecie własne twoje bezpieczeństwo, którego pragniem tak jak opłakuję, to coś uczynił, wymaga, żebyś. Czyn ten niezwłocznym opłacił wyjazdem. Gotuj się, przeto. Okręt już pod żaglem, wiatr sprzyja, orszak twój czeka i wszystko wskazuje drogę do Anglii. Do Anglii? Tak jest, Hamlecie. Dobrze. Będzie dobrze, Hamlecie, gdybyś widział moje chęci. Widzę Herubina, który je widzi. Do Anglii zatem. Idźmy, panowie, bądź zdrowa, kochana matko. Ja przywiązany twój ojciec, Hamlecie. Matko, ojciec i matka tyle znaczą, co mąż i żona, a mąż i żona są jednym ciałem, a więc, matko, dalej, do Anglii. Wychodzi. Idźcie w trop za nim. Złapcie go, czym prędzej na okręt, niechaj odpłynie dziś jeszcze. Przygotowane już i przewidziane wszystko, co będzie wam potrzebne. Spieszcie, spieszcie, nie tracąc czasu. Wychodzą Rosencrantz i Guildenstern. A ty, Anglio, jeśli ci przyjaźń moja pożądana, o czym nie wątpię, boś świeżo uczuła moją potęgę i gojąc dotychczas blizny zadane duńskim mieczem, trwożne niesiesz nam hołdy. Anglio, nie waż lekceważyć wszechwładnej woli mojej, która w listach zaklinających cię o tę przysługę Wyraźnie żąda od ciebie niezwłocznej śmierci Hamleta. Wypełnij to, Anglio, bo on mi trawi krew jak zaród suchot, z którego ty mnie masz uleczyć. Póki to się nie stanie, puty w żadnej doli nic mnie nie znęci i nie zadowoli. Wychodzi. Scena czwarta. Równina w Danii. Chodzi Fortynbras z wojskiem Fortynbras, Mości Rotmistrzu Idź, pozdrów ode mnie Duńskiego króla Powiedz mu, że wskutek przyrzeczeń Jakie od niego otrzymał Fortinbras prosi go o glade Do przejścia przez Duńskie kraje Wiesz, gdzie się zejść mamy Jeżeli jego królewska mość Będzie miała co do nas, to mu Przyjdziem oddać Należną czołobitność tak mi powiedz Rotmistrz Oznajmie mu to panie Fortinbras Naprzód Zwolna Wychodzi z wojskiem Wchodzą Hamlet, Rosencrantz i Gildenstern Hamlet Czyje to wojska, Rotmistrzu? Rotmistrz Norweskie Gdzie oni idą? Ku granicom Polski Kto ma nad nimi dowództwo? Synowiec stargo króla, Fortenbras. Czy pochód ich ma na celu podbój całej Polski lub pewnej części tylko? Prawdę mówiąc i bez dodatków, idziemy zagarnąć marny kęs ziemi, z którego krom sławy żaden nam inny nie przyjdzie pożytek. Za parę mędli dukatów nie chciałbym wziąć go w dzierżawę i pewnie by więcej nie przyniósł ani nam, ani Polakom gdyby był w czynsz puszczony. W takim razie Polacy pewnie bronić go nie będą. Już tam są ze swym wojskiem. Wartoż stracić parę tysięcy dusz i dziesięć razy tyle dukatów za taki psi ogon? Jest to zaprawdę ślepy wrzut pokoju i pomyślności, który wewnątrz pęka i ani znaku nie daje na zewnątrz Dlaczego człowiek umiera? Dziękuję ci, mości rotmistrzu. Bóg z wami, panowie. Wychodzi. Rozenkranz. Pójdziemyż dalej, mości książę? Zaraz. Służyć wam będę. Idźcie trochę naprzód. Wychodzą Rozenkranz i Guildenstern. Jakże mnie wszystko oskarża i wszystko leniwej zemście mej bodźca dodaje! Czymże jest człowiek, jeżeli najwyższym jego zadaniem i dobrem na ziemi jest tylko spanie i jadło, bydlęciem, szczerym bydlęciem. Ten, co nas obdarzył tak dzielną władzą myślenia, że może i wstecz, i naprzód poglądać, nie na to dał nam tę zdolność, ten udział boskości rozumem zwany, aby w nas. Jałowo leżał i butwiał. Jest li to więc skutkiem zwierzęcej, bydła godnej niepamięci, czy trwożliwego i drobiazgowego przewidywania, które ściśle biorąc zawsze ma w sobie trzy części tchórzostwa, a tylko jedną mądrości. Doprawdy nie mogę tego pojąć, że aż dotąd mówię do siebie. Trzeba to uczynić. I kończę na tym, kiedy mi do czynu nie brak powodów, Woli, sił i środków, przykłady wielkie jak świat stoją przecie przede mną, choćby to wojsko tak liczne i tak zasobne pod wodzą takiego młodego księcia, który zapalony szlachetną rządzą sławy, lekceważy ukrytą szale wypadków i chętnie, co jest doczesne i przemijające, nasz tych wystawia hazardom, zagładzie, za co? Za Marną łupinę orzecha. Prawdziwie wielkim być to nie wojować, obyle głupstwo bez wielkiej przyczyny, lecz wielkomyślność było nawet walczyć, gdzie honor każe. I cóż ja wart jestem, ja, który ojca zgon, zhańbienie matki, śpiąco przepuszczam, gdy oto ze wstydem widzę przed sobą bliską śmierć dwudziestu tysięcy ludzi, którzy dla chimery dla widma sławy w grób idą jak w łóżko, aby wywalczyć nikczemną pięć ziemi, na której nie ma dość miejsca do walki, ani dość darni, by skryła mogiły tych, co polegną. Bądź odtąd zażartą, o, wola moja, albo wzgardy wartą. Wychodzi. Scena piąta. Elzynor. Pokój w zamku. Wchodzą... Królowa i choracy. Królowa, nie chcę jej widzieć. Choracy natarczywie prosi o możność wniścia. Stan jej budzi litość. Cóż jej jest? Ciągle wspomina o ojcu, słyszała mówi, że świat krzywo idzie. Wzdycha i chwyta się za ręce, lada fraszka ją drażni. Słowa jej bez związku nie określają niczego. Jednakże. Zastanawiają. Podnosi je słuchacz i strzywa łuk kroju własnych myśli. Każdy zaś wyraz jej obok wyrazu, jej twarzy, ruchów i postawy, takie czyni wrażenie, że można by pomyśleć, iż jest w nim jakaś myśl tylko zawiła i bardzo smutna. Muszę z nią pomówić. Mogłaby bowiem złym ludziom dać powód do niebezpiecznych przypuszczeń. Niech w niej idzie. Horacy wychodzi. Chora ma, dusza, każdą rzecz powszednią, złowrogich następstw sądzi przepowiednią. Jak głupio w trwodze występek przesadza, że drżąc przed zdradą, sam się prawie zdradza. Choracy wprowadza ofelię. Ofelia, gdzie jest ozdoba majestatu Dani? Czego chcesz, luba Ofelio? Ofelia śpiewa. Po czym ja cię poznam teraz? O kochanku mój, płaszcz pielgrzymiki i sandały, Twójże to jest strój? Niestety, kochane dziewczę, co znaczy ten śpiew? Ofelia, czy tak? Nie, pani, posłuchaj tylko. Śpiewa. On zmarł, znikł z naszego grona, zmarł, opuścił nas. U nóg jego darm zielona, w głowach zimny głaz. <laughs> Ależ Ofelio, proszę cię, pani, słuchaj, śpiewa. Całun jego, jak śnieg, biały. Król wchodzi, królowa. Ach, patrz, mój mężu. Ofelia śpiewa. Na całunie kwiat, choć go łzy nie opłakały, na mogiłę padł. Król, jak się masz, śliczna panienko? Dobrze, Bóg wam zapłać. Mówią, że Sowa była córką piekarza. Panie, wiemy, czym jesteśmy, ale nie wiemy, co się z nami stanie. Niech wam. Bóg pomaga przy wieczerzy. Marzy jej się o ojcu. Nie mówmy już o tym, proszę. Ale jak się was pytać będą, co to znaczy, to powiedzcie. Dzień dobry, dziś święty Walenty, dopiero co świtać poczyna. Młodzieniec snem leży ujęty, a chorza doń puka dziewczyna. Podskoczył kochanek, wdział szaty, drzwi rozwarł przed swoją jedyną i... Weszła dziewczyna do chaty, lecz z chaty nie wyszła dziewczyna. Nadobna Ofelio, Dajmy pokój przysięgom. Zaraz skończę. Bezbożność to wielka. Bóg widzi, jak wielka w mężczyznach bezbożność. gdy młodzian się tego nie wstydzi, gdy tylko nastręczy się możność, wszak nie maś cel życzeń otrzymał, przysiągłeś się ze mną ożenić. To ona mu tak mówi, a on jej odpowiada. I byłbym był słowa dotrzymał, lecz trzeba ci było się cenić. Jak dawno ona w tym stanie? Jeszcze się wszystko naprawi, mam nadzieję Tylko cierpliwości Ale nie mogę nie zapłakać Pomyślawszy, że go mają złożyć w zimną ziemię Mój brat dowie się o tym A zatem dziękuję państwu za dobrą radę Niech powóz zajeżdża Dobranoc, panie Dobranoc, śliczne panie Dobranoc, dobranoc Wychodzi Idź, pan za nią Niech jej pilnie strzegą o racy wychodzi. Jest to trucizna głębokiej boleści, której śmierć ojca źródłem. O Gertrudo, Gertrudo, ziszcza się na nas ta prawda, że kiedy kogo nawiedzają smutki, to nigdy luzę ma zawsze gromadnie naprzód zabójstwo jej ojca, a następnie wyjazd twojego syna, nieszczęsnego sprawcy, własnego swojego wygnania. Głuche szemranie ludu, uprzedzone i złem, brzemienne, żywiące myśli z powodu śmierci cnego Poloniusza, którego skore pochowanie było niedorzecznością z naszej strony. Teraz to biedne dziewczę, wyzute z szlachetnej władzy rozumu, bez której jesteśmy lalkami tylko albo zwierzętami, nareszcie. I to jedno tyle waży, co tamto wszystko. Brat jej potajemnie powraca z Francji, karmi się zdumieniem, kryje się w chmurach i nadstawia ucho donosicielom, którzy, jedowite o śmierci ojca, wdmuchują mu wieści. Wieści z uszczerbkiem naszym, przeciw którym zastanowienie, ubogie w dowody, nic nie podoła. O Gertrudo, zbieg ten wypadków na kształt kilkuramiennego narzędzia śmierci z wielu stron, od razu. Zabójczą ranę mi zadaje. Zgiełk z zewnątrz. Królowa. Przebóg! Cóż to za hałas? Wchodzi jeden z dworzan król. Hola, Szwajcarowie! Gdzie oni? Niechaj drzwi pilnie obsadzą. Skąd ten zgiełk? Dworzanin. Chroni się, miłościwy królu. Ocean. Złoża swojego wybiegły niechłonie z większą gwałtownością niż niego. Laertes na czele powstańców strażstwą powala, ludko głosi panem i jakby świat był dopiero w zawiązku, przeszłość zatarta, zapomniane zwyczaj te, słów hamulce i wszelkiej swawoli słychać wołanie, wybierajmy króla, Laertes królem! Czapki, dłonie. Usta ze wszech stron wtórzą temu okrzykowi: Laertes królem, wiwat, król Laertes. Królowa, jak ujadają za fałszywym wiatrem, o, pod trop go niż podła duńska psiarnia. Drzwi wyłamano. Laertes wchodzi uzbrojony za nim, Duńczycy. Laertes, gdzie ten król? Stańcie ówdzie, przyjaciele. Duńczycy. Pozwól, Pozwól nam także nam... wejść. Nie wchodźcie. Proszę. Będziemy Będziem posłuszni. posłuszni. Cofają się za drzwi. Dziękuję wam. Stójcie. Przy drzwiach na straży. Nienawistny królu. Oddaj mi ojca. Królowa. Zwolna Laertesie, zbierz trochę zimnej krwi. Kropla krwi zimnej byłaby we mnie świadectwem bękarstwa. Urągowiskiem przeciw memu ojcu. Zakałem, który by... Piętno bez wstydu wyrył na czystym czole matki mojej. Król, jakiż cię powód skłania Laertesie tak buntowniczo przeciw nam powstawać? Odstąp, Gertrudo, nie lękaj się o nas. Taka jest bowiem boskość majestaturze zdrada, choćby nie wiedzieć, co chciała, tempi o niego swój pocisk. Powiedz mi, Laertesie, co to znaczy? Gertrudo, daj mu pokój. Mów, młodzieńcze, ty sam mów raczej, gdzie mój ojciec? Umarł, królowa, ale nie z jego winy. Daj mu pokój, niech się wypyta do sytości. Jakim sposobem umarł? Nie dam się omamić. To czarta z uległością, niechaj w piekło pójdą przysięgi. Sumienie, powinność, niech w najczarniejszej przepadną odchłani. Urągam potępieniu. Na to przyszło, że oba światy niczym są w mych oczach. Wszystko mi obojętne, bylem tylko sowicie pomścił ojca. Któż ci broni? Nikt w świecie, jeno własna moja wola. Możność zaś moją, k temu tak urządzę, że z małą garścią środków wiele wskóra. Chcesz, li się czegoś pewnego dowiedzieć o śmierci ojca twego Laertesie? Jest, że w twej zemście zapisana zguba zarówno jego przyjaciół i wrogów, tych, co zyskali i tych, co stracili. Niczyja, tylko jego przyjaciół. Chcesz, że ich poznać? Przyjaciołom jego szeroko moje otworzę ramiona i, jak pelikan, dzielący się życiem, obdzielę ich krwią moją. Teraz mówisz jak nieodrodny syn i prawy szlachcic. Że ja nie winien śmierci twego ojca, owszem. Najmocniej nią jestem dotknięty. To się okaże wnet rozwadze twojej. Tak jasne jak dzień oczom. Duńczycy za sceną. Puśćcie ją. ją. Co to jest? Skąd ten hałas? Ofelia wchodzi. Fantastycznie ubrana w kłosy i kwiaty. O wściekłości! Spal mi mózg! Soli łez! Straw mi zmysł wzroku na Boga! Za to Twoje obłąkanie ciężką zapłatę ściągnę z jego sprawców. Także aż szala od jej wagi całkiem na dół opadnie. O majowa różo, kochane dziewczę! Luba siostro, wdzięczna moja Ofelio, Boże! Czy podobna, aby dziewczęcy umysł był tak wątły, jak życie starca? Miłość uszlachetnia naturę ludzką, gdy zaś ta szlachetna wtedy zamyka najlepszą swą cząstkę w grobie tych, których kochała. Ofelia śpiewa. Pochłonęła go zimna mogiła, Pieszczoty moje nie ma was już. I na grób jego Wściekło łez siła. Bądź zdrów, mój gołąbku. Gdybyś przy zdrowych zmysłach chciała kogo zagrzać do zemsty, wymowniej byś tego dopiąć nie mogła. Trzeba wam mówić pacierz po nim, skoro mówicie, że już po nim. Nieprawdaż? Jak się to ładnie składa? Fałszywy to sługa, który. Uwiódł córkę pana. Ten nonsens więcej wart niż sensowność. Ofelia do Laertesa. Oto rozmaryn. Na pamiątkę, proszę cię, luby, pamiętaj, a to bratki, żebyś o mnie myślał. Przezorny obłędzie, niezapomnienie łączysz do pamięci. Ofelia do króla. Oto koper dla was i Orliki do królowej. Oto ruta, część jej wam daje, część sobie zachowam. W niedzielę możemy ją nazywać zielem łaski. Ale ty swoją rutkę musisz nosić trochę inaczej niż ja. Oto Stokrotki. Rada bym wam dać i Fiołków, ale mi wszystkie ze śmiercią ojca powiędły. Mówią, że szczęśliwie skończył. Bo. Luby mój, Jasio, to skarb mój jedyny. Tęsknotę, smutek, boleść, piekło samo zamienia ona w wdzięk i lubość. Czyliż on już nie powróci, Czylisz on, już nie powróci? Nie, nie, on śpi w grobie, zaśnij i ty sobie. Już on nie powróci. Śnieżną była jego broda, włos na głowie cały mleczny. Już po nim, już po nim. A próżną łzy ronim. Boże daj mu pokój wieczny. I wszystkim dobrym chrześcijanom będę się za was modliła. Bóg z wami. Wychodzi. Laertes. Boże, Arze, ty patrzysz na to? Król. Laerteś, muszę podzielić z Tobą to cierpienie. Chyba mi prawa do tego zaprzeczysz. Ustąp tymczasem, wybierz kogo zechcesz. Spośród przyjaciół swych najzaufańszych, niech ten rozsądzi nas, jeśli mnie uzna winnym w tej sprawie, bądź wprost, bądź pośrednio. Natychmiast oddam ci satysfakcję, tron, państwo, życie, wszystko, co posiadam. W przeciwnym razie ty twoją zranioną duszę cierpliwie porucz naszej pieczy, a wtedy razem pomyślimy nad tym, jakby ją spełna zaspokoić. Zgoda. Ta jego nagła śmierć, ten cichy pogrzeb, bez żadnych oznak, szpady ani herbów... Bez ceremonii, bez pompy pogrzebu, wszystko to woła na mnie w niebogłosy o ścisłe śledztwo. Sprostasz temu snadnie. Gdzie zaś jest wina, tam niech kara spadnie. Chodź ze mną, wychodzą. Scena szósta. Inny pokój w zamku. Horacy, i jego sługa. Horacy. Co to za ludzie, co chcą mówić ze mną? Sługa. Są to majtkowie, panie. Mają, mówią listy do pana. Wpuść ich. Sługa wychodzi. Nie wiem, kto by z pomiędzy całej rzeczy tego świata mógł pisać do mnie, jeżeli nie Hamlet. Majtkowie wchodzą. Pierwszy majtek. Bóg wam pomagaj, panie. I wam wzajem. Pomoże, jeżeli mu się podoba. Oto list do was, jeżeli tylko miano wasze Horacy, jak nas o tym zapewniono. Oddał nam go jakiś poseł wyprawiony do Anglii. Horacy, czyta. Horacy, jak tylko ten list przeczytasz, to pomóż oddawcom jego dostać się do króla. Mają oni pismo i do niego. Zaledwieśmy przebyli dwa dni na morzu, gdy. Silnie uzbrojony statek korsarski wyprawił na nas słowy, Ponieważ miał nad nami w żaglach przewagę, zmuszeni byliśmy stawić mu czoło i przyjąć bitwę, wśród której wrzenia wskoczyłem na ów statek. W tej, że chwili piraci oddalili się od naszego okrętu i tym sposobem sam jeden zostałem ich jeńcem. Obeszli się ze mną, jak poczciwym młotrom przystoi, ale wiedzieli co czynią. Muszę się im za to dobrze wywdzięczyć. Postaraj się, aby król odebrał to, co Dan pisze i śpiesz do mnie tak chyżo, jak gdybyś uciekał przed śmiercią. Mam ci coś do powiedzenia na ucho, co cię w oniemienie wprawi, a przecież słowa będą tu tylko cieniem rzeczy samej. Ci dobrzy ludziska doprowadzą cię do miejsca, gdzie się znajduje. Rosencrantz i Guildenstern peregrynują do Anglii, o nich także mam ci wiele do powiedzenia. Bądź zdrów, twój, jak go znasz, Hamlet. Chodźcie, ułatwię drogę tamtym listom, o ile tylko będę mógł najprędzej, byście tym prędzej mnie zaprowadzili do tego, co je wam oddał. Wychodzą. Scena siódma inny pokój tamże król i Laertes, król. Teraz mnie musisz w sądzie swym rozgrzeszyć i w sercu swoim Umieścić przyjaźnie, skoroś jawnego nabrał przekonania, że ten, co zabił twego ojca, godził na własne moje życie. Laertes. Rzecz widoczna, nie mogę sobie tylko wytłumaczyć, dlaczego przeciw tym jego knowaniom, tak karygodnym i wyrodnym razem, nie przedsięwziąłeś, panie, żadnych środków. Jak ci to własne twoje bezpieczeństwo, monarsza, godność, mądrość. Wszystko zgoła powinno było radzić. Z dwóch przyczyn, które ci może wydadzą się błahe, dla mnie są jednak bardzo ważne. Naprzód królowa, matka jego, żyje prawie jego widokiem, a ja. Niech to będzie słabość lub cnota. Tak dalece jestem ciałem i duszą do niej przywiązany, że jako gwiazda w jednej tylko sferze krążąca przez nią się tylko poruszam. Drugą przyczyną, dla której go jawnie skarcić nie mogłem, była miłość ludu, która usterki jego topi w sobie. I jako owo źródło drzewo w kamień, zmienia nagane w chwalbę, strzały moje za tępę przeciw takiemu wiatrowi, byłyby włók mój powróciły nazad, zamiast dosięgnąć, gdzie bym je był posłał. Tak więc straciłem najlepszego ojca. Siostrę, znajduję pchniętą w głąb rozpaczy, siostrę, której szanowne przymioty, jeżeli można chwalić co minione, wyzywająco jaśniały na szczycie widowni wieku. Ależ przyjdzie chwila mej zemsty. Możesz być oto spokojnym. Nie sądź, ażebym był z tak miękkiej gliny, iżbym pozwolił się niebezpieczeństwu targać za brodę i miał to za fraszkę. Wkrótce ci powiem coś. Kochałem Twojego Ojca, kocham też i Ciebie. To ci powinno dać do zrozumienia. Wchodzi pokojowiec. Co tam masz? Pokojowiec. Listy od księcia Hamleta. Ten do Was, panie, a ten do królowej. Król. Od kogo? Od Hamleta? Któż je przyniósł? Jacyś majtkowie, panie. Tak przynajmniej mówił mi Claudio, który je odebrał i mnie doręczył. Ja ich nie widziałem. Zostaw nas. Słuchaj listu, się. Wychodzi pokojowiec. Król czyta. Pośpieszam waszą królewską wielkość uświadomić, żem nago na jej ziemię wysadzony został. Jutro prosić będę o pozwolenie ujrzenia jego królewskiego oblicza i wtedy, wybłagawszy sobie najprzód waszej wielkości przebaczenie, będę miał honor zdać jej sprawę z wypadku, który spowodował mój nagły i osobliwszy powrót. Hamlet. Co się to znaczy? Wróciliś i tamci? Czyli też to jest tylko jakiś podstęp? Nie poznajesz li... Panie, kto to pisał? Ręka Hamleta. Nagoi. W przypisku. Stoi. Sam jeden. Rozumiesz to, waćpan? Bynajmniej. Ale niech wraca. Raźnieje chore me serce na myśl, że niebawem będę mu w ucho mógł wtłoczyć te słowa. Tyś to jest tego sprawcą. Skoro tak jest... A czyżby mogło być inaczej? Chcesz, że posłuchać mojej rady, się. I owszem, panie. Pod warunkiem jednak, aby tej rady celem nie był pokój. Twój własny tylko. Jeśli on, wstręt czując do tej podróży i niełatwo skłonny znów ją przedsiębrać, istotnie powrócił. Mam ja na inny środek w pogotowiu. Który nie może chybić Śmierć zaś jego nie ściągnie ani cienia podejrzenia I nawet sama matka jego nazwie to dzieło skutkiem trafu Radź więc, panie Chętnieć posłusznym będę i tym chętniej Jeżeli będę mógł być wykonawcą tego pomysłu Otoć właśnie idzie Od czasu twego wyjazdu szeroko wobec Hamleta Mówiono o pewnym talencie, w którym masz być celujący Wszystkie zdolności Twoje razem wzięte nie obudzały w nim tyle zazdrości, ile ta jedna, najmniej w moich oczach, ceny mająca. Jakaż to jest zdolność? Błaha, jak wstążka, którą sobie młodzież zdobi kapelusz, jednakże potrzebna. Lekki, swobodny strój przystoi bowiem rześkiej młodzieży, tak jak ciepłe futro i długa suknia, późnemu wiekowi, bo mu. Przyczynia zdrowia i powagi. Był tu przed paru miesiącami pewien normandzki rycerz. Widziałem Francuzów, służyłem nawet kiedyś między nimi, mistrze to w konnej jeździale. Ten był diabłem wcielonym. Przyrastał do siodła i tak cudownie zażywał rumaka, że koń i jeździec zdawali się w jednej formie ulani. Co bądź w tym kunszcie pomyśleć mogłem, wszystko niższym było od tego, czego ów zuch dokazywał. Normatczyk mówisz, panie? Tak, normatczyk. Lamont! Jak żyw tu stoję! Ten sam. Lamont! Od razu go poznałem. On jest chlubą, istnym, klejnotem swojego narodu. Ten tedy lamont szeroko i długo rozwodził się nad tobą, Laertesie, i tak wynosił twoją biegłość i zręczność w robieniu bronią. Zwłaszcza też rapierem, że, wnosząc z jego opisu, ciekawy byłby to widok, gdyby ci kto sprostał. Z pomiędzy jego współziomków, najpierwsi, mówił, fechmistrze stracili przytomność, oko i zwinność w spotkaniu się z Tobą. Opowiadanie to wzbudziło taką zawiść w Hamlecie, że niczego odtąd nie pragnął, jeno Twojego powrotu i spróbowania się z Tobą na ostrze. Otóż więc. Cóż więc, panie? Laerte się. Kochałżeś ojca, albo jestżeś tylko pokrowcem żalu, postacią bez serca? Dlaczego się mnie, panie, o to pytasz? Nie prze to, abym w wątpliwości podawał twoją ku niemu miłość, lecz dlatego, iż wiem, że miłość jest dziecięciem czasu. A doświadczenie uczy mnie codziennie, że czas miarkuje jej siłę i zapał. Płomień miłości zawsze mieści w sobie coś na kształt knota, co moc jego tłumi i w jednostajnym nic nie trwa wigorze. Bo wigor z zbytku krwi dostając pleury, własnym nadmiarem zabity zostaje. Kto chce, powinien wraz to, co chce spełnić, bo to chce zmienne tylko napotykatami szkopułów. ile jest na świecie ramion? Języków i przygód, a później owo powinien staje się niewczesnym westchnieniem, które niosąc ulgę, szkodzi. Lecz wróćmy w sam rdzeń wrzodu. Hamlet wraca. Cóż chcesz przedsięwziąć, aby się okazać nie w słowach, ale w czynie dobrym synem? Podciąć mu gardło na środku kościoła. Zemsta. — Zaiste, nie może znać granic i żadne miejsce uświęcać mordercy. Chcesz li się jednak zemścić, Laertesie, zamknij się na czas jakiś w swym pokoju. Hamlet przybywszy dowie się, żeś wrócił. Głosić będziemy przed nim twoją zręczność i sławę, którą ci zrobił ów Francuz w Dubelt powleczym Werniksem. Wyjdź wtedy... I przyjm spotkanie się z nim, do którego znajdziesz sposobność. Jego lekkomyślność, niepodejrzliwość i szlachetność sprawią, że nie obejrzy kling z łatwością. Zatem, chociażby trochę używszy podstępu, będziesz mógł wybrać rapier niestępiony i umiejętnym pchnięciem odwetować śmierć ojca. Zrobię tak i dla pewności nabalsamuję ostrzawego miecza. Nabyłem od pewnego szarlatana taką maść, że gdy nóż w niej umaczany najmniej zadraśnie żyjącą istotę, nie ma pomiędzy najzbawienniejszymi ziołami środka, który by potrafił uchronić ją od śmierci. Tym to jadem miecz mój omaszcze, niech go drasnę tylko i już będzie po nim. Rozważmy to głębiej i baczmy, jakie nam okoliczności i czas w tej mierze mogą dać poparcie. Bo gdyby to nas miało zawieść, gdyby plan nasz chybiony miał wypłynąć na wierzch, lepiej by go zaniechać. Trzeba zatem, aby ten projekt miał w odwodzie drugi, który w potrzebie przyszedłby mu w pomoc. Czekaj, pomyślmy trochę. Uroczysty postawię zakład na kartę twojej sztuki, a potem. Potem ha, wiem już co robić. Gdy was bój znuży także się aż obu czuć da pragnienie. Ostrożgaj dlatego. Gdy on zechce czego do ochłody, wtedy podadzą mu puchar, z którego jeden łyk, w razie gdyby jakim trafem uszedł twojego zatrutego ciosu, da nam skuteczny sukurs. Skąd ta wrzawa? Wchodzi królowa. Co to jest, droga małżonko? Nieszczęście. Nawałem biegną jedne za drugimi. Laertes. Siostra twoja utonęła. Przebóg. Gdzie? Owdzie nad potokiem stoi pochyła wierzba, której siwe liście w lustrze się czystej przeglądają wody. Tam ona... Wiła, fantastyczne wieńce, spokrzyw, stokrotek, jaskrów i podłużnych karmazynowych kwiatów, którym nasi sprośni pasterze szpetną dają nazwę, a zaś dziewice w skromności je zawią palcami zmarłych. Otóż chcąc zawiesić jeden z tych wianków na zwisłej gałęzi, nie dość ostrożnie wspięła się na drzewo. Złośliwa gałąź złamała się pod nią i z kwiecistymi trofeami swymi wpadło w toń biedne dziewczę. Przez czas jakiś wzdęta sukienka niosła ją po wierzchu, jak nimfę wodną i wtedy nieboga, jakby nie znając swego położenia. Lub jakby czuła się w swoim żywiole, śpiewała starych piosenek urywki, ale niedługo to trwało, bo wkrótce nasiąkłe szaty pociągnęły z sobą biedną ofiarę ze sfer melodyjnych w zimnym uśmierci. A więc utonęła? Niestety. Biedna Ofelia, za wiele masz już wilgoci. Wstrzymam więc łzy moje, a jednak jest to rzecz ludzka, natura... Żąda praw swoich na przekór wstydowi, gdy te strumienie ściekną, z zniewieściałość wyjdzie wraz z nimi z serca. Żegnam cię, panie, mam w ustach wyrazy, które płomieniem radę, by wybuchnąć, ale je gasi to dzieciństwo. Wychodzi. Idźmy. Zanim, Gertrudo, ten wypadek może na nowo zarzec jego wściekłość, którą... Z takim mozołem lewie uśmierzyłem. Idźmy więc za nim. Wychodzą. Akt piąty. Scena pierwsza. Cmentarz. Dwóch grabarzy z rydlami i tedy wchodzi na scenę. Pierwszy grabarz. Godzisz się po chrześcijańsku grzebać kogoś, co samowolnie szuka zbawienia? Drugi grabarz. Co się tam o to pytasz? Bierzcie lepiej żywo do kopania. fizyk był przy niej i zakwalifikował ją do chrześcijańskiego pogrzebu. Jak to być może? Nie utopiła się przecie bez przyczynienia się własnego. Powiadam ci, że tak zeznano. Musiało być przyczynienie się, a to właśnie... Punkt stanowi. Kiedy się topię, w takim razie popełniam a czyn się popełnia trojako, działając, wykonywając i uskuteczniając. Tak więc widzisz, że się ona utopiła z umysłu. Ależ pozwól, gadaj zdrów, tu płynie woda. Dajmy na to, a tu stoi człowiek, dajmy na to. Jeżeli człowiek pójdzie do wody i utopi się, rad nie rad. To już ci nie zaprzeczy temu, że poszedł, ale jeżeli woda przyjdzie do niego i zatopi go, to co innego, wtedy nie można powiedzieć, że on się utopił. Wierzaj mi, kumie, że kto sam nie jest winien swojej śmierci, ten sam sobie życia nie skraca. Czy prawo tak mówi? Ma się rozumieć prawo fizyczne. Chcesz wiedzieć prawo? Gdyby to nie była dygnitarska córka, nie byłaby po chrześcijańsku chowana. Trafiłeś w sedno. Czy to sprawiedliwie, że panowie dygnitarze większą na tym świecie mają zachętę do topienia się i wieszania niż ich współbracia w Chrystusie? Podaj mi, Rydel, nie ma dawniejszych dygnitarzy niż ogrodnicy, górnicy i grabarze, bo oni idą w prostej linii od ojca Adama. Czy Adam był dygnitarzem? A jakże? On przecie pierwszy krzyż nosił. Bejrzej, że nie nosił żadnego. Czyś waść poganin? Także pismo rozumiesz? Pismo powiada, że Adam ziemię kopał. Kopiąc, musiał ci się schylać. A jakżeby się mógł schylić nie mając krzyża? Zadam ci jeszcze jedno pytanie, a jeżeli mi sprytnie nie odpowiesz, to cię nazwę... No, no. Co to za rzemieślnik, co trwalej buduje niż murarz, cieśla i majster okrętowy? Szubienicznik, bo jego budowla przetrzyma tysiąc lokatorów. Podoba mi się twój dowcip. W istocie, szubienica wyświadcza przysługi, ale komu? Oto tym, co się źle zasługują, a ponieważ ty się źle zasługujesz, Bogu twierdząc, że szubienica jest trwalsza niż kościół. Powinna ci więc szubienica wyświadczyć swą przysługę. Ale wróćmy do rzeczy. Któż buduje trwalej niż Murasz, Cieśla i majster okrętowy? O to właśnie idzie. Zaraz ci powiem. Słucham. Dolicha, nie mogę jakoś... Hamlet i Horace ukazują się w pewnej odległości. Nie mam sobie już nad tym mózgownicy osłabatem nie popędzisz, a kiedy cię kto o to jeszcze raz zapyta, to mu powiedz: Grabarz. Domy jego roboty przetrwają do dnia sądu. Idź do Szynku i przynieś mi pół kwaterek gorzałki. Drugi grabarz wychodzi. Pierwszy grabarz kopie i śpiewa. Za młodu, o gdyby ten wieku mógł powrócić, miłostkimem były żywiołem. Pokochać, odkochać, uścisnąć, porzucić, to u mnie zwyczajnym szło kołem. Hamlet. Czy ten człowiek nie zna natury swego rzemiosła? Śpiewa przy kopaniu grobu. Choracy. Przyzwyczajenie wyrobiło w nim ten rodzaj swobody. Tak to bywa we wszystkim. Im mniej się do czego rękę przykłada, tym delikatniejsze jej czucie. Lecz starość, nieradość napadłszy znienacka Zwaliła mnie swoim obuchem Znikł kuraż i rezon minna junacka Ni śladu, żem kiedyś był zuchem Wyrzuca czaszkę Hamlet Ta czaszka miała także język i mogła śpiewać Patrz jak nią poniewiera ten hultaj Pomiata nią, jak gdyby była szczęką kaina pierwszego mordercy. Może to czaszka jakiego dyplomaty, co to chciał podejść pana Boga, a teraz ją podszedł ten osioł, no nie? Horacy. być może. Albo jakiegoś dworaka, który mógł mówić: Dzień dobry, jaśnie wielmożny panie, jakże zdrowie waszej ekscelencji. Albo jakiegoś załóżnika, który chwalił konia swego mecenasa, aby go od niego wyłudzić. Jak myślisz? Mogłoby to być, myśli książę. Taka to kolej rzeczy. A teraz, gdy stracił szczękę, musi służyć pani Gliście i cierpieć szturchańce zakrystiańskiej łopaty. Co za radykalna przemiana. Szkoda, że jej nie możemy oglądać. Czyliż utrzymanie tych kości na to tylko tyle kosztowało, aby z czasem grano w nie jak w kręgle ból czuję w moich na tę myśl. Łaże w ziemi i wór zgrzebny. na pokrycie kości. O, to cały sprzęt potrzebny dla tutejszych gości. Wyrzuca czaszkę. Masz i drugą, nie jest że to czasem czerep adwokata? Gdzież się podziały jego kruczki i wykręty, jego ewentualności, jego kazualności i matactwa? Jak może znieść, aby go ten grubianin bił w ciemię swoją plugawą motyką i nie wystąpić przeciwnie mu z akcją o czynną obelgę? <laughs> A może też to był swojego czasu jaki wielki posesjonat, który skupował dobra drogą licytacji, subchastacji, komplanacji? Transakcji cesji. na toż mu się zdała czysta masa nieruchomości, aby sam stawszy się nieruchomością, obrócił się w masę błota? Nie zdołalisz ci, co mu pisali ewicje, ewinkować mu większej przestrzeni tylko taką, jaką wzdłuż i wszesz pokryte para fascykułów. Kontrakty kupna jego majątków zaledwie by się w takim obrębie zmieściły. A samże ich dziedzic nie ma mieć więcej miejsca? Ha. Ani o włos więcej, maści książę. Nie jest, że pergamin ze skór baranich? Nie inaczej i z cielęcych także. Barany i cielęta z tych, co w nim bezpieczeństwa szukają. Muszę pomówić z tym człowiekiem. Czyj to grób, przyjacielu? Mój, śpiewa. Oto cały sprzęt potrzebny dla tutajczykości. Twój, nie przeczę, bo w nim siedzisz. Was pan, w nim nie siedzisz, to ten on nie was pana, co do mnie, nie siedzę w nim, a jednak jest moim. Twoim więc, bo w nim stoisz. Nie stoję w nim, stoję tam, pod kościołem. Cóż to za jegomość ma leżeć w tym grobie? Żaden jegomość. A więc kobieta? Kobieta też nie. Więc któż tu będzie pochowany? Ktoś, kto był kobietą, ale wieczne jej odpoczywanie, bo umarła. Cięty hultaj. Trzeba nam ważyć słowa, inaczej igraszka ich wystrychnie nas na dudków. Zaprawdę, mój choracy, świat się stał tak dowcipny, od. Trzech lat to uważam, że chłop swoim wielkim palcem mnogi nagniotków nabawia dworaka, następując mu napięty. Od jak dawna jesteś grabarzem? Dniem, w którym zacząłem tę profesję, był właśnie ten dzień roku, pomiędzy wszystkich innych, w którym nieboszczyk nasz, król Hamlet, pobił Fortenbrasa. Jakże to dawno? Nie wiesz was, pan! Każdy smyk u nas wie o tym. Było to tego dnia, kiedy młody Hamlet przyszedł na świat. Ten sam, co to, zwariował i został wysłany do Anglii. Czy tak? A dlaczegoż on został wysłany do Anglii? Dlatego właśnie, że zwariował. Ma on tam rozum odzyskać, ale chociażby go nie odzyskał, nie będzie tam o to kłopotu. Dlaczego? Bo tam tego nie dostrzegą nawet. Tam wszyscy wariaci, tak jak on. Skutkiem czego on zwariował? Skutkiem pewnej przyczyny. Jakiej przyczyny? Skutkiem utraty rozumu. Gdzież by to być mogło? Gdzie? Tu w Danii, której ziemię kopie od lat trzydziestu. Jak długo może kto leżeć w ziemi nim zgnije? Jeżeli nie zgnił przed śmiercią, co się w tych czasach zdarza? Mamy bowiem ciała, które pod tym względem nie czekają, aż się je w ziemię włoży. To może przeleżeć jakie osiem albo dziewięć lat. Grabasz, przeleży lat dziesięć. Dlaczego ten jeden więcej niż drudzy? Bo mu jego rzemiosło tak wygarbowało skórę, że... Kawał czasu może wody wstrzymać, a woda, panie, jest straszliwą naszych grzesznych ciał niszczycielką. Oto czaszka, która od 23 lat leży w ziemi. Czy jąż ona była? Sławnego warto głowa. Czy ją na przykład, jak myślicie? Nie domyślam się. Wcale. Zaraza na niego. Przypominam sobie, jak mi wylał na głowę całą butlereńskiego. Ta czaszka, proszę pana, była własnością Joryka, królewskiego błazna. Hamlet, podnosząc czaszkę. Jego? Jego samego. Pozwól, niech się jej przyjrze. Biedny Joryku. Znałem go, mój choracy. Był to człowiek niewyczerpany w żartach, niezrównanej fantazji. Mało tysiąc razy piastował mnie na ręku, a teraz jakże mnie jego widok odraża i aż w gardle ściska. Tu wisiały owe wargi, które nie wiem jak często całowałem. Gdzież są teraz twoje drwinki, twoje. Wyskoki, Twoje śpiewki, Twoje koncepty Przy których cały stół trząsł się od śmiechu Nic, że z nich nie pozostało Na wyszydzenie swych własnych Tak teraz wyszczerzonych zębów Idźże teraz do gotowalni modnej damy I powiedz jej, że chociażby się na cal Grubo malowała Przecież się takiej fizjognomii doczeka Pobudź ją przez to do śmiechu. Proszę cię, mój choracy, powiedz mi jedną rzecz. Co, mój książę? Czy myślisz, że Aleksander Wielki tak samo w ziemi wygląda? Zupełnie tak. I tak samo pachniał. Odrzuca czaszkę. Zupełnie tak, mości książę. Jak? Nikczemna na dola może stać się naszym udziałem. Nie mogłażby wyobraźnia, idąc w trop za szlachetnym prochem Aleksandra, znaleźć go na ostatku, zatykającego dziurę w beczce? Tak brać rzeczy byłoby to brać je za ścisłe. Bynajmniej można by go tam przeprowadzić, rozumując z umiarem i z wszelkim prawdopodobieństwem przykład w taki sposób. Aleksander umarł. Aleksander... Został pogrzebiony, Aleksander w proch się obróci. Proch jest ziemią, z ziemi robimy kit. I dlaczegoż byśmy tym kitem, w który on się zamienił, nie mogli zalepić beczki piwa? Potężny Cezar przedzierzgnął się w glinę, którą przed wiatrem chłop zatkał szczelinę. Zatrząsł się światem pójść na pole pchaty. Toż kres wielkości, toż los potentaty. Lecz... Cicho. Patrz, król nadchodzi. Księża procesjonalnie wchodzą, za nimi niosą zwłoki ofeli. Tuż za zwłokami postępuje Laertes i żałobnicy, następnie król, królowa i orszak. Królowa, cały dwór, czyjże to pogrzeb i ceremonia skrócona. To znaczy, że ten, którego zwłoki tak prowadzą, sam sobie musiał Rozpaczliwą dłonią odebrać życie. Ktoś to z wyższej klasy. Odstąpmy na bok i patrzmy. Usuwa się z choracem na stronę. Laertes, jakiż obrządek pozostaje? Hamlet. Jest to Laertes, zacny młodzian. Uważajmy. Laertes, jakiż obrządek jeszcze pozostaje? Ksiądz. Posunęliśmy ten akt tak daleko, jak tylko mandat nam pozwala. Śmierć jej była wątpliwa i gdyby był wyższy nakaz nie przemógł rygoru przepisów w niepoświęconej musiałaby ziemi przeleżeć do dnia sądu. Miasto modłów spadłyby na nią gruzy i kamienie, tak zaś zachowa swój dziewiczy wieniec i towarzyszyć jej będzie do grobu kwiat i dźwięk dzwonów. Więcej nic? Nic więcej. Skazilibyśmy obrządek za zmarłych, gdybyśmy nad nią rekiem śpiewali. Tak jak to czynim tym, co bogoboi nie oddali ducha. Spuśćcie ją do grobu, niechaj z tych pięknych, nieskalanych szczątków fiołki wykwitną. A ty, twardy księże, wiedz, że pomiędzy hurami aniołów wznosić się będzie moja siostra wtedy. Gdy ty się w prochu widź będziesz. Hamlet. Ofelia. Królowa sypiąc kwiaty. Najmilsza z dziewic, bądź zdrowa. Myślałam widzieć cię żoną mojego Hamleta. Prędzej się w kwiaty spodziewałam stroić. Twoje małżeńskie łoże niż mogiłę. Laertes. Trzykroć, trzydzieści razy ciężkie biada. Niech na przeklętą głowę tego spada, kto podłym czynem... Zmącił Twoje zmysły. Nie sypcie jeszcze ziemi, niech się jeszcze raz jej kochanym widokiem napieszcze, wskakując w grób. Walcie proch teraz na dwojakie zwłoki, aż usypiecie kurhan tak wysoki, jak pelion albo prująco obłoki podniebny olimp. Hamlet, ukazując się, co to jest za człowiek, którego boleść brzmi z taką przesadą, którego Objaw żalu zatrzymuje gwiazdy w ich biegu i wraca one w słuchaczy osupiałych. To ja jestem Hamlet, syn Danii. Wskakuje w grób. Laertes. Poleć duszę czartu. Źle się waś modlisz. Puść mi gardło proszę, bo choć nie jestem prędki i drażliwy, ale mam w sobie coś niebezpiecznego. Czego ci radzę strzec się? Odejm rękę. Król. Hola. Rozdzielcie ich. Królowa. Hamlecie, synu! Dworzanie. Panowie. Panowie! Horacy. Hamuj się, łaskawy książę. Dworzanie rozdzielają ich i... Obydwaj wychodzą z grobu. Walczyć z nim będę o lepszą dopóty, dopóki powiek na wieki nie zawrę. Królowa. O co, mój synu? Kochałem Ofelię. Tysiąc by braci z całą swą miłością nie mogło memu wyrównać uczuciu. Cóż byś ty... Dla niej uczynił... Król Dolaertesa... To nowy wyskok szaleństwa... Królowa podobnież... O... Miej wzgląd na niego... Mów do pioruna... Mów co byś uczynił... Jesteś li gotów płakać... Bić się... Pościć... Dać się rozedrzeć... Rzekę wypić do dna... Jeść krokodyle... I ja także gotów... Przyszedłeś tutaj... Jęczeć w grupie i skakać dla... Urągania mi? Daj się z nią razem żywcem pogrzebać, i ja to uczynię. Ale jeśli prawisz o górach, niech na nas runą miliony włók ziemi, aż kopiec, co z niej powstanie stercząc, w głąb eteru osę w brodawkę zmieni. Jeśli umiesz szermować gębą, ja to potrafię. Królowa. szałto, to, któremu chwilowo ulega, gdy go minie, wraz jak gołębica po wylężeniu swoich złotych piskląt. Potulnie zwiesi głowę i zamilknie. Powiedz mi, wadź pan, co się to ma znaczyć, że się obchodzisz ze mną tak niegodnie. Jam ci tak sprzyjał. Ale mniejsza o to, choćby Herkules dał się i posiekać, zawsze kot miał będzie, a pies szczekać. Wychodzi król. Horacy, proszę ciemniej go na oku. Horacy wychodzi, król do Laertesa. Uzbrój cierpliwość tym, co ułożone pomiędzy nami. Rzecz się sama składa. Gertrudo, każ tam komu nad nim czuwać. Grób ten mieć będzie wkrótce, żywy pomnik, a my, spokojność. Lecz nim to się stanie, cierpliwie nasze, prowadźmy zadanie. Wszyscy wychodzą. Scena druga. Sala w zamku Hamlet i Choracy. Hamlet. To jest już o tym. Słuchaj teraz dalej. Pamiętasz dobrze całą okoliczność? Horacy. pamiętam, mości książę, w duszy mojej wrzał jakiś rodzaj walki, skutkiem której ani na chwilę nie zmrużyłem oka. Zdawało mi się, że był w położeniu gorszym niż więzień, przykuty do galer. Nagle niech się święci owa nagłość. Trzeba ci bowiem wiedzieć, że nie wszystko bywa pod diable, co czynimy nagle, że owszem, czasem. Niezastanowienie lepiej nam służy niż najumiejętniej skombinowane plany, co dowodzi, że jakieś dobre bóstwo kształt nadaje naszym działaniom z gruba obciosanym. To pewna. Nagle przywdziałem kapotę i wyskoczywszy z kajuty po macku, szukałem miejsca, gdzie spali. Znalazłem wreszcie mych śpiochów, wyjąłem im pakiet i powróciłem z nim do mego kąta. Strach tak dalece zrobił mnie niepomnym na delikatność, że rozpieczętował dokument, w którym odkryłem, cóż na to, powierzchoracy, królewskie szelmostwo, jawne wezwanie, mnóstwem różnych racji naszpikowane w imię dobra Danii, Anglii dobra, z którym się istnienie takiego jak ja upiora nie zgadza. Aby za odebranie mniejszego bez ceremonii i bez zwłoki, nawet na wyostrzenie miecza, nie czekając, głowa mi była zdjęta. Czy podobna? Oto dokument, przejrzyj go w wolnej chwili, ja teraz... Chcesz mi wiedzieć, co mi ja zrobił? Błagam cię, panie, powiedz. Tak wplątany w hultajskie sidła nie zdołałem jeszcze do mego mózgu z prologiem wystąpić, gdy on już zaczął swoją rolę. Siadłem i napisałem inny list, jak tylko mogłem najpiękniej. Dawniej, naśladując przykład uczonych naszych i statystów, za ujmę miałem sobie pięknie pisać i... Zadawałem sobie wielką pracę nad zapomnieniem tego kunsztu. Teraz wyświadczył mi on kapitalnie ważną przysługę. Chcesz li usłyszeć, co w sobie mój list zawierał? Pragnę, mości książę. Oto zaklęcie jak najuroczystsze ze strony króla. Jeśli Anglia szczerze chce mu dać dowód hołdowniczej wiary, jeśli stosunki między nami mają kwitnąć jak palma, jeśli... Pokój stale ma nam zaplatać swą girlandę z kłosów i stać jak koma między okresami naszej przyjaźni. Takich szumnych, jeśli było tam więcej. Aby w takim razie angielski władca wraz po odczytaniu i rozpoznaniu treści tego pisma, nie namyślając się i ćwierć sekundy, oddawców jego bez spowiedzi nawet ze świata sprzątnąć kazał. Jakżeś, panie, zapieczętował to pismo! Tu właśnie najwidoczniejszy był wpływ opatrzności. Miałem przy sobie sygnet mego ojca, rżnięty zupełnie tak jak pieczęć dani. Złożywszy wtedy list na wzór tamtego i opatrzywszy stemplem i adresem, niepostrzeżenie wsadziłem podrzutka w miejsce prawego pomiotu. Na zajutrz mieliśmy bitwę morską, wiesz już resztę. Tak więc Rosencrantz i poszli na śmierć niechybną. Sami ci jej szukali, sumienie moje spokojne w tej mierze. Własne to wścibstwo wtrąciło ich w przepaść. Biada podrzędnym istotom, gdy wchodzą pomiędzy ostrza potężnych szermierzy. Cóż to za człowiek z tego króla? Mamże jeszcze się wahać? On mi zabił ojca. Shańbił mi matkę i niecnie się wcisnął między elekcje a moje nadzieje. Na życie moje tak podstępnie godził, nie będziesz to czyn najzupełniej zgodny z słusznością dać mu odwet tym ramieniem i nie byłożby to krzyczącą rzeczą pozwolić, aby się taki rak dłużej w pośród nas szerzył? Wkrótce mu zapewne doniosą z Anglii o skutku poselstwa. Zapewne trzeba mu przeto się śpieszyć Życie człowieka zdmuchnąć Jest to tyle, co zliczyć jeden Przykro mi jednak, żem się zapomniał względem Laertesa. W obrazie bowiem jego losu widzę wierne odbicie mojej własnej doli Cenię go bardzo Słysząc wszakże owe przechwałki jego boleści Nie mogłem być panem siebie Cicho, ktoś nadchodzi Wchodzi Ozryk Ozryk Stokroć szczęśliwa chwila, która nam pozwoliła waszą książęcą mość ujrzeć znowu. Hamlet. Pokornie dziękuję, wać panu. Na stronie do Horacego. Czy znasz tę muchę wodną? Nie, mości książę. Tym lepiej dla zbawienia duszy twojej, bo znać go jest występkiem. Ma on pod dostatkiem ziemi żyznej. Niech bydle będzie panem między bydlętami. Wraz będzie miało swój żłób przy królewskim stole. To istny gawron, ale jak powiadam, hojnie uposażony błotem. Łaskawy książę, jeżeli wasza książęca mość masz czas wolny, miałbym szczęście zakomunikować mu coś z polecenia jego królewskiej mości. Z całym natężeniem ducha gotów jestem to coś odebrać. Zrób pan właściwy użytek ze swojej czapki. Czapka stworzona na głowę. Dziękuję waszej książęcej mości. Bardzo dziś gorąco. Gdzieś tam. Raczej bardzo zimno. Wiatr z północy. W istocie mości książę. Zimno jakoś. Podobno jednak masz, wać pan, słuszność. Parno jest i gorąco jak na moje usposobienie. Nadzwyczajnie mości książę. Tak jest parno, że wypowiedzieć tego nie umiem. Łaskawy książę, król jego mość, kazał mi waszej książęcej mości oznajmić, że wielki na waszą książęcą mość zakład stawił. Rzecz się tak ma. Nie zapomnij, że wać pan bardzo proszę. Pokazuję mu, aby włożył kapelusz. Nie, mości książę, doprawdy, dla własnej mojej wygody. Od niejakiego czasu jestem tu na dworze Laertes, nieporównanym młodzian pełen najwytworniejszych przymiotów, nadzwyczaj miły w towarzystwie i dystyngowany w obejściu. Na honor jest to, że użyje poetycznego wyrażenia, istny inwentarz albo kalendarz ukształcenia, bo znajdziesz w nim, mości książę, kwintesencję tego wszystkiego, co prawdziwie ukształcony człowiek znaleźć pragnie. Mości panie, zalety jego nie cierpią upośledzenia w ustach pana. Jakkolwiek wyliczenie ich inwentarzowe nabawiłoby arytmetykę pamięciową zawrotu głowy, jeszcze by mogło rzecz oddać tylko in krudo, ze względu na wysoki stopień jego ogłady. Co do mnie, sprowadzając pochwały do najprostszych wyrazów, mam go za młodego człowieka wielkich nadziei, ze zlewek cnót tak rzadkich i szacownych, że, bez przesady mówiąc, podobne do niego jest zwierciadło, w którym się przegląda. Kto zaś idzie w jego ślady, jest jego cieniem. Niczym więcej. Opis waszej książęcej mości ze wszech miar trafny. Do czegoż to zmierza, mój panie? W jakimże celu chuchamy na tę doskonałość naszym ułomnym oddechem? Jak to, mości książę? Horacy, czyż można nie rozumieć ojczystego języka? Ale myślę, że się porozumiecie. Hamlet. Co znaczy wyjechanie na harc z tym panem? Ozryk. Wasza książęca mość mówi o Laertesie? Horace. Worek jego już próżny wyszyplił całą gotówkę do wcipu. Hamlet. Nie inaczej, o Laertesie. Ozryk. Widzę, że, książę pan, nie jesteś nieumiejętny. Hamlet. Cieszę się, że pan to widzisz, lubo zaprawdę... Niewiele mogę na tym zyskać. Co już dalej? Widzę, że książę pan nie jesteś nieumiejętny w ocenieniu znakomitej wyższości Laertesa. Nie mogę tego przyznać, nie porównawszy się z nim poprzednio, znać bowiem drugich dokładnie jest to znać samego siebie. Mówię o jego wyższości i władaniu bronią. Powszechna bowiem opinia uważa go za nieporównanego w tym kunszcie. W jakimże on rodzaju broni jest tak mocny? Na rapiery i florety. W dwóch aż rodzajach broni tak odrębnych? Cóż dalej? Król Jegomość stawił w zakład sześć berberyjskich koni, on zaś, ile wiem, sześć francuskich szpad i puginałów, z należącymi do nich przyborami jak to pendentami, pasami itd. Z pomiędzy tych rynsztunków trzy są w istocie bardzo zdobne, pasujące do rękojeści, nader misternie wyrobione i świeżego pomysłu. Co pan nazywasz rynsztunkami? Horacy. Wiedziałem, książę, że będę ci potrzebne komentarze, zanim dowiesz się końca. Ozryk. Rynsztunki, mości książę, to pendenty. Hamlet. Wyrażenie to byłoby bardziej z rzeczą spokrewnione, gdybyśmy Armaty mogli nosić u boku. Tymczasem jednak przyjmijmy je za pendenty. Tak więc sześć berberyjskich koni z jednej strony, a z drugiej sześć francuskich rożnów z ich przyborami i trzy świeżego pomysłu rynsztunki. To prawdziwie francuski zakład przeciw Duńskiemu. O cóż on stawiony? Król Jegomość założył się, że w spotkaniu z waszą książęcą mością w dwunastu pchnięciach z Obojej strony, Laertes nie osiągnie przewagi trzech trawień. Szansa więc jego do szansy Laertesa ma się jak 12 do dziewięciu. I zaraz by się to rozstrzygnęło, gdybyś książę pan raczył przychylnie odpowiedzieć. A gdybym odpowiedział nie. Chciałem powiedzieć, gdybyś książę Pan raczył osobą swoją, odpowiedzieć temu zadaniu będę się tu przechadzał w tej sali. Jest to czas, w którym używam wytchnienia. Jeśli ten pan ma ochotę, królowi jego mość to dogadza? Mogę im służyć zaraz. Niech przyniosą florety. Rozegram ten zakład na rzecz króla, jeżeli zaś mi się nie powiedzie, zyskam tylko na własny mój rachunek trochę konfuzji i kontuzji. Mamże to odnieść w tym sposobie? W tym duchu z przyozdobieniami, jakie się panu stosowne wydadzą. Polecam waszej książęcej mości moje usługi. Wychodzi Hamlet. Uniżony, uniżony. Dobrze czyni, że się sam poleca. Żaden ludzki język nie czyniłby tego. Horacy. Ta czajka lata z skorupą od jaja na głowie. On... Komplementy stroił już do cycka, nim go sać go zaczął. Jest to jedna z baniek tego wiecznego świata, wydęta tchnieniem mody i przybrana w konwencyjną szatę. Rodzaj szumowiny różnorodnych pierwiastków, łudzącej oczy zarówno najciemniejszej, jak najświatlejszej opinii, ale dmuchnij tylko. Natychmiast pryśnie bąbel. Wchodzi dworzanin. Dworzanin. Mości Książę, Jego Królewska Mość przesłał Waszej Książęcej Wysokości pozdrowienie przez Ozryka, który wróciwszy oznajmił mu, że książę czekasz na niego w tej sali. Przysyła on mnie teraz z zapytaniem, czy Wasza Książęca Mość trwasz w chęci fechtowania się z Laertesem, czyli też żądasz zwłoki. Stały jestem w mych postanowieniach, a te są zgodne z życzeniami króla, jeśli on, gotów moja gotowość, nie zostanie w tyle, tak teraz, jak kiedykolwiek, pod warunkiem, że zawsze będę do tego równie sposobny, jak teraz. Król i królowa i wszyscy inni nadejdą tu niebawem. W stosowną porę. Królowa życzy sobie, abyś, książę, Przemówił kilka uprzejmych słów do Laertesa, nim się z nim spotkasz. Dobrze mi radzi. Dworzanin wychodzi. Horacy, Przegrasz ten zakład, książę. Nie sądzę. Od czasu jego wyjazdu do Francji nie przestawałem się ćwiczyć. Wygram przy korzystnych warunkach. Nie uwierzysz jednak, jak mi coś ciężko na sercu. Ale to nic. Drogi książę. To dzieciństwo, jakiś rodzaj przeczucia, które by mogło zastraszyć kobietę. Jeżeli dusza twoja, panie, czuje wstręt jakowy, bądź jej posłuszny, pójdę ich wstrzymać od przybycia tu, powiem, że się książę, nie czujesz usposobiony. Daj pokój, drwie z wróżb. Lichy nawet wróbel nie padnie bez szczególnego dopuszczenia opatrzności. Jeżeli się to stanie teraz, nie stanie się później. Jeżeli się później nie stanie, stanie się teraz. Jeżeli nie teraz, to musi się stać później. Wszystko polega na tym, żeby być w pogotowiu, ponieważ nikt nie wie, co ma utracić. Cóż szkodzi, że coś wcześniej utraci. Król, królowa Laertes, dworzanie i słudzy z floretami i inne osoby wchodzą na scenę. Król, synu Hamlecie, Weź tę dłoń z rąk moich. Łączy rękę Laertesa z ręką Hamleta. Hamlet. Przebacz mi, wać pan, krzywdę ci wyrządził, lecz przebacz jako honorowy człowiek. Wszyscy tu wiedzą i pan sam wiesz pewnie, jak ciężka trapi mnie niemoc umysłu. Oświadczam przeto, iż to, co uczynił w grubiański sposób ubliżającego twojemu sercu, citwej lub stopniowi nie było niczym innym jak szaleństwem czyliż to Hamlet skrzywdził Laertesa nie hamlet bowiem nie był samym sobą skoro więc hamlet nie sam był krzywdzącym więc hamlet temu nic nie winien hamlet zaprzecza temu któż więc temu winien jego szaleństwo w takim razie hamlet sam raczej także został pokrzywdzony Szaleństwo jego było jego wrogiem. Oby to moje wyparcie się jawne wszelkiej złej względem wać pana intencji mogło mnie w jego szlachetnym uznaniu tak uniewinnić, jak gdybym był na wiatr wypuścił strzałę, która poza domem trafiła brata mojego. Laertes. Dość na tym. Mojemu sercu, które by mnie było w tym razie głównie skłaniało do zemsty. Wszakże stosując się do praw honoru, Muszę się z dala mieć od pojednania, dopóki starsi mężowie, uznanej w rzeczach honoru powagi, nie upoważnią mnie do tego kroku i nie wyrzekną, że sławy mej żadna nie kazi plama. Tymczasem Atoli przyjmuje, panie, ofiarę twych uczuć jako prawdziwą i uwłaczać onej nie myślę. Z serca dziękuję, panu. Swobodnie mogę teraz ten braterski zakład rozegrać. Podajcie mi floret, Podajcie i mnie także. się, biegłość Twa wobec mojego fuszerstwa, jak gwiazda błyszczeć będzie w pośród nocy. Żartujesz ze mnie, książę. Nie, na honor. Król, podaj mi ozryk florety. Hamlecie, znasz już warunki zakładu? Znam, panie. Wasza królewska mość, zawarowałeś for słabszej stronie. Nie skutkiem obawy, widziałem dawniej was obu. Laertes postąpił odtąd, dlatego For daje. Ten jest za ciężki dla mnie, dajcie inny. Ten mi do ręki, są li to florety równej długości? Ozryk. Równej mości książę. Król. Postawcie kubki z winem tu na stole, gdy Hamlet zada pierwszy cios lub drugi, lub gdy zwycięsko odparuje trzeci, niech wtedy działa zagrzmią z wszystkich wałów. Król spełni toast za zdrowie Hamleta i w puchar jego wrzuci perłę, droższą niż te, co czterech z rzędu duńskich królów diadem zdobiły. Przynieście mi puchary, niech trąby kotłom, a kotły armatom. Armaty była niebiosa, ziemi oznajmią brzmiącym echem, że król pije na cześć Hamleta. Zaczynajcie teraz, a wy. Sędziowie, baczcie pilnym okiem. Hamlet. Dalej więc. Laertes. Jestem w pogotowiu, panie. Składają się. To raz. Nie. Niechaj sędziowie rozstrzygną. Ozryk. Totknięcie było jawne. Laertes. Dobrze. Dalej. Król. Stójcie! Hej! Wina! Ta perła do ciebie należy, synu. Piję za twoje zdrowie. Oddajcie, Puchar księciu. Odgłos trąb i huk dział. Hamlet. Poczekajcie, niech się załatwię pierwej z drugim pchnięciem. Dalej. Składają się. To drugi raz. Cóż używać pan na to? Dotknąłeś, mości książę. Nie zaprzeczam. Nasz syn wygrywa. Królowa. On tłustej kompleksji i tchu krótkiego. Hamlecie, masz chustkę. Obetrzyj sobie czoło. Matka pije za powodzenie twoje. Dobra, matko. Gertrudo, nie pij. Chcę pić, wybacz, panie. Król na stronie. Zatruty był ten kielich już za późno. Hamlet. Nie mogę teraz pić, pani, za chwilę. Czekaj, obetrę ci twarz. Laertes do króla. Teraz, panie, ja go ugodzę. Król. Powątpiewam o tym. Laertes na stronie. Lecz jest to niemal wbrew memu sumieniu. Hamlet. No, Laertesie, żarty ze mnie stroisz. Proszę cię natrzyj z całą gwałtownością, bo mógłbym myśleć, że mnie masz za Fryca. Sam tego żądasz, książę. Dobrze za tym. składają się. Ozdób. Chybione z obu stron. Pilnuj się teraz. Laertes rani Hamleta, poczem w zapale przemieniają florety i Hamlet rani Laertesa. Król. Hola! Rozdzielcie ich zbyt się zaparli. Hamlet. Nie, jeszcze, jeszcze. Królowa pada. Ozryk, patrzcie, co się dzieje z królową. Horacy, z obu krewcie, ciecze, o panie, tyś ranny, Ozryk. Jest żeś ranny Laertesie? Jak bekas, w Własne złowiłem się sidło. Słusznie ofiarą padam własnej zdrady. Hamlet. Cóż to królowej? Król. Omdlała z przestrachu, widząc cię rannym, królowa. Nie, nie, ten to napój, ten napój, drogi Hamlecie, ten napój. Jestem otruta, Umiera Hamlet. O, podłość, hola. Pozamykajcie drzwi, szukajcie zdrajcy. Laertes pada. Laertes. Oto tu leży. Zgubionyś, Hamlecie. Nie uratując żadne leki świata, i pół godziny życia nie ma w tobie. Narzędzie zdrajcy sam trzymasz w swym ręku na przetępione i zatrute. Wpadłem w ten sam dół, którym wykopał pod tobą. Już nie powstanę. Królowa otruta, nie mogę więcej mówić. Król, Król winien. Hamlet. Więc. I to ostrze, zatrute... Trucizno... Dokończ swojego dzieła! Przebija króla. Ozryk i inni. Zdrada! 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 Król. Radujcie! Do nic, nic! Draśniętym tylko! Wszeteczny, zbójczy, przeklęty duńczyku! Wysądź ten kielich! A co? Jest w nim perła? Idź! W ślad za moją matką. Król umiera. Laertes. Sprawiedliwą śmierć poniósł. On to sam jad ten przyrządzał. Przebaczmy sobie wzajem, cny Hamlecie. Niech duszy twojej nie cięży śmierć moja i mego ojca, ani twoja mojej. Umiera Hamlet. Niechaj ci nieba jej nie pamiętają, zaraz za tobą pójdę, o choracy. Umieram, żegnam cię, matko nieszczęsna, a Wam, co stoicie tu bladzi i drżący. Tylko jak niemi widzowie tragedii, mógłbym jak gdybym miał czas, wiele rzeczy powiedzieć. Ale śmierć, ten srogi kapral, stoi nade mną. Umieram. Choracy, ty pozostajesz, wytłumacz mą sprawę tym, co jej z bliska nie znają. Choracy, nic z tego. Więcej mam w sobie krwi rzymskiej niż duńskiej. Jeszcze tam trochę jest wina. Człowieku, jeśli masz serce, Oddaj mi ten kielich, oddaj na Boga, jak upośledzone imię by po mnie pozostało, gdyby ta tajemnica nie miała wyjść na jaw. O mój choracy, jeśli kiedykolwiek w poczciwym sercu Twoim miałem miejsce, wyrzecz się jeszcze na chwilę zbawienia i ponieść trudy oddychania dłużej w zepsutej atmosferze tego świata dla objaśnienia moich dziejów. Marsz w odległości i wystrzały. Cóż to za zgiełk wojenny? Ozryk. To młody Fortynbras wracając z polskiej wojny daje salwę angielskim posłom. Hamlet. Żegnam cię choracy. Potęga jadu mroczy zmysły moje. Już się angielskich posłów nie doczekam. Lecz przepowiadam ci, że wybór padnie na Za Zanim konający głos daje. Powiedz mu to i opowiedz. Co poprzedziło, reszta jest milczeniem. Umiera. Choracy, pękłocne serce, dobranoc mój książę, niechaj ci do snu nucą chury niebion. Marsz za sceną. Po co ten odgłos aż tu? Fortinbras i posłowie angielscy z orszakiem swoim wchodzą. Fortinbras. Niech zobaczę na własne oczy. Horacy. Cóż to chcecie widzieć? Chcecie li ujrzeć coś nadzwyczajnego lub żałosnego nad wszelkie wyrazy? Przestańcie szukać dalej. Czy zniszczenie trądu obrało sobie? — Dumna śmierci! Jakież dziś święto w twym ciemnym królestwie, żeś tak morderczo za jednym zamachem tyle książęcych głów ścięła! — pierwszy poseł. — Ten widok zbyt jest okropny, spóźniony nasz przyjazd. Głuche są uszy tego, który miał nam dać posłuchania, by się dowiedzieć, że zadość stało się jego żądaniu i że Rosencrantz wespół z gildenszternem straceni. Któż nam... Podziękuję za to. Horacy. Nie on zapewne, chociażby ku temu miał odpowiednie warunki żywota. Nigdy on bowiem ich śmierci nie pragnął. Lecz skoro po tych fatalnych wypadkach wy z polskiej wojny, a wy z granic Anglii tak bezpośrednio przebywacie, każcie, aby te zwłoki wysoko na marach na widok były wystawione. Mnie zaś pozwólcie i wszem wobec, i każdemu nieświadomemu prawdę opowiedzieć, jak się to stało, przyjdzie wam usłyszeć o czynach krwawych, wszetecznych, wyrodnych, o chłostach trafu, przypadkowych mordach, o śmierciach skutkiem zdrady lub przemocy, o mężobójczych planach, które spadły na wynalazcy głowę, o tym wszystkim ja wam dać mogę wieść dokładną, Fortinbras. Pilno nam to słyszeć. Niechaj się w tym celu niezwłocznie zbierze czoło waszych mężów. Co się mnie tyczy, z boleścią przyjmuję. Co mi przyjazny los zdarza, mam bowiem do tego kraju zdawien dawna prawa, które obecnie muszę poprzeć. Horacy. O tym będę miał także coś do powiedzenia. Zgodnie z życzeniem tego, co już nigdy nie wyda głosu, ale pierwej muszę wypełnić tamto, aby obłęd ludzki więcej tymczasem klęsk i niefortunnych przygód nie zrządził, Fortinbras. Niech czterech dowódców złoży Hamlet'a jako bohatera. Na wywyższeniu. Niewątpliwie bowiem byłby był wzorem królów się okazał, dożywszy berła, a gdy orszak ciało jego niosący postępować będzie, niechaj muzyka i salwy rozgłośnie, czym był, zaświadczą. Podnieście te zwłoki, bo nie to miejsce, lecz pobojowisko, godne oglądać takie widowisko. Każcie dać ognia z dział. Marsz pogrzebowy. Wychodzą unosząc zwłoki, po czym huk dział słyszeć się daje.